Włodek Markowicz, on air, odcinek czwarty. Gościem dzisiejszego odcinka programu audycji jest Grzegorz Brożyna. Niech no przeczytam państwu. Czekaj, Grzegorz, jeszcze nie wchodzimy. Zawodowy snapchatter. Tak, to jest już jest ciekawe, co znaczy być zawodowym snapchatterem. Ja nie wiem. Brochm, to jest twój login. Jak starczy mu czasu, to robi apki na telefony, remonty na życzenie. Hobbystycznie prezes stowarzyszenia zdelegalizować coaching. To z tym... Nie wszystko jest prawdą. Czy to ty? To ja, ale nie wszystko jest prawdą. A co nie jest prawdą? Nie jestem prezesem stowarzyszenia zdelegalizować coaching osobisty. No bo nie ma takiego stowarzyszenia. Jest taki, znaczy, fanpage na Facebooku. Jest fanpage, ale to nie jest stowarzyszenie. No i nie ma oficjalnie zarejestrowanego stowarzyszenia. To prawda, więc... a szkoda, jest luka. Proszę bardzo, masz swoją lukę. Tak. Grzegorzu, my się znamy nie od dziś. Nie od dziś. No i co? Ile my się znamy? 8, 10 powiedzmy. Długo my się znamy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Co u Was? Nie będziemy czytać. Jest taki plan, żeby nie czytać, mimo że Grzegorz bardzo chciał wasze komentarze online. Będziemy tego robić. Tak było. No, kiedy my się poznaliśmy, Grzegorzu, pierwszy raz? Słucham cię. My się poznaliśmy, ja jestem kiepski w daty, ale my się poznaliśmy na imprezie u twojego pierwszego... Nie, przepraszam, my się poznaliśmy... Na żywo, jak robiłem na Apple żywo, Block TV. Jak robiłeś Apple Block TV. I byłeś gościem Skrowoderskiej. Ja byłem gościem Skrowoderskiej i ty nie pamiętałeś z 3 spotkania mojego imienia i nazwiska. Wkurzyłeś mnie. Czemu ja cię w ogóle zapamiętałem? Co było wtedy takiego, wiesz, bo tam przyszło ze 100 osób wtedy, jak to nie, było 2000... No, 30. To było jakimś... knajpie 30. warszawskiej, krakowskiej. 30. No 30. No. No i co było w tobie takiego wyjątkowego, że stwierdziłem, o, ten gość jest, wiesz, ten, on ma coś w sobie. Może miałem maka. No wszyscy mieli wtedy maki. Może nie, właśnie nie miałem maka i chciałem mieć maka. No. Byłem taki jedyny. I jak to się, nie było iPhone'ów jeszcze. Jak to się stało, Grzegorz, że ja cię zaprosiłem na co, nie, co by nie było dosyć wyjątkowe miejsce w moim programie, bo to czwarty w ogóle to jest odcinek. Bardzo pięknie. Państwo nie widzą tego wszystkiego. Mi się Dziękuję. Wydawało na przykład, że ta ściana ta z tyłu to jest to fortepian. To jest wklejone, to jest tapeta. To jest przyjścia, to jest bardzo dużo miejsca. Jest. Co prawda jesteśmy bliżej Tarnowa, nowego targu niż Krakowa. Bliżej Ukrainy niż Krakowa, ale jest ładnie i pięknie, czy dobra akustyka. Dziękuję. Grzegorzu, co ty robisz na Snapchacie? Po co ja zapraszam w ogóle kogoś, kto robi coś na Snapchacie? Bo ja, wiesz, chciałem obczaić, co ty tam robisz. Wszedłem sobie na twoje konto dzisiaj, włączam Snapchata, tak. Klikam Brochm, klikam i ty tak, to jest tak. Ja wam opiszę, co Grzegorz robi. Jeśli chcecie sami sprawdzić, no to jest Brochm, 3M na końcu. 3M, bo 2M sobie sam zarezerwowałem. Myślałem, że ktoś mi to zajumał i tak. Było zajęte. I to mi zaraz wszystko wytłumaczy. Ja już próbowałem raz z Arleną Witt rozmawiać na ten temat, nawet dwa razy. Po co jest Snapchat? No. Miała jakąś swoją ideologię odnośnie tego, czym Snapchat jest, po co to jest, że to jest przyszłość i że ja zostanę w tyle, będę starym dziadem, a moje dziecko będzie śmigać na Snapchacie i my się nie dogadamy przez to. Ale, no i ciekawe włączam, no i tak, no i wstaje Grzegorz. Zawsze, każdy dzień zakładam, zaczyna się tak samo, mówisz do ludzi dzień dobry. Od poniedziałku do piątku, tak. Albo wychodzę i mówię dzień dobry. Czyli masz reżim. Mam reżim. A ty nie ma weekendy. Nie ma weekendy, staram się. A czy profesjonalnie to tego Oczywiście, proszę pana. Ale podchodź do tego profesjonalnie. Oczywiście. Jesteś profesjonalnym Snapchaterem. Oczywiście, mamy całe serie, mamy odcinki, mamy interakcje. Mamy zamkniętego w tej chwili Snapchata, trochę się interakcje, bo Snapchat jest... Jakie było pytanie? Mam opowiadać o Snapchacie? Czy... Tak, proszę, bo mnie to Snapchat bardzo jest ciekawe. Nowym narzędziem, jestem ciekaw, ile osób zna, a nie, jestem ciekaw, ile osób nie zna z widzów Snapchata. Myślę, że mało ludzi nie zna Snapchata. Bo wiesz, bo Snapchat mi się kojarzy z... Nie ma komuś widownię. Mam super widownię, najlepszą to w na internecie. Pewno. No to jest wszystko, co powinieneś wiedzieć o mojej widowni. Dobrze. Czyli na pewno znają Snapchat. Więc Snapchat jest absolutnie nowym narzędziem. Chciał go kupić Facebook, widząc zagrożenie, tak jak kupił Instagrama za jakieś 3 miliardy dolarów. Nie, za miliarda kupił. Oj, więcej. Za miliard dolarów kupił. No to WhatsApp. Sure? Tak, za miliard. Do sprawdzenia. No, Instagram. I Evan Spiegel odmówił, powiedział, że nie, sami to będziemy robić. A gość ma 22, 3 lata? Nie, jest 25 max. Evan Spiegel. Wtedy będziesz szukał, ja będę państwu opowiadał. Evan Spiegel? To jest apka, w której tak ludzie się odnajdują. Spiegel, tak jak tak. Tak jak to wydawnictwo niemieckie? 90 rocznik. 26 no lat. No dobrze, pomyliłem się o rok. I tak jest młodszy ode mnie. I tak jest młodszy od ciebie, a jest miliarderem, a co ważniejsze, ma świetny serwis. Znaczy świetny. Apka jest... Bo ja robię apki jeszcze przy okazji. Więc z punktu widzenia zrobienia tej apki, ona... ma bardzo dużą barierę wejścia dla ludzi w naszym wieku, czyli ludzi starych. Mm-hmm. Bo w ogóle zaczynasz kamerą, czyli zachęca cię do tworzenia treści, czyli kontentu. Interfejs ma zupełnie niezgodny z guidelinami, czyli zasadami platform
androidowo-iOS-owych. A mimo tego to chwyciło i masa ludzi dzieli się tam treściami, obserwuje, gada, czatuje, robi różne inne. Na początku się kojarzył Snapchat z sextingiem. No bo to był głównie po to, nie? Chyba to jest plotka, chyba to jest takie tylko, wiesz, urban legend. Mhm. Bo te treści znikają po 24 godzinach albo na prywatnych czatach po przeczytaniu. Czyli ciach, możesz zapisać. Czyli w sam raz do wysłania zdjęcia swojego genitaliów swoich. Można tak na przykład. Można. Nie radzę. Ale, nigdy tak nie robiłeś. Nie radzę, nigdy tak nie robiłem. Bo ludzie, z żadną platformą. Bo ludziom się zdarzało, nie? A potem zamiast wysłać do osoby tej, do której mieli wysłać, wysłali publicznie. Ha. Tylko wiesz, bo w twoim przypadku tak mi się kojarzy Snapchat, bo to jest używane albo przez prywatne osoby do wysyłania innym prywatnym osobom wiadomości, tak, zamiast SMS-a. Tak. Albo przez celebrytów do komunikacji z fanami. Tak. Ty tym celebrytą wcześniej nie byłeś. Tak. I planem jest to, żeby się stać takim? Ja nie lubię tego słowa celebryta. Ja też nie lubię. Ja go bardzo nie lubię. Kiedyś polityka ładnie ich nazwała, znani z tego, że są znani. Nie chciałbym tak w tą kategorię popaść. Natomiast mi to sprawia frajdę. Jak wiesz, ja miałem jakieś zajawki, chęci do robienia YouTube'a. Mhm. Tak? Z jakichś powodów, mieliśmy nawet podejście razem, miałem podejście z Wiciem z Krakowa. Co z Wiciem miałeś podejście? Wiciu daje. Ale co robić? Kręciliśmy się. Robić kanał YouTube'owy, technologiczny, i mówić ludziom, objaśniać technologię. Tak. I jakoś we mnie to nie chwyciło. Nie chwyciło. Jak dobrze wiesz, to nie warto robić rzeczy, które nie chwytają. Nie wiem, czy to jest jakaś taka wiedza tajemna. To jest twoja naczelna zasada. Ty się do niej absolutnie stosujesz i jesteś, drodzy państwo, Włodek jest znany z tego w towarzystwie, że się zajawia bardzo szybko. Może nie szybko, nie, przepraszam, zajawia się. Coś zaczyna robić i trwa to czasem 3 tygodnie. Czasem 3 miesiące, a czasem 3 minuty. Ale na przykład porzuca, co? Na przykład co? O, nie będę wymieniał tutaj tych bez nazwisk. Żonę mam jedną. Brawo. Zazdroszczę ci tego szczerze. Widzisz? Bardzo. I to w ogóle jest poznana pierwsza kobieta twoja? No. Tak. To bardzo zazdroszczę. Bardzo chciałem tak poznać taką pierwszą miłość, zakochać się w niej na zawsze. Miałeś takie możliwości. Miałem takie możliwości, nie skorzystałem. I co się stało? Nie skorzystałem. Nie wiem, coś nie grało. Tak? Brakło... Mieliśmy gadać o technologii. To jest o technologii. To jest technologia, jak żyć nie wyszło, nie wyszło, człowiekiem. Nie wyszło. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie utrzymuję. Chciałem powiedzieć, że utrzymuję kontakt z wszystkimi dziewczynami, z którymi mówią dłużej, ale... Nie ze wszystkimi, niestety. Ale nie z mojego wyboru. Ja bardzo... Bo zawsze chciałem to budować na przyjaźni. Więc jeśli, wiesz, nie jesteś w związku, ale przyjaźń dalej może być. Potencjalnie. Skoro dogadywałeś się wcześniej, to... Tak myślę. Wiesz co, tu opinie są podzielone. Mi się podoba akurat twoje podejście, że po rozpadzie związku można się przyjaźnić. To mi się zawsze podobało. Mm-hmm. Ale są opinie, że to nie jest dobre. Że lepiej, jak coś ucinasz, to ucinasz i koniec, kropka, nie udało się. No ale czemu z dobrą osobą, z którą jakby spędziłeś miesiące, lata i rozmawiało ci się świetnie każdego dnia, to czemu tracić taką, nawet nie wiem, czy przyjaźń, ale dobre koleżeństwo? Nie wiem, nie widzę sensu. Znaczy, jakie są minusy? Minusy? Zagrożenia, no? Że nie poznasz nowej. Tak? Poznasz. Nie wiem, bo to chyba trudno jest ludziom po prostu utrzymywać kontakt po rozstaniu. Chyba z tego głównie wynika. Ale jak minie jakiś czas, to potem już nie boli. Chyba. Zależy od człowieka. I czym tym, który nie boli, to można, a tym, co boli, to może nad tym warto pracować albo nie robić. No i wracając do Snapchata. Tak. No i masz Snapchata. Więc ja jestem tak z pogranicza. Ile osób cię ogląda? Tysiące. No, tysiące to znaczy tysiąc i dwie? Tysiąc i dwie. Czyli około tysiąca. Czasem, wiesz co, to jest taka fluktuacja. Fluktuacja. Że się różni. Że się różni. Nie ma niestety, nie ma w ogóle statystyk, w sensie Snapchat. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, jako twórca, ile osób mnie skipuje i kiedy mnie skipują. Bo w Snapchacie każde tapnięcie w ekran, dotknięcie w ekran, to jest przerzucenie się do następnego snapa. I bardzo chciałbym to wiedzieć, żeby nie gadać ludziom bez sensu. Że jeśli coś ich nudzi, to chciałbym to wiedzieć. A ta interakcja mnie jest na przykład czasem nudzi, no i co? Ale ty nie jesteś Snapchatowy. A skąd wiesz, że ja nie jestem Snapchatowy? Nie jesteś Snapchatowy, bo nie używasz, nie bawi cię to, nie oglądasz nikogo. Próbowałeś tak... Słuchajcie państwo. Ja miałem 3 podejścia do Snapchata. Jako... Tak. UX, czyli User Experience, dziękuję. User Experience Designer. Mnie ta aplikacja właśnie odrzuciła po pierwsze przez interfejs, po pierwsze przez tą efemeryczność, czyli to, że to wszystko znika. I nie widziałem w tym sensu, ale jak to tak rosło. I właśnie pojawił się ten pomysł na YouTube.
co jakby nie chwyciło, to chwycił Snapchat. Zacząłem to robić. Nasz wspólny kolega / przyjaciel Karol gdzieś tam powiedział, że robię psychoanalizę swoją. Jak to? Czemu? No bo ja, no to nie. To jest ciekawe. Ale kiedy robisz psychoanalizę swoją? Na Snapie? Dzieliłem się. O, Karol do nas napisał. Miał być wyłączony notyfikacja. Bo Karol jest na największych targach, a nie miał być o Karolu. Dobrze. Mobilnych. Może być tematycznie. Karola ludzie bardziej znają. Wiesz, ludzie zapraszają Karola. Bardzo chcą, żeby Karol do ciebie przyszedł. No wiem, dlatego mówię, że o Karolu możesz gadać. No dobrze. Bo ja chciałem do Karola zadzwonić przez telefon. Ja o Karolu tylko dobrze. Jestem w barce i pakiet netu mi się dobrze skończył. Ciekawe, jak to napisałeś. Możemy powiedzieć o telegramie, czyli jak się komunikujemy i o prywatności możemy na przykład. Bo o związkach to nie. Jakby... Ale co mnie to ciekawi z tą psychoanalizą. Aha, co to było? To się dzieliłem jakby co mnie z ludźmi. Boli. Z ludźmi, tak? Na przykład co? Z tym okiem na kamery. Nie pamiętam. A jeśli to było publicznie, to znaczy, że może no, ale się nie to pamiętam, ale nie, stop. To było publicznie, ale to... Dlatego pewnie robię Snapchat, że to znika. Jest jakaś zapadka w mojej głowie, czy w ogóle w głowie osób, które to wrzucają i są twórcami, że hej, to zniknie. Nie nagrasz tego, w sensie musiałbyś naprawdę technologicznie porobić tweaky, haki, żeby to nagrać, bo się da, tak w ogóle. Bez wiedzy osoby, która ogląda, która tworzy, że możesz ściągnąć całą treść. I to znika, więc sobie gadasz z większą lekkością i o większej ilości rzeczy. I jakby... Dlatego pewnie ja nie robię YouTube'a, a robię Snapy. Mi jest bardzo trudno, bo ty jesteś starszy ode mnie o ile? 4 lata? Ja jestem 83. A ja, o 5 lat, wiesz, a ja nie nadążam. A ja nie nadążam za tym, że ty jesteś taki do przodu z tym Snapem. No ale dobra, no i ludzie oglądają ciebie, jak wychodzisz z domu. Tak, zobaczymy się, w sensie robimy po kolei. Dni są różne. Ludzie wyglądają ciebie, że wychodzisz z domu. Mamy w ogóle segmenty. Co im to daje? Jaki jest cel tego? Część mówi, że radość. Część w sensie z tego dzień dobry mojego, nasz wspólny kolega Dawid Adamek. Proszę mówić do mikrofonu, bo ty to jest złe, to jakby to mało mikrofonów jest. Powinno być 10, masz rację. Dobra. Mówić, na Snapchacie możesz sobie zrobić 10. Audio wtedy będzie gorsze, jak będzie więcej. Im więcej mikrofonów, tym gorsze. Aha, to nie wiedziałem. Panie. Widzisz, ty też mnie czasem w pewnych rzeczach. To samą rzecz. Jakie było pytanie? No, oglądają cię ci ludzie. Co ty, masz problem z atencją? Tak, absolutnie. Nie będę mówił od czego. A, odnośnie od czego, to Grzegorz przed wejściem medytował na podłodze. To prawda. Do kościoła by się przeszedł, a nie medytował. Dobra, to wrócimy. Do kościoła, po kolei, pomagało mi to po kolei Grzegorz. Tak. Mamy Snapa, siedzą ludzie, oglądają ciebie, jak wychodzisz z domu. I tak. Ja mam z tym mam głównie jakiś tam kłopot, bo tak jak jestem w stanie zrozumieć jakąś relację kogoś gdzieś, na przykład tak jak Karol jedzie teraz na ten Mobile World Congress i on na Snapie mi tam pokazuje, co on widzi. Tak. Kumam, fajne, to mi się podoba, mogę oglądać, mimo że nie oglądam, ale jakbym miał już coś oglądać, to by było to. No ale mam ciebie, który wychodzi z domu. Dobrze, to jest jakby... No i co mamy dwa wątki. Pierwsze, że Karol i inni snapchaterzy... Znaczy, ja też to robię, tak? Też są rzeczy, które jesteśmy relacje gdzieś, robisz, tak? Natomiast, nie wiem, po co ludzie oglądali LS-a? Właśnie, no, nie wiesz. Spytajmy ich. Spytajmy, dlaczego ludzie oglądali LS-a. Po co ludzie oglądali LS-a? No, czy podejrzewam, że do kolacji? Dajcie znać, bo tu mamy, specjalnie dałem większe opóźnienie, żeby nie było przerw, ale podejrzewam, że dla osób, które nie czytają czata, no. Więc, wiesz, za minutę wrócimy do odpowiedzi. No, coś. O, Pegas w wykonaniu pana Brochum jest najlepszy. O, widzisz. Pegas to ja prezentuję. To jest, że Grzegorz siedzi, trzyma ten telefon przed sobą. Ja tak pokazuję, jak się robi snapy. Ja panu przerywam. Trzyma się. I mówisz o sztukach teatralnych, tak? Tak. Czemu? Po co? O kulturze, ale głównie o teatrze. A ty się znasz? Nie. No to czemu mówisz, jak się nie znasz? Znaczy, to jest taka domena internetu, nie? Znam się, myślę, że bardziej niż ty. Jestem tego nawet pewien. A to jest, przepraszam, jest jakaś komisja? Trochę o tym czytam. chyba mówię ciekawie i raczej nie mówię głupot, ale jeśli mówię głupot, no, to proszę mówisz. Mi to napisać. Ja ci mówię teraz. W Pegasie? Znaczy, nie tyle, że mówisz głupoty, tylko mam wrażenie, że się ocierasz powierzchownie i nie dotykasz żadnego problemu. No bo mówisz, jest taka sztuka, jest fantastyczna, polecam wam nara. Ale dlaczego polecam? Bo mówi o problemie uchodźców. O czym, no ale to równie dobrze można przeczytać w opisie sztuki, o czym mówi ta sztuka. No tak, a żebyś mi powiedział, no, co ona opinię. Z tobą zrobiła. Powiedz mi, co ona z tobą zrobiła. Oczywiście to robię. Oczywiście. Po głodzie. O, zaraz wrócimy. Zacząłem być takim półoszukanym, ale starającym się wannabe wegetarianinem.
A w ogóle macie prezent, bo słyszałem, że tu jest biednie. Kurde, ja mam wrażenie. Ej, tak jak ty zawsze. Jedyne wegańskie ciastko. Ty zawsze mi zarzucasz, że ja skaczę po tematach. Ja nie potrafię. Wegańskie ciastko, jakie udało mi się. Ja nie potrafię jednego wątku dociągnąć. Wątek jest weganinem, no. Weganinem, przepraszam. O, super. Nie będziemy loga pokazywać. Nie będziemy loga pokazywać. Z czym to jest? Nie wiem. Pani w ogóle, pani jest... Wiesz, nienawidzę tych wegańskich ciastek. One są niedobre, ale dobra. Zjem dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Ja mam dla ciebie wodę. Dziękuję. Nie, ale nie chcesz mojego kubka. To jest moja woda i będę pił, przepraszam państwa, z butelki, dlatego, że zdradzę taki sekret, Włodek podaje brudne kubki, więc... dlatego, że brakuje mi tu kobiety. Przepraszam. Tak, moja kobieta, mi też. Kobieta została też dzieckiem w domu, ja zostałem zesłany na Syberię i teraz muszę sobie radzić sam tutaj. Grzegorz już mi zarzucił, że w toalecie jednej rzeczy brakowało i nie był to papier toaletowy. Mydła. Wracając, LS zastępował ludziom wiadomości. Był śmieszny. Tak. No to ja też jakieś tam wiadomości. Był śmieszny. No to chyba głównie to, że było wypełnieniem jakiegoś... Ale dobra, wróćmy do wątku. O, LS jako zapomnienie czasu. Pierwsza rzecz jest taka... Widzisz, że to mi się nie podoba. Nie, Grzegorz porusza problemy. No widzisz, poruszam LS problemy. LS był, nie trzeba było przeglądać fejsika. Broch intencjonalnie recenzuje. Widzisz, jak jest, widzisz, jakby to... Pogłodzie, no. Czyli szpun, wiedziałem. No to widzisz, aha, Grzegorz, już ci ludzie podsumowali bardzo szybko. Widzisz, wegańskie ciastko ze Snapa, bo ja nagrałem chwilę wcześniej, jak kupuję ciastko i rozmawiałem z panią, że to jest dla kolegi weganina. No i się uśmiechnęła, wybraliśmy ciastko dla ciebie i dzisiaj to jest, jakby to jest, masz. Natomiast, po pierwsze jest to jakieś taka, nie wiem, rozrywka wątpliwa, bo pewnie niektórym się nie podoba i usuwają, a części się podoba. Nie, w ogóle o całości Snapchata. Tak. Tak, że to jest rozrywka. Jest też trochę informacji. Ostatnio, wiesz, wybieram słuchawki dla siebie, jestem strasznie wymyślaty. Znaczy? I robię recenzję, no w sensie, że nie zadowalam się tym, co dostaję od tych producentów. W dół ci się poprzewracało w skrócie. Tak, można tak powiedzieć. można tak powiedzieć. No. Więc robię oglądającym recenzję słuchawek, że na przykład te soniacze są spoko, mają takie zalety, ale są bez sensu, za te pieniądze zwłaszcza, bo mają takie i takie wady. To czemu nie robisz tego na YouTubie, że miałem sobie to obejrzeć po czasie? Tylko muszę mieć apkę, no muszę czekać? Ja nie umiem montażu, nie chce mi się tego robić, bo jestem leniwy. Zobacz Grzegorz. Tego, co robimy, w ogóle nie trzeba montować. Aha, po prostu klikasz? Jest, więc jest rzeczywiście, możliwe. Rób live, może to mnie sprawdzi, że to zostanie i coś. Nie musisz, możesz wyłączać. Nie musisz tego archiwizować. Możesz. Aha, że live do dupy. No tak, ale to nie zobaczysz tego, to będzie jak Snapchat. Tylko że na YouTubie, przepraszam. Nie, no i to zrobisz 10 razy. Zrobisz 10 razy, wyrobisz się i w końcu będziesz zostawiał. Taki jest plan. Co ty na to? Wiesz, po prostu. Nie słuchałem, się skupiłem, żeby siedzieć nad mikrofonem, tak jak mnie prosiłeś przed nagraniem. Fantastycznie. Nie, no fantastycznie. Przepraszam. Fantastycznie. Przepraszam. No, no. I co? Może po co ci to? Po co mi to? A po co mi to? Sprawia mi to przyjemność. Łechta to moje narcystyczne ego i moje, tak, którego moje jest charakter jest dużo dość, tego, jest dość dużo, tak. Co jeszcze? Wydaje mi się, że mam taką nadzieję, że więcej ludzi, na przykład trzymając się Pegaza, pójdzie do teatru, albo zacznie o tym teatrze mówić. Szczególnie teraz problem z klątwą, to o którym chciałeś pogadać. Tak, pogadamy o tym za chwilę. I co jeszcze? Jeśli chodzi o technologię, to dowiaduję się, co wybrać, a czego unikać. Ty się dowiadujesz, czy ludzie od ciebie ludzie się dowiadują? Znaczy ja się dowiaduję, bo to sprawdzam, a ludzie się ode mnie dowiadują, bo... Wiesz, no dlaczego jest cała masa? W Polsce jest jakby słaby raczej ten poziom, natomiast w Stanach jest cała liga osób, tych youtuberów technologicznych. No, ludzie oglądają, bo chcą mieć opinię na jakiś temat. Zresztą w ogóle... Czy to jest odkurzacz, czy to jest stolik, czy to są słuchawki, czy komputer, czy Mac, no to ludzie chcą wiedzieć, co Włodek Markowicz sądzi o Macu. To kupuję i to ma sens, bo jak mam wydać 4000 zł, to chcę wiedzieć, czy te 4000 zł dobrze wydaje na laptopa, którego ale mam kupić. Ale 100 zł na jakby cholerne słuchawki, jakby no... No tak, zgadza się. Ludzie pytają, czemu mikrofony są zamienione, bo Grzegorz przyszedł i powiedział, Włod, ty masz coś tutaj pokręcone, bo żółta gąbka... Jest charakterystyczna. Jest, jaka jest? Charakterystyczna. Jest charakterystyczna i powinna być dla tego pana, który się nigdy nie zmienia, czyli dla mnie. Tak. Ja się nigdy nie zmieniam, aczkolwiek starzeję się. Ale mądrzeje. Odcinek. Mądrzeje. No to dyskusyjna sprawa. To jest też ciekawa sprawa. To jest ciekawa czy dyskusyjna? Ciekawa, że ty masz ciekawe podejście do mojego dojrzewania. Tak, posłuchajmy, opowiedz mi o tym. To ty mi o tym opowiedz. Nie. Aha, dzięki. Nie, no. A czy czekasz na moją odpowiedź? No nie wiem, chcesz powiedzieć państwu, dlaczego
to jest dyskusyjne, to możesz powiedzieć. No, nie wiem, ja się nie czuję kompetentny. Myślę, że gdzieś tam ci się może wydawać, że zwariowałem w pewnym momencie. Momentami wariujesz, to prawda. W jakich momentami aspektach? Gdzie odlatuje, a gdzie z ziemią? Wiesz co, wydaje mi się, Włod... Zresztą ty o tym wiesz i przyznałeś to na naszej wycieczce gdzieś tam dalekiej, że ci brakuje pokory. Tak. I ty coś gdzieś znajdziesz... I tak, ja już wiem. Tak, to jest wszystko poukładane. Zwłaszcza świat, psychologia, filozofia, kim jest człowiek, czego poszukuje, jak tego... To nie jest takie. Świat jest skomplikowany. Świat jest strasznie skomplikowany. I takie łatwe odpowiedzi, czy łatwe, no różne odpowiedzi, które się napotyka w trakcie swojego życia, no nie są jedyną odpowiedzią i je trzeba kwestionować. Warto je kwestionować. Nasz wspólny przyjaciel Maciej Ujejski był niedawno w Indiach. Mhm. Zamknął się w ośrodku, żeby medytować. W ogóle fajnym ośrodku. Widziałem się z nim. Wspaniale. Po tym spotkaniu. Ja również. No i co ci mówił? No właśnie Maciej kwestionuje. To znaczy on... On w ogóle jest bardzo doświadczony, znaczy dużo bardziej doświadczony medytacyjnie i w tej filozofii wschodu niż my razem wzięci. Co znaczy być doświadczony medytacyjnie? No robić, czytać. Maciej codziennie... Ja robię w ogóle to z apką. Ja jestem newbie. Ja to robię z Headspace'em. W ogóle państwo... Grzegorz, jest nasz Grzesiu. Dobrze, że zaprosiłem Grzesia. Jest Headspace. Muszę wam polecić taką apkę. Dobra, nie, to nie. Nie. Po pierwsze ci przerwałem, ale to jest coś, co jak jest Grzegorz, to idzie w parze. To jest, ty byś był idealnym ambasadorem dla nich. Oczywiście, że tak, to jest tak drogie. Ja proszę zniżkę na tą apkę, bo tyle osób, ile ja... Jeszcze dojdziemy do tego, że ta apka nie dość, że jest płatna. Tak. To jest droga. Bardzo. I ty ją kupiłeś? Tak. Na całe życie? Nie, jeszcze nie na całe życie, kupiłem na rok znowu. Nie wziąłeś Lifetime? Nie. W każdym razie apka kosztuje $10 za miesiąc? Apka kosztuje $100 za rok. Zacznijmy od tego, drodzy państwo, że apka jest za darmo do ściągnięcia. Przez pierwsze 10 dni można jej używać za darmo. Daj spokój. I medytować, bo ludzie mają problem z medytacją, bo to jest, Jezu, jakieś dziwne, a cały czas masz myśli, nie musisz się skupić na oddechu. No, do kościoła im się nie chce chodzić. Włod, proszę cię, odrobinę rozsądku. Pokory? Rozsądku. Ja jestem bardzo rozsądny. I ludzie są zagubieni, chcieliby tego spróbować, coś o tym słyszeli. I to jest tak zwane guided meditation, czyli... Ktoś ci mówi. Medytacja z narracją. I to jest miły pan, Andy Pandycom. W ogóle możecie spróbować od Teda. Na ted.com wpisać sobie Andy, chyba się podpowie. I on tam mówi przez 15... Pandycom? Przez P-U-N. Pewdiecom. Rozpraszam mnie pan tym klikaniem. Pewdiecom. Przepraszam, ale kolega mnie rozprasza. No dawaj. No. Widzę klik. O, dawaj. Tak. I to jest człowiek, który spędził 20 lat w tych medytacyjnych ośrodkach, Indiach, górach, Tybetach i się raczej na tym zna. I on cię przez ten proces medytacyjny... Przeprowadza, tak. Jest przewodnikiem. Jest przewodnikiem takim twoim. Mm-hmm. Nie wiem, na przykład, jak to brzmi. Jak to ja zaprezentuję. No. Tylko, żebym pamiętał, co było na przykład. Wyobraź sobie, że jesteś na łące. Nieprawda. Nie, to nie. Zamknij oczy. W którejś sekundzie, no. Przyjrzyj się swoim myślom. Zobacz, jak biegają. Nie angażuj się w żadną myśl. Tylko je obserwuj. Nic nie rób, tylko je obserwuj. Włodek trochę to spłaszcza. No ale o to chodzi w medytacji. Że obserwujesz swoje schematy myślowe, starasz się z nich coś zrozumieć i nie pozwalasz sobie na wkręcenie się w jakąś właśnie spiralę tego, że kurde, koniecznie muszę o czymś myśleć. Ty po prostu jesteś. Bo my z definicji jesteśmy spokojni. My? I ułożeni. Tak. Ja i ty? Czy? Ja wszyscy. Ludzie są spokojni, tak, tylko są wkręceni. Tak. Świat jest bardzo zawirowany dzisiaj. Bardzo nie chciałem z tobą o tym rozmawiać. Bardzo. O medytacji możemy, ale się w te kanały właśnie takie zwariowanego świata, to są niebezpieczne kanały, których bardzo chciałem. Możemy nie mówić o tym, Grzegorz. To jest dla ciebie... To ma być ja dla ciebie. Ja ci mówię, że się boisz. Dzielę się z tobą z moim imieniem. A nie dla mnie. To prawda. Kamerki masz zaklejone obydwie. Bardzo mądrze. A ty też? Ja też. No i oglądamy odcinek Karola ostatni. Zamknijmy. Tylko do mikrofonu. Grzegorz i jego... Jak ty chcesz profesjonalizować? Jak nie ten, do mikrofonu nie mówisz. Tam do mikrofonu. No, zapytaj państwa, czy ja mam do mikrofonu. Tak. Więc...
masz te 10 odcinków, 10 dni za frajer i potem, jak ci się podoba i nie masz pieniędzy, to sobie puszczasz jeszcze raz 10 frajer. I jest szansa, że nie będziesz potrzebować Andiego do tego, żeby medytować przez 5-10-15 minut codziennie. Tak? To jest raz. A jeśli masz pieniądze i chcesz, żeby dalej cię prowadził, no to tutaj się troszkę zaczynają schody takie małe, bo pricing... Ceny? Ceny, cennik. Dziękuję. Cennik jest stworzony dla Zachodu, a nie raczej dla Polski i tego miejsca nawet, w środku Europy. Nawet gdzie... jeśli dla Europy, to nie dla Polski, no nie bo w Anglii to podejrzewam jeszcze by uciągnęli. Tak, i to kosztuje $100 rocznie. Można kupić lifetime, czyli na całe życie. To czemu jak to jest takie drogie? Dużo. Tak, czemu ludzie to używają? Och. Czemu jak to jest takie drogie, to Audio. Tak, wiem. Wiesz. Wiem, to niestety. Co się da zrobić? Niestety. Coś się robi? Nic się nie robi. Aha. Raz, dwa. Nie, możesz mówić. Tak to jest, jak się jest poza Krakowem, wiesz? Tylko się jest jakiś... Mów. Raz, dwa, trzy. Ale nie, może nie o to chodzi. Wiesz, ja już nad tym, nie wiem, już nad tym dźwiękiem pracowałem tyle razy. Mhm. No ale myślę, że... Ale to jest kwestia internetu, czy to jest kwestia twojego setupu? Myślę, że setupu prędzej niż internetu. Mhm. Ale ciekawe, bo robiłem test w tę niedzielę i wszystko było dobrze, a teraz nie jest. I ciekawe. No. Zamykajmy wątki. Tak, zamykajmy wątki. To dlaczego ten headspace jest dla ciebie taki dobry i taki ważny, jeśli jest drogi? Bo mnie uspokaja, bo mnie wycisza, bo pomaga mi myśleć, pomaga mi się skupić, pomaga mi się, nie wiem, nie stresować, pomaga mi się... Ale widzisz, jakąś... motywować. Ja jestem z ogromnym prokrastynatorem, czyli osobą przekładającą rzeczy na później. I jestem taki pakiet w tej wersji płatnej, właśnie antyprokrastynacji. I to działa, czy na mnie działa. Na wiele osób, na tysiące, jeśli nie setki tysięcy osób, które używają Headspace'a na całym świecie, działa. Ja w ogóle tak pokochałem Headspace'a, że moja mama nie mówi niestety dobrze po angielsku. I bardzo chciałem przetłumaczyć jej to, tylko mój głos, ona jest trochę połączona, jakby przez to, że jest moją mamą, to mojego głosu słucha inaczej, więc chciałem albo lektorkę zatrudnić, albo poprosić, była taka świetna, jest chyba jeszcze, taka świetna pani, która prowadziła szkołę jogi w Krakowie, teraz ją oddała takiej dwójce. No wiem, są dwie albo trzy szkoły jogi. Nie, to jest masa szkół jogi. Ale w Krakowie. Tak, masa szkół jogi. Więcej niż trzy? Tak, myślę, że tak. Wiesz, no, ja z medytacją miałem jakieś tam przejścia, jak dobrze wiesz. Dobrze. Coś tam próbowałem. No. I ten headspace mnie jakoś super nie to ujął nie jest nigdy. No. Może nie jest dla wszystkich, ale to, co ja tam robiłem, to się nazywało... Mówiłem ci to o tym? Jak to się nazywało? Nie wiem. Natural Stress Relief? Chyba tak. Naturalstressrelief.com. I to też kosztowało $25 i to była niby jakaś taka alternatywa dla tego, co na Zachodzie było mocno reklamowane. Transcendental Meditation, TM. Tak. Przez wielu celebrytów, w tym Davida Lyncha głównie. Super. No i tak sobie myślę, jak David Lynch, taki bardzo mądry i spokojny człowiek, coś poleca, no to musi coś w tym być. Tylko, że żeby to zrobić, to trzeba się gdzieś umawiać na jakiś kurs w Warszawie. To kosztuje dużo pieniędzy. Nie po drodze mi do Warszawy. No. Więc nie bardzo. No. Znalazłem ten Natural Stress Relief, to chyba było coś tam USA, NSR.com czy coś takiego. W każdym razie na pewno w Google, jak wpiszecie Natural Stress Relief, to znajdziecie. No i w skrócie to polega na tym, że zapłaciłem $25. Dużo. Dużo, 100 złotych. No. I dostajesz jakiś tam 40-stronicowy PDF, który ci opisuje, jak masz to robić. Razem z PDF-em dostajesz plik audio, który ci opisuje, znaczy w którym masz takie właśnie narracje i tam babka ci mówi jakieś jedno słowo, które masz sobie wziąć jako swoje słowo i z tym słowem masz medytować, czyli powtarzasz je w kółko w głowie ono po czasie, jak tam w kółko powtarzasz w głowie, to ono niby znika i ty już jesteś w tym stanie takim medytacyjnym. No i próbowałem i potem mi się znudziło. Jakoś... Może to jest twoja cecha osobnicza, że tobie się nudzą rzeczy. Może to jest tak, że spróbowałem, okej, nic. Ale siedzisz tutaj i medytujesz przed tym i co? No i jesteś teraz, nie widzę jakiejś, wiesz, ogromnej różnicy między przed i po. Co jest? No ja czuję. A zmienia się coś w środku, tak? Tak, wyciszyłem się. Jesteś spokojny. Ale muszę to robić codziennie, znaczy chcę to robić codziennie. A jesteś nadpobudliwy? Jesteś, tak. Nie? Jesteś. Chyba tak. No, dobrze. Wracając, Grzegorz, do twojego programu na Snapchacie. Tak jest. Pegas. Chciałem powiedzieć, że mam ten południowy temperament, tylko poza wyglądem i urodą.
To mam wschodnie. Co masz wschodnie? Wszystko inne poza temperamentem. No, ale urody nie masz wschodniej. Nie? Taki biedny, taki... Nie no, ale oczy? Taki... Nie masz skośnych oczu. Nie wiem, jakie mam oczy. To, no, masz... to spytaj kobiet. Ogólnie masz taką przyjazną twarz, wydaje mi się. Bo się dużo uśmiecham. Dla ludzi. Aczkolwiek jak ktoś nas słucha, no to nie wie tego. Nie wie tego. Wracając do twojego programu, tak, na Snapchacie, Grzegorz. No i masz program Pegas. Robiliśmy na przykład, widzisz, profesjonalnie robiliśmy z Michałem Serwińskim ostatni finał WOŚP dla Jurka Owsiaka. Mhm. Więc wiesz, jakby... gdzieś czytałem, ktoś mówił, jakiś ktoś z HR-u. Ktoś gdzieś, nieważne. Że bardzo brakuje osób, które rozumieją Snapchata, bo marki chcą się odnaleźć na Snapchacie i kompletnie tego nie kumają. Bo to musi być... To powinna być... Różne są metody. Ale najczęściej jest to jedna osoba, która coś prowadzi. Przynajmniej reżyseruje, wymyśla, wrzuca te treści. Jak widzę polskie zwłaszcza konta snapchatowe, no przecież dramat... Absolutny dramat. W sensie, no hej, dzisiaj mamy w takiej marce, co sprzedaje kurczaki smażone. Dzisiaj jest możecie marka, która wziąć... sprzedaje kurczaki smażone, chodzi o no, na te? Na te? Tesco? Nie? Nie? Taki fast food, wiesz? Taki bardziej fast food. A, KFC, tak? Nie wiem. Jest taka marka, że... Mówić? Nie chcę źle mówić o tych. A co, źle robią? Był w jednym odcinku, że ktoś... Konrad chyba. Kruszkowski? Konrad Kruszkowski, bardzo mądry człowiek. Oglądałem sobie Konrada. Powiedział, coś to chyba źle powiedział jakiś marce, potem się mocno wycofywał, bojąc się reperkusji finansowych, więc ja też ten. W każdym razie, są takie marki, na przykład, jak ta, co powiedziałeś, które wrzucają tylko sprzedaż, czyli hej, dzisiaj walentynki. Czy nie myślicie, że najlepszym sposobem na spędzenie walentynków jest kupić dwa milkshake'i dla ciebie ukochanej? Ha, 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 ha. Stary, no jakby, no nie tak się robi. Ale to ktoś stoi tak się i mówi? Ktoś... Nie, to było obrazkowe to jest. Obraz. I napisane tekstem? Tak. Dobra, to wycinki, ale to, nie wiesz, to bardzo dużo w social media komunikacji marek wygląda tak, że albo dajcie znać, koniecznie obchodzi nas wasze zdanie, albo... Ale to przynajmniej... To już jest co innego. Koniecznie nas obchodzi nas na wasze zdanie, jakie na przykład smaki milkshake'ów chcecie. To jest takie udawane, kuźwa. Ale to jest przynajmniej... Jest... Czekamy na wasz komentarz. Zgadza się. Jest takie, przeczytaliśmy w treningu social media, jak być ninją. Musimy pytać ludzi, to jest tak zwany call to action. No więc widzisz, znaczy potwierdzasz tylko moją tezę, że brakuje specjalistów od dobrych specjalistów o social media dla marek, a tym bardziej brakuje na tak nowym medium, jakim jest Snapchat. I nieskromnie powiem, że ale głównie dzięki Michałowi, no, bo ja to tam się tam... bardzo fajnie nam wyszedł finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Snapchacie. Niestety już nie do obejrzenia. Chociaż czytałem. Gdzieś jest backupowany. Tak, no bo Grzegorz tutaj, nasz gość, prowadził dla WOŚP-u relacje tak, z WOŚP-u z Michałem na Snapchacie. Tak. I to było na koncie z WOŚP-u oczywiście. I no tam podbiegaliśmy do celebrytów. Ale miałeś dane i ile osób to oglądało? Kilka albo kilkanaście tysięcy. A to nie tak mało. Nie tak mało. Że kilkaset będzie. Nie. Podbiegaliście do celebrytów? Podbiegaliśmy, znaczy prosiliśmy, bo do celebrytów trzeba podchodzić i prosić, bo to celebryci. Ale podbiegaliśmy do randomowych, przypadkowych ludzi. Mhm. Przepraszam. Nie chcę, znaczy nie lubię nadmiernego używania angielskich słów, kiedy nie jest to potrzebne. Więc... wink, wink. Co? Wink, wink do pierwszego odcinka, tak? Tak. Puszczasz oczko do pierwszego odcinka. Troszkę puszczam, troszkę nie puszczam. W ogóle puszczam do... Dużo oczek puszczasz. Nie. Ale nie wszystkie lądują gdzieś. Nie wszystkie gdzieś lądują. Tak, w sensie to bywa z oczkami. Chodzi po ulicach, puszcza do dziewczyny oczko. Tak. Oczywiście, że tak. A tak coś się panu większość stało nie ląduje. Nie. Większość. A może jeszcze puszczam bardziej. Puszczam do pani oczko. Puszczam do pani oczka, a pani... Coś się panu stało. No. Podbiegaliśmy do przypadkowych osób, też ich angażowaliśmy jakoś, zróbcie coś, hej, powiedzcie, jak się bawicie, co robicie. No i w ten sposób relacjonowaliśmy finał na Snapchacie. Ile to trwało? Cały dzień? Cały dzień. Przyjechałem dzień wcześniej do mojego urbanego nowego miasta, Warszawy. Mhm. I od rana, a właściwie Michał jeszcze zaczął noc wcześniej, do końca. Wiesz, zrobiliśmy takie dość nowatorskie jak na Snapchat rzeczy, czyli aktualizowaliśmy cały czas username, nazwę użytkownika, no, dodawaliśmy z emoji kwotę, jaka jest zebrana, zadeklarowana w tej chwili, tak? Czyli miałeś WOŚP, 6 milionów. Ale WOŚP, to... 13 milionów. Niestety, można zmieniać username? Nie username, tylko to, co się wyświetla. Aha. Widzisz, ja mam tam telefon, brochm, telefon. To możesz zmieniać. A, okay. A nie możesz zmieniać brochm. Tyle. Come on.
No i różne takie inne. No ale to robiliście dla tej zbrodniczej organizacji. WOŚP, jaką jest WOŚP? Nie wchodzę w ten tunel, bo jest kłamliwy i alternatywne fakty, no, czyli tak kłamstwa. WOŚP kłamliwy. Nie, absolutnie nie. No ale to kto ma rację? Jeśli ty mówisz, że nie jest, oni mówią, że jest. Gdzie jest? Po środku? Nie, po środku. Po stronie Jurka. Bo ja widziałem, jak była konferencja prasowa, on szukał słoika, w którym chowa pieniądze i nawet on go nie, już no, nie może znaleźć. No, tak głęboko no, głosował, no, że nawet on go nie może znaleźć. Bo znaczy nie... Znaczy, bo nie wchodźmy w tę dyskusję, nie, nie, nie wchodźmy. Bo ja nie będę udowadniał, że nie chyba jestem jest, koniem. Ja może się nie odnajduję w tej formule, że mówisz coś takiego kontrowersyjnego, co może część osób wierzy. Bo część wierzy niestety w te bzdury absolutne. A to jest bzdury według ciebie, absolutne, a według absolutne bzdury, wedle sądów polskich są bzdury absolutne, tak? Matka kurka i cała reszta tej hołoty, chcę powiedzieć, ale sobie pooddycham i nie powiem hołoty. Tych ludzi, którzy szukają jakiejś prawdy, gdzie ich nie ma, gdzie jej nie ma, zostali jakby skazani wyrokiem sądowym. On został skazany tym blogiem? Tak, miał przeprosić w jakichś gazetach, oświadczenie i tak dalej, więc jakby no, widzisz? Nie wiem, czy dyskutujemy z tym, że, czy kłamliwa i złodziejska organizacja, czy jednak nie. No, nie będę przedstawiał argumentów, jak ile cudownego robi. Jakim się w ogóle kapitałem społecznym znaczy ile osób wierzy w fundację, niezależnie od sytuacji, jaka jest w kraju i jakby jakie kłody, czy jakie problemy są im stwarzane. Więc poza tym, nawet jeśli miałem okazję od wielu, wielu lat pracować z tymi ludźmi i to się czuje, gdyby, wiesz, było takie... Złotóweczkę. Nie, myślałem, że jak już jesteś w ich kręgach, to oni tak. Znaczy, Grzegorz. Na pewno widziałeś nieraz tak, nieraz mówią o nas źle. Chodź, pokażemy ci, o co chodzi. Chodź, pokażemy ci, tyle złota pieniądze, po prostu. Patrz, ile nakradliśmy. Tak. Patrz, ile nakradliśmy. Nie, absolutnie, wiesz, absolutnie i Ania Orzech, i Karolina Rojek, i masa innych osób, które tam pracuje. Cudowni, ciepli, uczciwi. W ogóle... pochłonięci sprawą, tak? To widzisz ideowca, widzisz osobę, która robi coś dla wyższego dobra, a nie dla swoich partykularnych korzyści. No nie wiem, Grzegorz, widziałem to. I to idzie od góry, no. Jakieś BMW sobie kupują i nie, rozprowadzasz, nie, wkurzasz mnie, wiesz? Przepraszam, ale wkurzasz mnie, bo rozprowadzasz jakieś kłamstwa, ludzie nie wiedzą, mają cię... No ale to co ja będę jeszcze musiał wszystkim tłumaczyć, że coś podprowadzam czy prowokuję? Ludzie mówią, że ja napisałem powiedziałem, Snapchat jest nowym medium, brzmi jakby miał 3 miesiące, a nie jakieś 3 lata. No tak, no tak, przepraszam, Patrycjo. Tak, to ci czat do czytania. Przepraszam. Ty wyświetliłeś go na wielkim 27-calowym ekranie. W każdym razie pan Łukasz pyta, czy Snapchat się nie kończy. Nie kończy się. Skąd wiesz, znaczy jest ryzyko, że Instagram, czyli Facebook, bo Instagram czując, Facebook czując presję Snapchata, kopiuje 1:1, przyznają się do tego, 1:1 rozwiązania interfejsowe i te funkcje, nie funkcjonalności. Mhm. Funkcjonalności to jest cecha produktu, dużo osób to myli, tylko funkcje Snapchata. Więc a Snapchat jest wielki i w ogóle problem ze Snapchatem, Instagram jest wielki i Facebook jest wielki. A myślałem, że Bóg jest wielki. Bóg jest... Może jest, może nie jest. Nie lubię tych swoich kanałów takich właśnie. Inaczej, wróćmy, bo to było ważne. Nie rozprowadzaj bzdur ludziom. Nie mów, nie powtarzaj, no że... Nie. Ale ty nie wierzysz w to. Ty prywatnie w to nie wierzysz. A skąd ty wiesz, co ja wierzę? Bo wiem, bo cię znam od ilu? Nie ustaliśmy lat. 10? Od... Nie 10. Myślę, że 8. No ja studiowałem co najmniej 8. Też wiesz, Grzegorz, i nie była to nie jest jakaś... medycyna połączona z drugim stopniem specjalizacji, jak mawiał chyba Bałtroczyk. Natomiast... Mhm. No nie, no powiedzmy, znamy się całkiem nieźle, tak? Może nie dobrze, mniej więcej cię znam. Coś tam o tobie lubisz wiem. Lubisz myśleć, że mnie znasz. Nie żartuję, Grzegorz. To jest najkrótsze, to będzie najkrótsze spotkanie. Podaj mi ten czas. Tutaj masz, wiedział. Jest 38 minut. To już. Będzie najkrótsze spotkanie. No zobacz, jak leci szybko. Włodek Markowicz i przyjaciele. Zobacz, szybko leci. Zdenerwowałem się. Nie można głupo rozprowadzać, nie można. Ale popatrz, jak zaciekle bronisz tej organizacji, jaką jest WOŚP. Czy jest coś, co ukrywają, że tak bronisz? Aniu, Karolino, przybądźcie na ratunek. Kto to jest Ani Karolina? Dziewczyny, które pracują z fundacją i bezpośrednio ze mną tam robią apki inne socjale, inne w internecie, cudowne rzeczy. Ale to jeśli ciebie wkurza to, co ja teraz mówię, a ja to no mówię... No ty w to tak... nie wierzysz. No właśnie, teraz pozwól mi dokończyć. Jeśli ja w to nie wierzę, a mówię... To nie wkurza cię, jak ludzie w to wierzą i mówią? Mniej mnie wkurza. Tu miałem mówić, mniej mnie wkurza. Natomiast oni, jeśli ty byś to rzeczywiście wierzył, to bym z tą prowadził dyskusję. Ku pokrzepieniu widzów. Natomiast ty w to nie wierzysz. I nie szesz
Może być kontrowersyjny, jakby, ale to nic nie... To... Nie wiem, no ja nie widzę celu w tym. Wydaje mi się, że jest po prostu efekt skali, został w jakiś sposób przekroczony. Nie mówię tego negatywnie, tylko to, że jak tam organizacja się rozkręca, no to nikt się do niej specjalnie nie przyczepia, ale jak już osiągnie jakąś taką masę krytyczną, są się, wow, jakie to jest wielkie i tyle lat to działa. No to wydaje mi się, że ludzie, jaki mają problem z Wośmem, to dlaczego Wośm działa, a nie państwo to robi. Nie? To jest chyba ich główny taki... Czemu oni to robią, zamiast państwo miałaby to robić? A kto ma taki problem? W sensie no, matka kurka i ci inni krzykacze? Nie chodzi mi o to, że tam wyprowadzają pieniądze na lewo, bo to jest, to nie. Bardziej mi chodzi o zasadność w ogóle istnienia tej organizacji. Nie? Po co to jest? Czyli po co są fundacje, czy organizacje charytatywne? Takie jest pytanie? Po co jest duża? Właśnie to mówię duża, o tym efekcie skali. Małe byłyby ok, a duże się nie rzucają w oczy. Nie? Proszę. No serio, no next, następne, nie mogę. Nie ma problemu, nie ma problemu. Czyli się, robią coś dobrego? Robią. Robią to na dużą skalę? Tak. Robią. Szlachetna paczka też robi. No i dobrze, no to bo żeby... No, ale... Właśnie, pogadam sobie z Jackiem, będzie 8 marca u mnie. Stryczkiem o tym. No to ludzie prawdopodobnie nie... Czemu ludzie mają ten hejt? A nie mają hejtu do Szlachetnej Paczki, takiego, tak? Też. Może dlatego, że owszak jest bardziej wyrazisty, tak? Mhm. Choćby. Ale pewnie też dlatego, że ma liberalne poglądy, które nie idą możliwe. W koherencji z katolickimi wartościami. Tak. I to może być powiązane, nie? Tak. Wracając do programu Pegas, który prowadzisz na Snapchacie, Grzegorzu. Tak, siedzisz i mówisz ludziom o teatrze. I to się fajnie składa, bo o teatrze jest teraz głośno. Nie, tylko nie o tym teatrze, do którego ty chodzisz, na przykład do Teatru Starego. Ale o teatrze powszechnym w Warszawie. Ostatnio więcej chodzę w Warszawie niż... Poważnie? Tak. Do którego? Do Dramatycznego. Czyli nie byłeś jeszcze na Klątwie. Do TR Warszawa. Niestety chciałem kupić bilety, ale się rozeszły... Tak. Na pniu. A mają być jeszcze, nie? Do Narodowego. Spektakle. Mają być. 4 marca, jeśli dobrze pamiętam. Mają być, natomiast... Ale mogą się nie odbyć. Wiesz, ja na sztukę garderobiany do Narodowego kupiłem, która nie była tak... znana i w mediach obecna, jak jest teraz Klątwa. Mhm. Na spektakl 1 kwietnia idziemy w czwórkę. Ja kupiłem bilety z początkiem lutego. Ludzie chodzą do teatru. No bo jest mało miejsc, bo masz 450 miejsc w teatrze, no zależy od teatru. I te sztuki nie są grane tak jak w kinach, tam od 10 do 22 co 2 godziny. Tak. I bilety są też pewnie droższe niż do kina. To zależy. Jak zobaczyłem ceny warszawskich kin, to troszkę podobnie. A ile są sztuki? To zależy. To zależy oczywiście. No bywają natomiast za 100 zł. Bywają za 100 zł, tak jak na koncert można pójść za 400 zł. No dlatego nie wszyscy chodzą do teatru. Natomiast możesz kupić... Nie, znaczy tak, ale to jest... jeśli ktoś chce iść do teatru, a go nie stać, to może kombinować. Czyli po pierwsze iść na wyjściówkę i postać godzinę, pół, czasem to dwie. Na wyjściówkę za darmo? W sensie masz, nie, za powiedzmy, jeśli bilet kosztuje, niech będzie 100, to jesteś w stanie wejść za 20 zł bez gwarancji miejsca. W sensie za 20 zł na bilet za 100? Tak, na przykład. Oh, wow. Czyli masz wejść, w sensie tych wejściówek jest oczywiście ograniczona ilość, czyli powiedzmy jest ich 10. Jeśli sztuka jest znana, ważna i ma, cieszy się dużą frekwencją, no to powiedzmy jest dużo osób, które chce iść na wejściówkę. Więc się ustawia kolejka. Więc stoisz w takiej kolejce, i jak ci się uda kupić wejściówkę, no to czekasz przed wejściem do teatru, czekasz z tą wejściówką, czekasz. Wszyscy z biletami za 100, czyli to bogactwo wchodzi. Mhm. I w pewnym momencie obsługa widowni mówi, dobrze, to teraz państwo. I oni idą i siadają na wolnych miejscach lub na schodach, jeśli nie ma wolnych miejsc. No i tyle. I możesz iść za 20 zł na sztukę za 100. Ale nie zawsze mi się uda. Mogę przyjść, stać i nie wyjść. Więc na randkę to się nie nadaje. No na randkę... No, tak, wiesz, jakbym zapraszał jakąś dziewuchę. Nie wiem, czy nie, wejściówki są sprzedawane przed spektaklem, więc tak, to nie, to na randkę nie. Chociaż, taki wiesz, tak byłby taki zaradny. No jakie masz zdanie? Na pewno słyszałeś już o Klątwie. Słyszałem o Klątwie, niestety jej nie widziałem, słyszałem, natomiast nie chcę się o niej... Kontrowersje słyszałem. Czytałem dzisiaj, że ludzie absolutnie wyciągają z kontekstu te... Mhm. Bo ja się w ogóle zraziłem do Klątwy. Czytając, że tam jest nawoływanie do zabójstwa pana prezesa. Ja myślę, że to może być bardzo podobne jak z PewDiePie'em na YouTubie. Ja nie znam case'u. Nie znasz case'u? Nie znam. Że zrobił coś, co miał udowodnić, że w internecie można zrobić wszystko i na podstawie tego, po wycięciu z kontekstu, udowodnili, że jest
nazistą. I antysemitą. Okay, no to podobne. Tak, znaczy nie wiem, czy podobne, bo też nie widziałem sztuki. Natomiast nie chcesz się wypowiadać, bo nie widziałeś, czy nie chcesz się wypowiadać, bo trudny temat? Nie chcę się wypowiadać, bo nie widziałem. A masz, to się pytałem przed wejściem. Czy ty masz jakiś bezpiecznik i ogranicznik odnośnie tego, co można, czego nie można w teatrze, czy w teatrze można wszystko? Nie wydaje mi się, że gdziekolwiek można wszystko. W sensie, gdybyś, wiesz, ze sceny mówił, proszę zabić, nie wiem, do widowni się zwrócił któryś z aktorów i nie byłaby to taka gra albo taki coś objęte w cytacie i jakoś niewyjaśnione sztuką i powiedzieć, proszę zabić pana Jarosława K. albo Włodka M., no to nie jest to spoko. Ale to w ogóle w każdej dziedzinie życia. Sztuka może więcej i teatr może też więcej, natomiast są granice, oczywiście, że tak. Pewne sztuki, jestem w ogóle... ja nie lubię komedii, ja nie lubię rechotu, ja nie lubię chamstwa, nawet wulgaryzmów, czy mam problem, bo czasem niektóre sztuki dobre są przewulgaryzowane i ja się odcinam. To jest błąd, bo nie dociera do mnie przekaz, ja się po prostu odcinam na poziomie. Ty masz w ogóle na pieńku z wulgaryzmami? Mam na pieńku. Bardzo nie lubię wulgaryzmów. Bo są nadużywane, w sensie te słowa brzydkie, których nie będziemy tu mówić, w momencie jak się je powtarza, to tracą swoją moc, a one są po to, ja się ich nie wystrzegam, natomiast, znaczy nie banuję ich, wystrzegam się, ale nie banuję ich. Ich, dobrze powiedziałeś. Więc to nie jest tak, tylko jest tak często, tak rynsztokowy, przepraszam, stał się język, że warto mówić ładnie chyba i wtedy użyć, wiesz, jak ja zaklnę w towarzystwie, tak. To jest takie, nie. Nie? Ty, no, konkretnie tak, ty. Ja. Ty konkretnie ja. Tak, no ale jak ktoś zaklnie, to, no to nie, nic się nie dzieje. To jest jak krzyżownik. Ja nie chcę mieć tego przecinka, tylko chcę tego używać, jak chcę powiedzieć kurde. Ale nawet nie pamiętam, kiedy ty ostatnio przekonałeś, kiedy powiedziałeś, musiałbyś być bardzo zdenerwowany, na przykład jakby ci jakiś gość, który robi remonty, przyszedł, powiedział, panie Grzegorzu, usunęliśmy nie tą ścianę. Czasem przeklinam z panami, bo teraz remont robię mieszkania. Tego na ky? W sensie tego na ky. Po co ten remont? Bo jestem trochę hotelarzem krakowskim. W sensie ja nocuję, nocuję ludzi w serwisie takim Airbnb. No powiedz, to jest pomysł Grzegorza na biznes. Jak masz mieszkanie, albo nawet część mieszkania wydzieloną. W sensie świetny biznes, żeby być takim proxy u góry. W ogóle brakuje tego. Proxy, przepraszam. Jest! Hipokryzja! Udało Co? Się. No, znaczy? Nie strasznie lubię anglicyzmów, a potem powiedziałeś, że to jest takie proxy u góry. Oczywiście, że tak. Nie lubię, ale mówię, że mogą się pojawić, przepraszam, drodzy państwo, mogą się pojawić anglicyzmy. Niechcący, proszę mnie poprawiać. Poprawiam. Dziękuję. Czyli takim... Taką przejściówką pomiędzy osobą, która jest, chciałem powiedzieć, landlordem, właścicielem mieszkania, a gościem. W sensie ty masz na przykład mieszkanie, masz pieniądze, masz mieszkanie, wyjeżdżasz z Krakowa i chcesz, żeby zarabiało. Na czas twojej nieobecności, albo krótkiej, albo długiej. Chcę na przykład, bo tam są moje rzeczy i to ktoś mi będzie grzebał w mojej grupie. Niektórych to może denerwować, więc to nie jest bzdura, ale... Ale jest sporo ludzi, których to nie denerwuje? Jest trochę osób, które to nie denerwuje. Zwłaszcza na zachodzie. Jeśli ja mam na przykład prezerwatywy w szafie, no to ja nie chcę, żeby ktoś się oglądał. No to sobie zamknij tą szafę. To sobie zamów zameczek. To będę kupował safe po to, żeby nie ludzie... Nie tylko zameczek do szafy, do paksa w Ikei. No to myślisz, że... Zameczek sobie zamówię. Jak będzie... Ja tak robię. Że jak? Że mam szafę, gdzie mam swoje rzeczy. No. I mam zameczek. Ja robię klik. Zapraszam. Zapraszam? Tak. No i co? Wpadłeś... Nikt mi tam nie grzebie, wiesz? No ale jak wpadłeś na ten pomysł, żeby wynajmować... Bo tam masz dwa pokoje, nie? I załóżmy, że w jednym mieszkasz, a drugi wynajmujesz. Ja w drugim pracowałem. I co? I tam gości wchodzi w majtkach rano i mówi hello. Raczej nie, bo ja późno przychodziłem. Raz mnie przywitała naga pani, w sensie myślała, że... No widzisz, mówiłem. Właśnie nie wiedziała. Ale zamknąłeś oczy, nie? Bardzo mocno. Ale naga? Naga, na nagosieńka, jaką Pan Bóg stworzył. Ale wiedziała, że ty nie, chyba nie. Pędziesz? Długo się zawahała, nie wiem, czy to było zaproszenie tutaj, żebym dołączył do tego prysznica, czy to nie. To była pod prysznicem. Ona była pod prysznicem i wyszła z łazienki. I była naga? I tak, no. Ale to... speszyłaś się, czy była tak... Futrze była, no. Futrze? To...
No, co to znaczy? Co to, bo to znaczy naga? Nie, co to znaczy naga w futrze? Nie była w futrze. Powiedziałeś, że była. Ach. Czy najpierw się wycofujesz? Się wyroczę z tobą, no. A, wycoroczysz się ze mną. Bo pytasz mnie, co to znaczy naga, no. No jak ją Pan Bóg stworzył? Tak. Czyli wierzysz w Boga? Nie, ale nie wykluczam, że jest. Jestem agnostykiem. Czyli agnosis. Gnosis to wiedza. Nie, gnosis to... Tak, chyba wiedza. Wiedza. Chyba czyli nie mam, a tak, agnosis. Czyli nie mam wystarczająco wiedzy, by stwierdzić, czy Bóg jest, czy go nie ma. Czyli jesteś głupi. Bardzo możliwe. Nie mam wiedzy, ergo... W sensie nie idę, nie mówię, że jest, a nie mówię też, że nie ma, nie wykluczam. No to ciekawe, bo myślałem, że ty powiesz, że jestem full-time ateista. Nie, absolutnie jestem. Może nie jestem full-time, ale... Co znaczy, czemu nie jesteś full-time? No nie jestem w niczym full-time, ale to jest inny wątek. A w związku? W związku też nie jestem full-time, bo nie wolno być full-time w związku. Trzeba mieć swoje życie. No ale to jedno nie wyklucza drugiego. Mieliśmy gadać o technologii. Przypominam państwu. Państwo to przyszli dla technologii. Myślisz? Że państwo tu przyszli dla nowych iPhone'ów, konferencji Samsunga. A twoja technologia to jest taka... Ludzie w ogóle, widzisz, ludzie nas olali. Nie olali nas. Aplikacja Airbnb. Ludzie rozmawiają ze sobą. Szalom Grzegorz. No, z kim mają rozmawiać, jak my z nimi nie gadamy? Muszę przyjmować gości z Airbnb w takim razie. No ale dobra, no i masz jedno mieszkanie. Puszczę i ty byś chciał zrobić... Będziemy zerkać. Ty byś chciał zrobić z tego biznes? Mieć więcej... Ja bym chciał oczywiście mieć więcej. Natomiast... Co to znaczy, że chciałbym mieć więcej? No to chciałbym mieć więcej. Jak owsiak. Ktoś mi napisał plus 20 do ataku. Po prostu się wczułem w rolę, że jestem teraz w ofensywie. Nie można tak rozmawiać, no nie można, no. Jakby Jurek tu przyszedł, to ja bym bardzo chętnie z nim pogadał o tym, gdzie chowa ten... Może zaprosić, spróbuj. Nie zadawaj, znaczy możesz. Nie zadawaj, może takie Jurek pytanie. Jest lepszy, Jurek ma do tego dystans, ja Boże, nie on mam ma dystansu. Do tego dystans? Tak. No jest mądrzejszy na pewno. Tak jak mówiłem, ostatnio go widziałem, jak szukał słoika na stole. No i to był jakby nie miał dystansu wtedy. Miał zryty głos przecież. Z tego krzyczenia. Dobrze, jakie było pytanie? Co o nagiej kobiecie w futrze, czy o czym? Grzegorz. Nie. Przepraszam. O zarabianiu na Airbnb. W ogóle przedstaw ludziom, co to jest Airbnb, bo wiesz. Airbnb to jest taki serwis. Ludzie wiedzą, co jest Airbnb. A dobrze, to przedstaw moje mamie, bo nie wie. Twoja mama ogląda nas? Nie wiem, ale jak obejrzy, to będzie chciała wiedzieć, co to jest Airbnb, no. To jest serwis, w którym można wynajmować jako gość, jakby pani chciała gdzieś pojechać do Bolonii, Tuluzy albo... Jest nagranie, jak mi do dusisz, Bolonii, no. Bolonii, Tuluzy, to może pani mieszkać w czyimś mieszkaniu. I albo mieszka pani... To jest taki couchsurfing, tylko płatny. A pani nie jest couchsurfing. Couchsurfing dla bogatych. A couchsurfing... Nieprawda. Stop. Po pierwsze, możesz mieszkać trochę jak w hotelu, czyli mieć cały apartament dla siebie. I tak. Wtedy przeważnie jest to dużo tańsze od hotelu. Nie, a jest porównywalne. Zależy gdzie. Ludzi. No nie, byliśmy wszędzie. Z naszą przyjaciółką Marzenką i Karoliną chyba wtedy. Mhm. Przepraszam. Jestem taki nietelewizyjny, nie nadaje się tu. Dawaj, no. I mieszkaliśmy na jakimś absolutnym placu, tak jakbyś w Krakowie mieszkał przy Bazylice na rynku. Mm-hmm. I zapłaciliśmy za to 70 zł, 90 zł za osobę. Oczywiście, że tak. A za osobę? Czyli 140. Za osobę, czyli 210, bo 3 osoby. To jest mało. Jest mało, za taką lokalizację jest mało. No wiesz co, mówię z doświadczenia trochę, jak sprawdzam na Airbnb oferty i sprawdzam na Bookingu, to na Bookingu też się zdarza znaleźć często taniej niż na Airbnb. Bo na Bookingu też są, ale na Bookingu coraz widzę jest takich osób jak ja. Tak, znaczy nie takich jak ty, ale są takie wille, motele, hostele. Tak. I przez to może być taniej niż na Airbnb. No dobra, no tak. I masz to Airbnb i jako zwykły człowiek chcesz sobie na tej platformie zarobić. Mówisz jako gość, nie, mówisz jako właściciel mieszkania. Jako host, no. Jako host. No i wtedy albo... Sam latasz, tak jak ja kiedyś latałem ze szmatami, czyściłem, myłem, ścieliłem, nauczyłem się ścielić porządnie. Nigdy tak dla siebie nie pościeliłem, jak dla gości ścieliłem. I miałem dużą przyjemność z tego, z check-inów, czyli z witania tych ludzi. Czyli byłem takim, o dzień dobry. W to wierzę, bo ja to lubię. W to wierzę, bo Grzegorz, jak go poznacie bliżej, uwielbia obsługiwać ludzi. Cokolwiek to brzmi, to tak. To dziwnie, tak. Ale wchodzić w interakcję customer service. I service. No w sensie, tak. Ty jesteś ktoś i coś dajesz ludziom i to jest super. Znaczy ludzie się przychodzą. Byłbyś fantastycznym Żydem, myślę sobie. Może, no, może, nie wiem. To my widzisz, mam religię dla ciebie. No dobra, no, dajesz. No i ten customer service. Aha, no i jakby miałem dużą przyjemność z tego, że ci ludzie przychodzili. Ja byłem gospodarzem
W sensie nie musiałem niczego sprzedać, nie musiałem jakby się starać, tylko tutaj mówiłem, wyczuwałem, czy ty jesteś gościem, który, a już sobie jakby pokaż mi kluczyki, pokaż mi, gdzie jest łazienka i see you. Jak był taki gość, no okej, okay, see you, czyli cześć. Czy wyczuwałeś, czy ktoś jest zamknięty, czy otwarty? Czy w ogóle chce mnie słuchać? Nie wiem, czy zamknięty, czy otwarty, bo zamknięty też czasem chce cię słuchać. Po angielsku gadasz z nim. Hi, how are you? Tak, tak, czasem nie widzisz, nie, ale po niemiecku. Nie widzisz, to jest... Nie widzisz. Nie widzisz? Widzisz. Czyli że... No. I... Albo umie mówić w tym, no. No i obsługujesz tych gości, no. I obsługujesz tych gości, no i co? No i potem dajesz im kluczyki, oni ci płacą dużo więcej niż student. Czyli w sensie, jakbyś chciał wynająć mieszkanie, nie wiem, pokój w Krakowie, nie, w zależności od lokalizacji, od 400 zł, teraz mogą mnie ludzie zastrzelić, czy to się taniej. No za 400 co? Można, można za 400. Można, to musi, no to można. Pokój, można, czy... Można. Pokój, albo nawet miejsce w pokoju, dobra, miejsce w pokoju, przepraszam. Od 800, od 800 zł możesz na pewno pokój wynająć, po... No nie wiem, całe mieszkanie jesteś w stanie, no nie ma górnej granicy. 4 tysiące, 8 tysięcy na rynku pewnie w jakieś no. 120 metrów i, tak. za, i za 10 i więcej. Tak. Natomiast długoterminowy najem daje ci trochę, teoretycznie daje ci spokój z gośćmi, z lokatorami. Natomiast daje mniejsze pieniądze i dla mnie w moim przypadku mniejszą frajdę, no bo to jest kluczyki i widzimy się za rok albo za 5, jak jesteś studentem. Niż Airbnb, gdzie poznajesz. To jest taki couchsurfing, tylko roboty, bo musisz prać po ludziach pościel. Tak. Ja musisz im dać klucze, odebrać klucze. No, no tak. Co jeszcze musisz oprócz prania pościeli? Odpowiadać im tutaj, że hello, tutaj... W ogóle musisz im powiedzieć, tutaj leży pan Kaczyński, tu jest Wawel, tutaj jest Auschwitz. Nie musisz. Nie musisz. No, okay, to jest twój customer service, tak. No tak, nie chcesz musisz. Mieć pięć gwiazdek. Chcę mieć pięć gwiazdek. A masz pięć gwiazdek? Oczywiście. Masz same pięć gwiazdek? Same. A jakbyś miał cztery, to byś pisał do niego... Powiedz nie mi, wiesz, kto ci dał. A, nie masz możliwości, bo nie tak masz. Napisać, tak, musiałbym cały czas mogę zrobić dla ciebie, żebyś zmienił 4 na 5. Wiesz co, ale ludzie robią, zauważyłem, mi się zdaje, to, wydaje mi się, że to jest nie fair, znaczy jest takie podprogramowe, że robią coś takiego. Bo w Airbnb lepiej niż na couchsurfingu, nie wiem, czy couchsurfing tego nie zmienił, że jak ja ci, jesteś moim gościem, ja ci wystawię opinię po twoim pobycie, to masz informację, Grzegorz wystawił ci opinię, nie widzisz jej, wystaw mu opinię, to zobaczysz. Żeby nie było tego, co jest na Allegro, że dostałeś jedną gwiazdkę, bo późno wysłałeś paczkę, o, to późno zapłacił, albo o coś tam, tak? Żeby tego nie było. Nie było takich odwetowych komentarzy i gwiazdek. Więc dopiero to widzisz w momencie opublikowania, więc ludzie spotkają się z tym ostatnio, robią coś takiego, że jako host mówię, wystawiam ci opinię i mówię, cześć Włodku, dziękuję, że zdecydowałeś się na pobyt u mnie, bardzo mi było miło, zostawiłem ci pięciogwiazdkową opinię. I ty w tym momencie, głupio ci będzie... wystawić mi, powiedzmy, jedną gwiazdkę, bo no woda tak. była zimna. Tak. Albo włos był na pościeli damskiej. Nie będzie mi głupio, będzie mi głupiej. 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 Będzie mi trudniej to zrobić. Trudniej ci będzie to zrobić, więc jakby... Nie wiem, czy to jest moralne tak robić. Nie wiem. Ale no. jest to skuteczne. To się dobrze nad tym zastanów, Grzegorz. Dobrze. Żeby to było moralne. Dobrze. Ale można zrobić tak, że piszę do kogoś, kto wynajmuje mieszkanie, znaczy kto chce mi wynająć mieszkanie i chce za nie 1200 zł miesięcznie. I mówię mu, dzień dobry, chciałbym wynająć to mieszkanie, ale chciałbym w tym mieszkaniu prowadzić najem krótkoterminowy. I on się zgadza, złożmy, że się zgadza. W ogóle się ciekawe, że ludzie się nie zgadzają. Ja chodziłem po mieszkaniach. No, myślę, Gosia, że, też, myślę, że prędzej by się nie zgodzili. Ale czemu? Kurczę, masz mieszkanie, tak? Bo jedna osoba, której to użyczasz, jest w miarę przewidywalna, możesz ją poznać i jak się coś dzieje, no to zwalisz na nią. Zwalisz wszystko na nią. Słuchaj, przychodzę do ciebie, masz mieszkanie. Oczywiście, przychodzisz do mnie. Jednak. Ja mówię, panie Włodku, chciałem od pana to mieszkanie wynająć. Tak, no to ja mówię, 1800. No, 1800. A ty mówisz, nigdy w życiu. Patrz na siebie, 1800. Tak, to może mojej dziewczynie, tej przyszłej, niedoszłej. Tak. Więc wynajmujesz, ja mówię, dobrze, 1800, to zróbmy tak, tylko że ja wynajmę od pana to mieszkanie, dwójkę panu dam. A, na 200, pan. Bo pana lubię. No. Natomiast ja mogę podnajmować to mieszkanie moim znajomym albo gościom opcji. Ja mówię basta. Ale biorę, jak cokolwiek się stanie, biorę pełną odpowiedzialność za te rzeczy. I się nie zgadzają. I w ogóle jeszcze podwyższę panu standard, bo tutaj tak można by jakby mebelki wstawić, pomalować, biorę to na siebie, więc po 3 latach, bo opłaca mi się inwestować w twoje mieszkanie. No ma to sens. Jeśli będę tam, nie wiem, 3 lata, 5, trzeba policzyć. Więc pan dostajesz trochę lepsze mieszkanie. Tu w ogóle wyremontowałem, będzie wyglądać tak, mniej więcej, bo dostajesz projekt. I ludzie się nie zgadzają. Ludzie nie chcą 400 ale więcej. Ale pytasz, bo? Się nie zgadzają, bo? Bo im się to nie podoba. Ludzie są w ogóle są ciekawi są bardzo. Boją się. Mówię. Czego? Że ich chcesz czego? Wykiwać. Że albo... zarabiam więcej, że ja na tym zarabiam. Że ja na tym jeszcze mam coś. Tego nie lubią. No może. Zawiść.
Ale chyba, z drugiej strony nie zarabiasz za nic, typu nie bierzesz ich mieszkania i po prostu z góry zarabiasz, bo po prostu znalazłeś frajera, który ci wynajął tanie mieszkanie i teraz będziesz na nim zarabiał, kosił, golił go, jak to się tam mówi. No. Tylko ty wkładasz w to realną pracę jeszcze, właśnie no biorąc dobrze, pościel, no, ale... ugadując ludzi, pisząc z nimi, dając klucze. Ale jak ty mi mówisz, a nie, widzisz, to jeszcze jedno. Dyskutuję, no. Boją się, że ktoś może klucze dorobić. A ja nie mogę? Nie, no możesz, ale w sensie, to wtedy mi ty taki argument, wtedy jakbyś ty jesteś... mi dał taki argument, to bym powiedział, dobrze, panie Włodeczku, to są takie zamki, które są patentowe, to się tak nazywa, i wtedy bez tej karty w momencie kupna zamka nie dorobię. No i done deal. Już nie mówię o zamkach. Musisz zamek wymienić w wynajmowane mieszkanie. Zrobię tam swój koszt. Proszę, i panie, wciąż się będzie opłacać. Panie Włodeczku, no to ile kosztuje zamek? Stówkę? Wkładka zresztą, w sensie, no. Stówkę? No nie, w ogóle... Ludzie są dziwni. Ludzie nie chcą zarabiać, nie chcą... A ich sprawa, no. Ich sprawa. No i ile mogę wyciągnąć, jak mam mieszkanie za 1200 i wynajmuję je na Airbnb? Ile mogę wyciągnąć z tego? Dwa razy tyle? 2400? Myślę sobie za 1200 mieszkanie... To jest kawalerka. Gdzie jest, gdzie. To jest kawalerka. Załóżmy... To jest o, czekaj, bo to, kawalerka. Nie, bo to słaba kawalerka. No za 1400 w centrum. Za 1400 w centrum też jest... No dobrze, no może znajdziesz za 1400. No, ty 3. 3000 to dużo. Ale z dodatkową osobą, która będzie mi to ogarniać? W sensie nie, muszę jeszcze odlicz. Z tego jej opłacić? No nie, no to sobie odlicz. Musisz posprzątać. Znaczy mówię income, znaczy przychód, który dostajesz. I robiąc od to, Airbnb. Mam jeszcze pewnie masę czasu wolnego, nie? No, doch. Więc mogę mieć 3 takie mieszkania. No. Więc jakbym miał jakiś kapitał wejściowy 6000 zł, to jest to gdzieś tam do ogarnięcia. Oczywiście, że tak, tego ludzie, znaczy mało osób, część chce wynajmować. Chce wynajmować, w sensie, no bo najlepiej mieć swoje mieszkania. Tak, tak, tak. Najlepiej mieć swoje mieszkania, natomiast to jakby bariera wejścia jest dość duża. Mm-hmm. I co? Więc tak, i jest potencjał. Ja szukałem takich ofert w Krakowie akurat. W Warszawie chyba rynek jest większy. Chociaż w ogóle, jeśli coś, to ja bym inwestował w Krakowie, bo Kraków ma, nie wiem, czy wiesz, ile turystów przyjeżdża do Krakowa rok w roku? Milion? 13. Milionów? Tak. Ale drugi jest, albo trzeci jest Wrocław. Wow, strasznie, a jak oni to liczą niby? No, łatwo. Lotniska, autobusy. A, czyli więcej tak naprawdę przyjeżdża. No bo ludzie bierzą autami, nigdy nie wiadomo, czy no nie, to turysta, to, czy nie. No nie, biorą jakąś, nie wiem, nie widziałem, nie czytałem metodologii. Myślę, że Kraków może być nawet lepszym rynkiem niż Warszawa, bo ściąga turystów zagranicznych bardziej niż Warszawa. Oczywiście, że tak. Warszawa jest trochę bardziej taka biznesowa, nie? Czyli Airbnb jest tam dla ludzi, którzy potrzebują przekimać, bo mają biznes. Mhm. Czyli przyjeżdżają, zostają na nas znowu spotkanie i wracają. Zresztą też są turyści oczywiście, natomiast no, też, Kraków jest jakby pierwszą destynacją dla osób z zagranicy, żeby zobaczyć też Polskę. Też mi się tak wydaje. Tak jest. Mhm. Tak jest. I co? Więc jakby możesz próbować wynająć mieszkanie, ale brakuje czegoś takiego, bo to jest jednak angażujące, czyli twój czas, przede wszystkim dostępność. Tym ludziom trzeba, tym gościom trzeba odpisywać na te wiadomości. Czyli dużo tego jest? Mało tego jest, ale dostępność jest ważna. W sensie tam się pojawia tak jak chyba na Facebooku fanpage'a to mają. Jak oczywiście, się odpowiadasz? Tak, że do godziny odpowiada. Ja mam do godziny. Ale możesz oprócz tego do godziny odpowiadać, mieć też instant reservation, instant booking, czyli tak, że... ale warto tak. Że nie, że nie trzeba pisać, tylko nie klikam. Klik, tak? Tylko, że zawsze grzecznie, ładnie jest napisać, hej Włodku, bardzo się cieszę, że przyjeżdżasz do Krakowa. To zdradzam. Jakby, jeśli przyjedziesz samolotem, przylecisz samolotem, dojedź w taki sposób. Jeśli przyjedziesz autobusem, pociągiem, dojedź w taki sposób. Mhm. Bardzo... Godzina check-inu. Już masz szablon pewnie, nie? Czy nie masz szablonu? Tak, mam. Kont, co mam, godzina keyboard, check-inu? Keyboard maestro, mam taką łapkę i robię... Command PKP, to się wkleja PKP, Command Airport, mam Command Airport. W sensie, żeby ci, bo jeśli nie masz check-in automatycznego, czyli klucze na ciebie czekają, albo kod do wejścia, albo masz przede wszystkim jakby na dole domofon, którego nie da się otworzyć inaczej niż kluczem, to musisz powitać gościa. Musisz wiedzieć, kiedy on jest, przyjedzie. I oczywiście możesz czekać na niego z laptopem, coś robić. A oni też czasem przyjeżdżają o 23:30, czy nie? Albo drugiej w nocy mogą się możesz przyjechać. Sobie zaznaczyć, że nie przyjmujesz. Tak, nie ma takiej opcji. No jak ma lotnisko z lotniska... No to wtedy nie wynajmę u ciebie, no. Eureka. No ale to jest zdecydowany minus względem hotelu. Z perspektywy kulturystyki. Jeśli przyjeżdżasz o 3:30, to jest zdecydowany minus względem hotelu, tak. Aczkolwiek są miejsca na Airbnb, gdzie... Że się hotele, chociaż nie wiem, czy mają się dobrze. Chyba mają się dobrze, bo się kolejne budują. Natomiast no jakby jest branża hotelowa i jest branża... Airbnb, której nie było jeszcze parę lat temu. Nie było parę lat temu. Sharing economy, psiamać. Uber. Ach. To nie znosisz? Nie znoszę. Bo? Bo to jest zła firma, bo zasady w Polsce, a na świecie też, są nierówne. W sensie, bardzo często, jakby to jest osoby, które ze mną podróżują taksówkami,
A jak muszę wsiąść, to wsiadam do Ubera, w sensie otwieram, nie płacę, nigdy nie zamówię Ubera, czy nie zamawiam Ubera, nie wiem, czy nigdy nie zamówię, natomiast jak rozmawiam zawsze z tymi, czekaj, bo powiedziałem, że ten, że ludzie się śmieją, bo ja zawsze pytam My Taxi, albo iTaxi, albo Taxify'a, wszystkie taksówki, co sądzą o Uberze, albo dlaczego, takich tak pytam. Ja już nawet nie muszę pytać, sami mówią. Albo sami mówią. Jeździ pan czasem Uberem? A jak jeżdżę Uberem, to im tam pytam, jak tam u nich. Więc co? Więc po pierwsze niefajne jest to, że zasady są nierówne. Co to znaczy? To znaczy, że żeby być taksówkarzem, musisz mieć, już teraz musisz mieć tu i tu działalność. Wcześniej nie musiałeś mieć w Uberze działalności, co było skandalem. Prowadzisz tą. Umowę o dzieło to było. Zarobkowo. W sensie jest to twój zarobek, raczej główny. Bo jeśli jeździsz sobie ty jako Włodek raz na jakiś czas swoim samochodem, no to okej. To nie musisz, to płacisz, nie musisz mieć działalności. Płacisz od tego podatek, ale nie musisz mieć działalności. Natomiast jak ty jeździsz 8 godzin dziennie, Włodeczku, no to raczej powinieneś mieć działalność gospodarczą albo być zatrudniony. Są takie firmy, też chciałem powiedzieć, proxy, które zatrudniają tych kierowców. No. I to już jest legalne wtedy, czy nie? Proszę? To jest wtedy legalne, czy nie? Jak te średnie firmy zatrudniają kierowców? Pod warunkiem, że je zatrudniają legalnie i płacą za nie podatki. No, tak. chyba zatrudniają i płacą podatki. Nie wiem, nie sprawdzałem, nie pytałem. Bo jaki jest twój problem z Uberem, z tym, że nie płaci podatków? A po drugie, była przyłapana wielokrotnie na bardzo chamskich i niefajnych zagrywkach, takich jak Godview, czyli menadżerowie wysokiego szczebla, powiedzmy, że jesteś kierowcą Ubera. Menadżerowie wysokiego szczebla mieli tak zwany boski widok, boski tryb w aplikacjach swoich, że nawet ciebie po zakończeniu pracy, kiedy jesteś sobie ze swoją piękną, którą się na marginesie kocham przez całe życie, żoną Moniczką, już po robocie. Kochasz moją żonę? Oczywiście, że tak. Podkochuję się w niej. Nie wiem, czy kocham, podkochuję się w niej. Przez to, że jesteśmy kolegami, to nie mogę podrywać jej, ale... Bo to jest taka zasada między mężczyznami. Taka, ja mam mało zasad w życiu, ale to jest zasada, że nie wolno. Nie wolno. Już się bałem, że mi ukradnie żonę. Więc ty po pracy, kiedy jesteś w swoim czasie prywatnym, oni mogli sprawdzać, gdzie ty jesteś na podstawie aplikacji uberowskiej, którą masz telefon. To mi się aż nie chce wierzyć. Jakby nakryte, złapane. Jakby, no ale gdzie? Mamy cię za rękę. Kto to złapał i kiedy? Prasa. Programiści, Włod, no było tak. Tak czytałem, ty mi tego linka podesłałeś. To no. Było pół roku temu, rok temu jakoś tak. Tak czytałem z niedowierzaniem, że mówił, wow. To mogło być tak, że... Znaczy to mogło być tak, zaraz. Mówię, że już będę się bawił od adwokata diabła. Jestem najlepszy. No tak, mówiliśmy z Grzegorzem, kiedy będzie potrzebował zrobić coś... Ja leki biorę, takie leki. To takie bardzo mocne leki na głowę. Ale nie mówmy, no. Kiedy, wiesz, kiedy masz w aplikacji ten tryb Godview... Tak. To ja zakładam, że on nie jest aktywny. Nie? Ty jako user, nie, czy ty jako menadżer? Ty jako kierowca, czy ty jako... Jako menadżer, ten Uber. No, jako menadżer, na Uber. To nie jest tak, że ktoś tam siedzi tak, aha, ten idzie teraz tu. To po co robisz takie rzeczy? Po co w ogóle... Ja wiem, jak ten biznes działa, bo robię apki, no. Tak? Z tego żyję. Tak. Więc jeśli... ta funkcja nie pojawia się znikąd. Ktoś powiedział, fajnie by było podglądać naszych kierowców, jeśli tego będziemy chcieli. Kropka. Potem idziesz do designera, żeby ci zaprojektował, gdzie to ma być, przełączać się. Potem idziesz do... estymujesz tego wartość i potem to programiści kodują. Kropka. Tak to działa. Tak to działa. Czyli ktoś przychodzi z pomysłem, hej, zróbmy tak, że będziemy widzieć, gdzie wszyscy są. Wszyscy i kierowcy. Nie ma innej możliwości, żeby to powstało. Musi ktoś przyjść i powiedzieć, mam taki pomysł, będziemy wiedzieć, gdzie są wszyscy nasi kierowcy. Jak no może nie... jeszcze był spisek programistów. Że programiści sobie sami to zaklepali. No nie, Włod, proszę cię. Proszę cię, no mała szansa, mała szansa. A jest też opcja? Jest też taka opcja. Że to jest nieprawdziwa informacja, czy nie? Jest też zawsze taka opcja. W sensie, że... Nie wiem, nie zgłębiałem się i nie... Nie stałem się menadżerem. Za rękę. Kiedy coś się staje, twoim zdaniem, w sensie, że tak było, że jest prawdą, a kiedy... Trudne pytanie, to jest... myślę, że trzeba sprecyzować kontekst, w jakim się obracamy. Bo kiedy na przykład uwierzysz, że tak było, że Uber wprowadził Godview? To jest ten etap, że ty już, okej, tak było. Kiedy zobaczę jakieś dokumenty autentyczne? Czy coś tak... Kto weryfikuje ich autentyczność? No, jakiekolwiek dokumenty. Ja ci pokażę jakiekolwiek dokumenty. No to dobra, no to dam ci inny przykład. Daj. Była ostatnia afera tydzień temu, że w CNN lokalnym w Bostonie leciało przez pół godziny porno. Słyszałeś to? Nie. I to poleciało na serwisach tam Independent, Washington Post i tak dalej. Mhm. To nie była prawda. Znane z reputacją serwisy piszą o tym w oparciu o tweeta jednego gościa z Twittera.
Że o, w mojej telewizji właśnie w CNN leci Polka, no, i zrobił screena. Kłamstwa, bo... które pojawiają się coraz częściej w mediach, no. Czyli, ale skąd kontynuuję... wiem, czy to nie jest kłamstwo? Gdzie ja widziałem w życiu cokolwiek, żeby potwierdzić, że to jest prawda? Gdzie ja cokolwiek widziałem? Poza tym, że ty mi mówisz o tym, bo coś przeczytałeś gdzieś w internecie. Dobrze. Nie mówię, że to nie jest prawda, ale gdyby w tym artykule były skany dokumentów. Już prędzej. To już prędzej. A wiesz, że to można sfabrykować tak. Ale już jest trudniej niż po prostu napisać... No to jest trudniej, ale niewiele trudniej. Czy gdybyś, no bo nie, bo dalej to, dalej możesz, ja ci dam takie dokumenty, dam ci link do artykułu, gdzie będą te dokumenty, tak? Albo że, nie wiem, będą zeznania menadżera. Poczekaj, będą zeznania menadżera, który stwierdził, że Uber jest zły, odchodzi i poszedł do prasy z taką informacją. To też możesz zakwestionować i powiedzieć, no ale on jest poszkodowany, on nie lubi Ubera, może kłamać. Tak. Znaczy, i zastanawiam się, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Przekonać. Nie, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Ja prędzej myślę, że to jest prawda niż nie. Tylko gdzieś tam dopuszczam tę furtkę, że to może nie być, jeszcze raz, to może być prawda, ale może być w innym kontekście prawda, niż my o tym gadamy. To wiesz, to może być jakaś taka, kurde, funkcja, która jest aktywuje się w momencie, kiedy kierowca zrobi coś złego, czy coś takiego. Tylko tych rzeczy, okej, okay. O, na przykład, oczywiście, że pobił kogoś, zgwałcił i oni muszą teraz wiedzieć, gdzie on jest. Na to nie wpadłem. Ja też dopiero teraz. Na to nie wpadłem. Natomiast okej, tylko jeśli masz takie intencje, to o nich powiedz w TOS, Terms of Może właśnie o to chodzi, żeby oni nie wiedzieli, że wiesz, że myśli sobie, a no bo tak to by zaraz wyrzucił telefon, jakby wiedział. Teraz wszyscy wiedzą, już wyrzucają telefon, bum, i straciliśmy możliwość łapania pedofilii. Zastanawiam się, ile było gwałtów, pobić i kradzieży przez kierowców. Może były i o tym nie wiesz, bo to też nie jest taki news, że o, wiecie, wiesz, się no Uber... poszłabyś do prasy, no znaczy tak, poszłabyś. Nie poszłaby na drugi dzień. No oczywiście. Albo w ten sam dzień. To poszło zanim to się stało. No. W każdym razie, jeśli masz wiele sygnałów, że coś jest szemrane, a takich sygnałów dotyczących jest sporo, to nie wiem, no możemy oczywiście powiedzieć, że jakieś lobby silne, taksówkowe, które w mediach ma wtyki w Washington Poście, w Wired. Jakieś lobby taksówkowe, dobrze wiesz, że jest. No jakieś jest. Klika tylko, i to tak zwane raczej cytat, to lobby taksówkowe. Mafia taksówkowa jest jakaś. Nie mówię, że jest silna i ona wypiera Ubera, nie daje im prowadzić biznesu. Jakaś jest. Ja mam tylko prośbę, żeby wracając krok wstecz, dwa kroki wstecz, żeby rynek był dla wszystkich graczy równy. Czyli jeśli, jeśli musisz mieć, albo wszyscy muszą mieć licencję, albo niech nikt nie ma licencji. Ja nie mam problemu, żebyśmy jeździli na GPS-ie. Z tym się zgadzam. Co prawda jeździłem teraz z takim nowym Uber-like, podobnym do Ubera startupem estońskim, Taxify. Myślałem, że Trafika. Jeździłeś Trafikarem? Jeszcze nie, to jest, że samochód pożyczasz, to jest zupełnie co innego. Wiem. Chcę to zrobić, ale mam samochód, więc jakby... Znaczy samochód, śmieją się ze mnie, bo jeżdżę takim samochodem, który jest 1/4 waszego samochodu. Ja się nie śmieję nigdy z tego. Ty się nie śmiejesz. Dziękuję ci, Płutko. Ty się nie śmiejesz. I Karol się też nie śmieje. A kto się śmieje w takim razie? Justyna się śmieje. Dzisiaj Justynę spotkałem. I to mówię. I się śmieje. A kiedy sobie kupisz samochód dla dorosłych? Można mówić, co to za samochód? Tak, Toyota IQ. Toyota IQ. No to jest taki troszeczkę większy smart. To jest dużo większy smart. To jest smart, w którym się mieszczą 4 osoby. To jest dużo większy smart, ale parkujesz nim trochę jak smartem, czyli oczywiście, że tak, zawsze. No, czyli zawsze jest jak smart. Mogę, tak. Na długość. Tak. Ale jest dłuższy niż jest, smart. Jest taki, taka żaba, jest taka, jakbyś taką żabę wziął i ciepnął ją o ścianę, to by spadły, to jest IQ. No. No. I się śmiała, bo... No bo to nie jest samochód dla dorosłych. No, a nie, stop, on się trochę śmieje z tego. Mówi, że to trochę wygląda jak Outlander inwalidów. No tak, to prawda. Takie malutkie, spersonalizowane, tak. Wracając do tego żeby zasady były równe. No, Taxify. To jest to samo jak Uber. W ogóle ściągnęli toczka w toczkę, to niefajnie, interfejs stary Ubera. Czyli naprawdę, toczka w toczkę. I oni weszli do Warszawy. I ja jeździłem z nimi kilka razy. Ci kierowcy naprawdę nie umieją jeździć. Gość chciał wjechać, jak się nazywa, Chmielna chyba, taka ulica, tak. Co u nas jest Floriańska. Gość chciał nas podwieźć pod samo kino Atlantic. A nie można? No nie znak. Nawet tak, znaczy wiem, że tam nie można wjeżdżać, ale okej, okay, on jest, nie wiem, czy był Polakiem, ale są znaki. Jest zakaz ruchu. Tak? A on chce tam się, on się tam pcha, wyprzymana, tu nie można. Ile miał lat mniej więcej? 30. Nie, 27, 8. No to na pewno. No, więc to się trochę martwię. Co do tej... Ale z Uberem nigdy nie miałem takich przejść, że ktoś gdzieś źle pojechał, nie potrafił jeździć. Nawet powiedział, że obsługa... Oni w ogóle często, przepraszam, jeżdżą na 3 aplikacjach, wiesz? Kto? Taksówka, kierowcy, nazwijmy ich. Ubera tak. Czy taksówek? Kierowcy, ogólnie kierowcy. Jeżdżą na 3 apkach. Jeżdżą na przykład na apce... Waze? Nie chodzi o nawigację. A.
jeżdżą na MyTaxi, jeżdżą na Uberze i jeżdżą Taxify'u. I co przyjdzie, to... Zdarzyło mi się w Taxify'u, że skasował kurs, bo w momencie, jak podałem, że ten kurs jest, powiedzmy, oni są teraz obłędnie tani. Obłędnie. W sensie to jest... Ja nie, ale Taxify to mają promocję dopłaca. Na start, czy tak? Tak, tak, chyba tak. Taxify dopłaca do tego. Więc jeździsz za jakieś 6 zł do, na Plac Zbawiciela, bo ja ostatnio, pozdrawiam cię, Adamie. Łącznie 6 zł? Tak, 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 6 zł jedziesz. No. To tanio. To mało, tak? To mało. A taksówką zwykłą jedziesz za 20, żeby widzowie mieli... To więcej niż połowę taniej? Tak. O, wow. Ale 7, to się zaraz kończy pewnie. No oczywiście, no tak, no ale... na pewno Taxify do tego dopłaca. Bo nie opłaciłoby się jeździć. No więc... No więc tak, no, trzeba wybierać. I w sensie, wiesz, ja... My mamy jako użytkownicy, jako ludzie bardzo poza prawem głosu w wyborach, ale w tym świecie konsumenckim mamy portfel. I tym decydujemy, czy wybieramy nie fair. Powiedzmy, ja uważam, że Uber jest nie fair. Bywa nie fair. Jest taki... Ale to jest wina Ubera, czy nieuregulowanego rynku jeszcze nad to są dwie rzeczy, to są Ubera. Dwa... Czy Uber jest winny tego, Włodku, że wchodzi w rynek Włodku, świat jest skomplikowany. Świat jest skomplikowany. Po pierwsze, winą Ubera jest, że zachowuje się niefajnie. Trzecia rzecz. W Stanach bardzo dużą konkurencją dla Ubera był, chyba już nie jest, Lyft. Tak, to właśnie miałem pytać. Tak, oni zaczęli zamawiać, Uberowcy, zaczęli zamawiać kierowców Lyfta i ich kasować w trasie. Kurde, to jest takie kopanie się kłokowska, wiesz, taka dziecinada. No to jest ja to samo, ale taksówkarze robią takie same rzeczy tutaj w Polsce, jak oblewają się oleją silnikowym. No dobrze, to gdybym o tym wiedział, gdyby oni byli zrzeszeni w jakimś eko, AI, coś, cokolwiek, to po prostu ich nie wybierał, gdybym się dowiedział. Nie dowiedziałem się o tym, to o tym się dowiedziałem i więc jakby mamy głos portfelem, więc jeśli ja mogę albo wybrać MPK, jak mnie nie stać i pojechać, a jeśli muszę, to wybrać, nie wiem, Taxify'a, albo wybrać regularną taksówkę, to wybieram regularną taksówkę. Kropka. I płacisz więcej. Płacę trochę więcej. No tak. Może ty masz ten komfort, że możesz płacić więcej, a może są ludzie, no mam ten komfort, no. Ale to przepraszam, że mam ten komfort, no. A czy Taxify jest tylko w Warszawie? Tak. Kolejny minus. No i ja mogę z niego skorzystać. Też tylko w Warszawie. I MyTaxi chyba też, przepraszam. No. No i Grzegorz znowu, a czemu teraz się chowasz? Grzeczne. Co? Aha, ja picie wody? Picie z butelki, nie jest grzeczne przed publicznością. Nie wiem, czyli ja się powinienem czuć źle, jak... Tak słyszałem. Jak jeżdżę Uberem? Patrzysz na mnie Nie. Bo powiem ci, dlaczego ja nie jeżdżę. Jeśli cię to przekona, no to też może zmienisz zdanie, ale sobie jeździ, czym se chcesz. Ciebie te argumenty mieliśmy w dyskusji. Nie jest mi bardziej moralne jeżdżenie taksówką w takim razie. Jest. Jest, tak? Jest. Bo też pompujesz polski rynek bardziej? Tak. A druga rzecz, bo widzisz, masz dwa wątki. Masz jeden, to są te portfele, którymi wybieramy usługi, firmy, ludzi, którzy nam pasują. Mhm. Oczami w przypadku mediów, a w przypadku zakupów to portfelem. A drugim w ogóle wątkiem to jest to, że są te nierówne zasady, tak? Że kiedyś nie musiałeś mieć działalności, czy musiałeś, ale to olewali. Że musisz znać topografię miasta, że musisz być niekarany. Masz szereg prawnych wymagań, żeby stać się taksówkarzem. No, chyba, że też musisz być niekarany. No. I znać topografię miasta, no. Czy nie. Tak. No. Więc wszystko jest, wszystko się zgadza. Tylko kwestie finansowe i prawne, podejrzewam, są problemem, tak? Tak. Nie wiem, chyba. Nie cool. Wiem, no. Dobra, no coś jeszcze, co chciałem cię zapytać, to jest z tą sztuką, o której mi tam trąbisz od dłuższego czasu. Głód. Po co mi trąbisz o tej sztuce od dłuższego Żebyś czasu? Żebyś poszedł. Po co? Bo to jest dobra sztuka, ona nie jest bardzo dobra, to jest dobra sztuka. Ona jest na podstawie książki Kappa Roza. Mhm. To jest taki bestseller, który wszyscy o nim mówią, tak powiedziałem chyba na Snapie, że wszyscy o nim mówią, a mało kto ją czytał, bo jest takim tomiskiem, tak jak Piketty. Ja kupiłem Piketty'ego. Trochę jak Biblia. Trochę jak Biblia, tak, trochę jak Biblia. Wszyscy nie mówią, mało kto czytał. Tak, więc jest to poważny problem tego, że jest ogrom niedożywionych osób. Już nie pamiętam tych statystyk. Mhm. Sztuka jest trochę przekłamana, jak rozmawiałem z Michałem Serwińskim na temat tego, ile organizacje pożytku publicznego, PAH między innymi, przeznacza na administrację, ile na faktyczną pomoc, bo w sztuce jest powiedziane, że mówiłem ci to? Ze 100 zł ile trafia? 10. 20 groszy. A ze 100 zł, które dajesz, tak jest w sztuce. I tak jest, nie, tak jest w tekście. W książce. 20 groszy trafia na faktyczną pomoc. I argumentacją jest, że te 20 groszy to jest tak więcej niż nic? Nie, że to jest, że jakby... Znaczy, ale to jest again, dziwne. Jest, oni tam próbują... 20 groszy. No to jest tak, że połowa pieniędzy idzie na samą organizację.
na to, że na tych ludzi, na te media, na reklamy, połowa. Mhm. Zostaje 50. Z 50, 25, czyli kolejna połowa, to jest pomoc, która jest niepotrzebna. Czyli na przykład w Afryce dostajesz koc. No ale to jak? Kurde, myślisz, że organizacja, która się zajmuje pomocą dla Afryki, kupuje im niepotrzebne rzeczy? Słuchaj, zaraz coś ci powiem. Z tych 25, kolejna połowa, czyli 12,50, to jest żywność przeterminowana. No jak? Dojeżdża, czemu, trzeba po co mi o tym mówisz? Ja nie chcę tego wiedzieć. Albo to jest nieprawda. W sensie, ja ci mówię, jak jest w sztuce, nie wiem, czy w tekście. I jak jest w życiu, naprawdę. Na przykład w życiu wiem, znaczy nie, w życiu, mam to z pachu, tak? Mam to z drugiej ręki od pani Ochojskiej, że no. Z drugiej, czyli przez Michała, tak. Że, który pracuje z panią Janiną, że to nie jest prawda, że połowa idzie na organizację, tylko 15 chyba procent. Czyli ze 100 już 15, zostaje tam 35, tak, tak. Więc te dane, no widzisz, to jakby... Again, znaczy jeszcze raz, świat jest skomplikowany, nie jest czarno-biały i trzeba czytać, szukać, komuś też ufać czasem, bo też nie można się zaczytać wszystkim, dążyć do tego. I komu ufać w dzisiejszym świecie? Blogerom? Nie wiem, mało znam. Snapchaterom? Tak, na pewno. Mam ufać takiej osobie, co przychodzi, tak, Snapchater przychodzi do YouTubera. Podawać wątpliwość, Włod. Wszystkim tym podawać wątpliwość. Możesz wierzyć. Poddaję wątpliwość, to mnie krzyczysz. Możesz nawet wierzyć, wiesz, ja... Czemu na mnie krzyczysz? Nie na ciebie. O, cześć, Mediafan. Siema, Grzegorz. Siema. A będzie Mediafan. Będzie wspaniale, wspaniały człowiek. Widzisz, Mediafan się zaangażował w WOŚP i zaczyna tam ogarniać im socjale. Tak, 29 marca będzie Mediafan. Ja widziałem przedwczoraj film na Netflixie. Tak. Widzisz, legalnie oglądam filmy. Wspaniale, ja też. No, staram się. True Cost, ten film się nazywa. Widziałem go. O, widzisz, to też jest dobry. To też jest dobry film. Jeśli ktoś nie ma czasu, bądź pieniędzy, ochoty chodzić do teatru, żeby uświadomić sobie, jak działa świat. Tak. Ten film fajnie to pokazuje i w szczególności na przykładach H&M, czy Zary, czy jakichkolwiek ciuchów, które są fast tanie. Fashion. Wiesz, fast fashion. To się nazywa. Wiecie ile jest sezonów, chyba w ogóle w tych fast fashion. Wiecie, ile jest sezonów? No, mi się wydawało, że są 4. To myślę, wiosna, lato, jesień, zima. Nie. Oni tam powiedzieli, że są 52 sezony. 52 sezony. Na każdy tydzień jest nowy sezon. Nie wierzę w to. What? Na każdy dzień jest inny sezon? No, że nie cała, ale oczywiście, że tak. Nie, może nie w Polsce. Może nie w Polsce. Ja myślę, że to jest część globalnego biznesu. W Polsce podejrzewam, że nie mają aż tak dużych zmian w kolekcji, ale dobra, załóżmy, że nawet, że mają. I w Polsce trochę inaczej działa. Jeśli mam spodnie za 79 zł, nie traktuję ich w ten sam sposób, co Brytyjczyk, który ma w dokładnie tej samej cenie spodnie. Tak, oczywiście, że tak. Bardziej bym tutaj kierował uwagę właśnie na zachodnią Europę i Stany, gdzie dla nich koszulka za parę dolarów, czy spodnie za 10 dolarów, czy 20, to są faktycznie rzeczy, które można kupić i wyrzucić po używaniu raz i nic się, w sensie z twoim sumieniem nic się nie stanie. To prawda. Tutaj coś trochę się podejrzewam ruszy. Nawet jak będziesz miał dużo pieniędzy, to coś tam się w środku ruszy, że wyrzucasz po prostu rzeczy, które kupiłeś. Tam jest wiele problemów. To znaczy jednym problemem jest to, że rzeczywiście zmieniamy Amerykanie, zachodnie kraje, których rzeczywiście jakby dla nas 79 zł to jest zdecydowanie więcej niż 15 dolarów czy 10 dolarów. Siła nabywcza jest zupełnie inna w Polsce, w Niemczech czy w Stanach, czy whatever, tak? Whatever się przetłumaczy na cokolwiek? Nie, ale możemy uznać, że jesteś hipokrytą. Więc nie możemy uznać. Nie, tego w ogóle nie. Tam były dwa ciekawe komentarze, ale... Znaczy jeden. Natomiast... I my tego nie mamy, nie wyrzucamy tych ciuchów za 79, tylko je nosimy, ściorają się. Zgadza się. No. Natomiast no w tej części problemu na szczęście nie uczestniczymy. Natomiast chociaż jak widzę blogerki modowe i tym, jak one, w sensie w ogóle moda to jest dla mnie coś blogerki dziwne, modowe to jeszcze, ale dziwnego, jak w sensie widzę, jak można... Jak widzę dziewczyny na YouTubie w tytule filmu jest Shopping Haul. Znasz to? Nie. I to było w tym filmie. Jakby tego przykładu użyli, żeby pokazać ten konsumpcjonizm do przesady. A, kupcie, tak. Jak przychodzą z 10 torbami i mówią, no i musiałem sobie kupić, znaczy miałem już nie kupować, ale nie mogą sobie odmówić. Tak, bo kosztuje 3 dolary, 5, 10, no. I no to nie jest ich wina. To jest gdzieś tam, wiesz, to jest trochę wina całego systemu. Znaczy w ogóle film pokazuje, że film że pokazuje coś innego, tak naprawdę. Film pokazuje, co się dzieje, kuźwa, z tymi ludźmi, którzy dla nas robią te rzeczy. Tak. Ale jak są uwiązani w tym i jak nie mają wyjścia. Tak. Nie mają wyjścia. Zobacz, o to mi chodzi. Mi nie przeszkadza to, że mamy materialistyczne podejście do życia. Mi przeszkadza to, że my mamy takie podejście do życia z kosztem innych ludzi, którzy umierają. Tak. Żebyśmy mogli wyrzucić swoje ciuchy, bo nam się znudziły. Znaczy oni nie dlatego umierają dlatego, że to jest jedyna opcja dla nich zarobkowa.
jak jest ta korporacja, przynajmniej to cytuję teraz film, proszę mnie poprawić, jeśli tak. Tam jest wałek jakiś w retoryce użyty. Jak jest firma Monsanto, ta przez wielu uwielbiana jako ten ogromny konglomerat, opatentowali ziarna bawełny, które ci rolnicy biedni muszą kupić za 17-krotność normalnej ceny bawełny, tego ziarna, bez tej modyfikacji genetycznej. Oni to ziarno opatentowali, więc oni muszą kupować. Potem, jak już przychodzi co do czego, ci biedni rolnicy nie mają pieniędzy, żeby spłacić długu firmie i popełniają samobójstwo. Pamiętasz ten fragment? Tak, tak. Tak, jest tak. Połykają fiolkę z azotem. Przez 16 ostatnich lat było 250 tysięcy samobójstw rolników tylko. W Indiach jest największa ilość, fala samobójstw. 250 tysięcy ludzi zginęło, bo nie mieli za co zapłacić firmie, która opatentowała ziarno bawełny, żebyśmy mogli chodzić w nowych ciuchach. I bo mi się smutno robi, jak to myślę nawet. I zgubiłem wątek. Popełniając to samobójstwo, wypijają te pestycydy, którymi pryskają swoje nasiona. Tak. Jakie to jest zatoczone błędne koło, nie? A my widzimy reklamę z jakąś nową modelką w tych ciuchach, które my musimy koniecznie mieć, żeby być szczęśliwi. Tak. Albo nowego iPhone'a, bo pewnie, znaczy nie wiem, ale była ta seria samobójstw. W sensie w fabryce Shenzhen, w mieście Shenzhen. Żeby mieć nowe iPhone'y, to ludzie muszą Zamontowali siatki bezpieczeństwa, bo ludzie się rzucali. Pracownicy fabryk rzucali się. I teraz co można z tym zrobić oprócz płakania? Mhm. To te firmy, które korzystają z tej prawie niewolniczej pracy ludzi tam, moim zdaniem część swoich zarobków powinni lokować w redystrybucję tych swoich dochodów powinni zrobić dla tych pracowników, którzy dla nich to robią. Odwdzięczyć im, że bez nich to nie byłoby możliwe. Oczywiście. Poprzez polepszenie ich warunków pracy, zapewnienie im jakiejś, nie chcę mówić odszkodowań, ale jakiejkolwiek opieki socjalnej. Edukacji, w ogóle jakby tak, wszystkiego. Wydaje mi się, że tego się nie robi, tylko się wykorzystuje kapitalizm do tego, że jest ktoś, kto zrobi mi to za dolara, no to go biorę, jak się mu zgodzi. A jak się pojawi ktoś za 50 centów? A jak popełni samobójstwo, no to przecież znajdzie się inny. Oczywiście. Skandal w ogóle nie... W sensie świat jest tak delikatnie... spekulacje na cenach zboża w giełdzie Chicago. Ale to było w głodzie, przepraszam. Co to było? Tego nie znam. To, że ceny są... W sensie to, ile kosztuje kilogram czy tona zboża, to w ogóle nie jest kwestia popytu i podaży, tylko kwestia spekulantów, którzy handlują w Chicago na giełdzie. Wiesz, chcą zarobić. Przez to biedny rolnik może wydał dużo więcej, a nie ma. Albo sprzeda taniej niż myślał. Sprzedać taniej. Nie można chyba, można sprzedać taniej. Tam była taka teza, że cena człowieka się nie liczy. Byt się dla nich nie liczy. Dlatego trzeba się nad tym zastanawiać. Trzeba takie dokumenty oglądać. Też je weryfikować, bo też tam mogło być. Widzisz, takie rzeczy wierzysz. Ja też. Natomiast tam też może być. Kręcą te fabryki. Ale też wracając do poprzednich tematów, też kręcą, też pokazujesz, też widzisz, a jednak wątpisz. Dobrze, to w takim razie na daną wiedzę, jaką posiadam teraz, póki nie przyjdzie ktoś z lepszym argumentem i nie wyprze mojego obecnego, będę wierzył w to. Tak. Jak przyjdzie ktoś sensowny i powie, to jest ściema, bo to, ja powiem, może faktycznie, to zmienię swój światopogląd. Na dany moment mam taki, jaki mam, bazując na tej wiedzy, jaką mam. I co możemy my zrobić? To jest właśnie oglądać tego typu dokumenty i decydować tym, co mówiłeś, że możemy decydować dolarami. Znaczy ze złotówkami w naszym przypadku. Czyli na przykład mniej kupować w H&M-ie. Co rok nowego iPhone'a. Najlepiej nie kupować, tylko nie wiem, pójść na ciuchy i sobie kupić jakieś te same ciuchy, tylko lekko używane za 10 razy taniej. Albo co, od jakiegoś projektanta, czy lokalnego, czy ktoś lokalny robi ciuchy? Ja nie wiem, wiesz co, miałem ten problem. W Polsce? Chodziliśmy po sklepach i po tym dokumencie i chciałem, rzeczywiście... Ruszyło cię? Absolutnie. W sensie, jak teraz patrzę na ludzi chodzących po galeriach handlowych, to i na siebie. To widzisz ten dokument? To widzę ten dokument. No i to jest super. Natomiast starałem się, wiesz, poszedłem do polskich firm, poszedłem do, już nie pamiętam, do już nieważne. Poszedłem do jakiegoś polskiego twórcy i sprawdziłem, bo to jest głównie w tym dokumencie True Cost, jest pokazany Bangladesz, bo Bangladesz jest jednym z największych, czy największym nawet producentem odzieży na świecie. Więc, bo chyba jest tańszy od Chin. Tak było, nie?
Więc zacząłem sprawdzać metki. No i polski ciuch jest zrobiony w Bangladeszu. No i teraz nie mam wiedzy. Pytam te panie, mówię im o tym w ogóle dokumencie, panie. My nie wiemy w ogóle. No pewnie, że nie wiedzą, ale to też nie jest ich obowiązek wiedzieć. Ale się pojawi Marka, bo to jest luka. Pojawi się Marka, która mówi nie. My nie płacimy, powiedzmy, dolara, czy tam 50 centów. Nie wiem, jaka jest waluta w Bangladeszu. To być może nie będzie mogła konkurować na rynku. Nie, oczywiście, że ludzie się znajdą. Stary, no nie. Tak samo jak z szyciem ciuchów. To no nie wiem, to Krzysiek Gonciarz chyba, jak robił te swoje teraz ciuchy, to wiem, że on je szyje w Polsce. Wspaniale. Przez to są droższe. Wspaniale. Ale chciał, żeby były szyte w Polsce. Bardzo dobrze. Więc może też jest tak, że jak chcesz kupują, dać tak? ludziom coś taniego, to ludzie taniego. Kupują. Jak chcesz dać komuś koszulkę za 35 zł, to ona nie może być wtedy szyta w Polsce. Ale tu nie o to i chodzi, znaczy, nie popadajmy w skrajność, bo jak zabierzemy wszystko i będziemy robić to w Polsce, to prawdopodobnie kapitał, bo to widzisz, rząd Bangladeszu ma w tym interes, żeby takie niskie, przecież jakbyś miał tam dobrego przywódcę, prezydenta, powiedział nie, bo teraz płaca minimalna jest 4 dolary za godzinę. Mhm. No to mogłoby się tak stać, tylko te wszystkie firmy się przeniosą do innego tańszego miejsca. No tak, więc to działa. Jest... To zresztą w tym filmie też to było, że jeśli ktoś powie, no ja to zrobię za 5 dolarów, no. Zaraz pojawi się ktoś, kto powie, że ja to zrobię za 4 dolary, automatycznie wracają do tego, stary, musisz to zrobić za 4 dolary, bo jak tego nie zrobisz... Tak, to ja pójdę sobie dalej. Nawet nie za 4, jak nie zrobisz tego za 3,70, to pójdę do tego, on robi to za 3,70 i to trwa do tego momentu, aż będziesz musiał z czegoś zrezygnować. Z bezpieczeństwa, z jakości i przez to, że nie możesz zrezygnować z jakości, no bo ja muszę mieć super dostarczony towar, to musisz zrezygnować z bezpieczeństwa. Czy dlatego, że ten produkt jest ważniejszy niż ludzkie życie? Czy to już zbyt uproszczenie na mój chłopski rozum? No jest na pewno, bo jakby jest ważniejsze niż ludzkie życie, bo był ten przecież rok temu, ten wypadek w fabryce ciuchów w Bangladeszu, co pracownicy mówili, że hej, ściany mają pęknięcia. Miały wielu tam dłuższego czasu, ale już są poważne te pęknięcia. Zgłosili to do jakiegoś menadżera wyższego szczebla, a on powiedział, nie, do roboty, co tam gadacie? A, tam pracować. No i budynek się zawalił, zginęło 1000 osób. Albo nie miał pieniędzy nawet pewnie, żeby to naprawić. Right? No, nie wiem. Pewnie wszystko chodziło tak dopięte na ostatni guzik, że wiesz, że... Ale no... To się mówi stop. Mówi się, panie szef, jak się nazywa szef? To jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, jest szef Zary. Kto? Szef Zary. Jeden z pierwsza dziesiątka na pewno. A w ogóle wiecie, że pierwsza dziesiątka osób na świecie ma już kapitał większy niż pozostałe 50% ludzkości? Oscar Perez Marcot? Nie. Nie? Właściciel Forbes, pokaż, najbogatszy na świecie. Proszę. Ja musiałem się ustosunkować, że tam były dwa komentarze o Airbnb. No. Ale zamknijmy to. W sensie, po pierwsze wybierać portfelem. Czyli jeśli pojawi się marka, która mówi, hej, szyjemy w Bangladeszu, ale... A macie Ortega? Ortega, tak. Szyjemy w Bangladeszu, ale płacimy tym ludziom godnie. Tak. To wybieram, jak mnie stać, tą bluzę. Albo jak mnie nie stać i mogę. Znaczy, jak mnie absolutnie nie stać, to trudno. To kupuję najtańsze produkty. Tak. Natomiast jak mnie stać, jak mnie ledwo stać, to może, nie wiem, nie kupuję 5 longsleeve'ów i marynarek, tylko kupię jeden porządny, albo porządniejszy z tej firmy. Zakładam... Albo w ogóle, przecież masz longsleeve'y. Ale o co chodzisz, bo przecież przenosisz się tak, znaczy tak. No jak masz longsleeve'y, to nie musisz mieć marynarki. Dobra. No. Albo wybierasz po prostu tą markę, na którą cię stać i która godnie traktuje swoich pracowników, ludzi, jest taka, wiesz... Environmental friendly. Tylko wiesz, no to już trudno, czy można to jakoś wymusić, czy to rząd musi wymuszać, Mój kochany twierdzi, że jedynym rozwiązaniem w długiej perspektywie to jest rząd światowy, bo nie da się zmusić, wiesz, to jest rząd światowy, to jest jeden taki Obama. Czekaj, muszę napisać na świecie NWO. Co to jest NWO? No New World Order, który właśnie zakłada, że będzie jeden rząd, który będzie rządził nami wszystkim. Tak, i po wszyscy tak mi się wydaje, że to jest jedno rozwiązanie. Wszyscy teoriospiskowcy konspiracyjni tego się najbardziej obawiają, że dojdzie do tego, że będzie jeden rząd światowy. No to czemu się obawiają? Jak właśnie może będzie... W sensie zależy, jaki rząd światowy. No bo wtedy... No właśnie, dojdzie do władzy... No bo oni myślą, że będzie zły. Nie chcę odczytać Trumpa, myślą, że będzie dobry. Bo Trump jeszcze nic specjalnie, chociaż trochę zrobił już. Ale zobacz, jeśli największym imperium świata rządzi ktoś, kim ty nie chcesz, żeby rządził, no to do tego może dojść, jak będzie jeden rząd światowy. No ale jeśli tym mniejszym imperium, jaką jest Polska, rządzi ktoś, kto nie chce, żeby rządził, to co? To też jest to sam problem. Co, mogę emigrować. Myślę, że dużo bezpieczniej jest tak, jak jest teraz, bo jak masz jeden organ na górze, który rządzi wszystkim, bez opozycji,
to myślę, że to jest gorsze rozwiązanie niż ten z opozycją. I myślę, ale to że jest Stany jedyne mają tę opozycję w postaci Rosji. Są Stany i jest Rosja, no jeszcze masz Chiny. No, tak. Jeszcze masz Chiny. Ale jak była zimna wojna, to te siły się balansowały. Ale to ci nie rozwiązuje problemu, o którym mówimy. To ci nie rozwiązuje tego, że będziesz, że Zara i Ortega i cała reszta... Nie, no, nie rozwiązuje, tylko mówię, że tak jest chyba lepiej. Jak masz rząd światowy, poczekaj, no to ustalamy, płaca minimalna na całym świecie, w różnym może, nie wiem, czy będzie jedna płaca minimalna, ale nie można człowiekowi płacić mniej niż 3 dolków. No nie można, bo on nie wyżyje. Koniec, kropka. Tak jak w Polsce masz płacę minimalną. Tylko nie wiem, czy ty nie... I bardzo dobrze, bo została podwyższona. Nie wiem, czy to PiS prowadził. No. A jeśli tak, to brawo. Nie można człowiekowi płacić mniej niż 12 zł. Stary, ja zostawiałem... Pamiętasz, jak się spotkaliśmy na AGH-u i mieliśmy jakiś tam wykład. Ja miałem wykład, tak? Oddawałem płaszcz do szatni i pani powiedziała, że pracuje po 12 godzin na uczelni państwowej. No. Tylko jest na śmieciówce przez firmę zewnętrzną zatrudniona. Pracuje albo 10, 12, coś więcej niż 8 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu i ona zarabia miesięcznie, żebym nie pomylił, 800 zł? 900 zł? Stary, no. Stary. No to ona jest super, bo nie przyczynia się do problemu kupowania nowych ciuchów. No nie, proszę, huknę cię znowu, no. Huknę cię, bo. Nie możesz tak. Tak nie wiem, że tak nie myślisz, no. Nie rzucaj takich... Słów na wiatr. Takich słów... Bo ty się denerwujesz. A ci no tak łatwo zdenerwować. Się... Nie, podjudzić. Judzić? Podjudzić. Więc A, głosujemy portfelami, B, mówmy o tym, C, wybierajmy władze, rządy, które jakby dbają o ludzi. Nie chcę powiedzieć głosujmy na Razem, czyli na kolegę pana, który był w trzecim tutaj u ciebie tydzień temu, tak? No, czemu nie? Bo nie wiem, bo nie znam. W sensie Razem jakby ja nie mam na kogo głosować. Czemu, ja obecnie... że nie głosujmy, jak nie znasz? Ja nie mówię, znaczy... Nie, bo gdybym wiedział absolutnie, że jakaś partia polityczna jest zgodna, znaczy wierzę w nią. A jest jakaś? Nie ma właśnie. To jest a problem. Jaka jest najbliżej? Wiesz, no, jest najbliżej? Razem jest dość blisko. Ruch Palikota. O, nie, nie, nie. Razem jest najbliżej. Właśnie, Palikot razem jest najbliżej. SLD był kiedyś. Muszę przestać lewaków zapraszać, bo mnie ludzie odsubskrybują już na dobre. Ja jestem, no tak, lewak, tak, tak. Ja jakbym więcej miał tych sprzed drugiej, to bym miał ale, więcej subów. Znaczy ja... Nie wiem, no ja chcę płacić wysokie podatki, tak? I teraz w ogóle nawiążę, bo ktoś, dwie osoby napisały, po pierwsze, tak, że Airbnb przez to, że ja wynajmuję to drożej, to spada rynek mieszkaniowy dla studentów i w ogóle dla ludzi, którzy jakby nie mają. Przez takich ludzi jak ty? Tak. No bo jeśli ja mogę zarobić 3000 na półtora. Zakłada, że takich ludzi jak ty jest dużo. Zgadzam się w pełni. No i jest coraz więcej. Jest absolutnie... Nie, ile jest takich jak ty? Jest ogrom. Poważnie? Ofert Airbnb jest ogrom. Dlaczego nie, Niemcy... Nie ofert. A, no okej. Okay, no ofert, no. Okay. Dlaczego Niemcy w Berlinie jest zakazane Airbnb? Dlaczego chyba... Jest zakazane Airbnb? Oczywiście, nie możesz. Możesz tylko wynajmować Airbnb, jeśli... Chyba mieszkasz w tym mieszkaniu. Czyli masz pokój i sobie dorabiasz. No co ty gadasz? Tak. Ale zakazali, bo... I wiesz, jaki tam jest szacunek do prawa? Tam nie jest coś takiego, zainwestowałeś, zrobiłeś, że ociach od 2000 połowy 17 wprowadzamy takie prawo. Nie. Mhm. Jeśli ktoś już zaczął robić Airbnb, to ma chyba tam karencję, jest, nie vacatio legis, 3 lata na przetransformowanie się, oddanie tego mieszkania na rynek wtórny. Aha. Oh, wow. No. Więc tak, ja się zgadzam z panem, który to mówi, no ale jakby co ja mogę z tym zrobić? No nie uczestniczyć w Airbnb i nie zarabiać. No to trochę tak podpada gdzieś tam pod tego Ubera. No nie, to nie, a to jest drugi argument, że czy podpada Airbnb pod Ubera? Nie, bo ja trochę hejtuję Ubera, a czy podpada z podatkami i z nierównym podejściem. Bo jeśli ja byłbym bardziej, i to jest może zadanie dla rządu, bardziej opodatkować najem krótkoterminowy. Bo ja płacę jakieś tam podatki od tego. A jak jest już jakiś podatek, jaki jest teraz? W sensie jest taki sam jak od najmu. Jest 8, księgowego musiałbyś mnie go zapytać, bo on mnie rozlicza. Jakieś 8-10%, tak? Nie 20%. Tak. Okay. Tak, tak mi się wydaje. Nie, no, sorry, VAT jest, VAT jest 8,5. Jest normalnie 19 albo progi. Aha. Tak. No, czyli sporo. Tak, sporo. Sporo, oczywiście. No, dużo, no. Natomiast od najmu długoterminowego masz takie same podatki, więc to nie jest issue. Więc jeśli... No, w sensie kwestia. Więc jeśli to jest zadanie rządu, żeby takie rzeczy ucinać. Bo rzeczywiście zgadzam się, że pojawia się problem. No ale to jakby mówisz to w taki sposób, że będę korzystał, dopóki będzie można. To jest zadanie rządu. A jeśli jeszcze rząd nic nie zrobił? No mogę się wycofać, ale nic z tym nie... W sensie okej.
No, okej, masz rację. Ty się wycofasz, jestem trochę rynku zawahany. Nie zmienisz, no. Ale to samo jest z Uberem. Wycofałeś się z niego. Nie, ale Uber jest jeszcze drugi. Czekaj. Uber jest jeszcze w mojej ocenie niezbyt fajną firmą. A Airbnb jest wyśmienitą firmą, która dba ale po pierwsze o community. Prowizji. 3% biorą, kolego drogi. 3%? A Uber chyba bierze 30%. Jakby gdzieś tam zamawiałem i była jakaś opłata serwisowa, ale nie z twojej perspektywy, z perspektywy tej 3%. Osoby, która... Aha. Nie, jakieś 70 zł aha. opłaty serwisowej. Myślę, what the fuck, tak dużo? Okej, okay. Od nas Chorywali? Hostów bierze 3%. Aha, no może. Natomiast i daje absolutne wsparcie. Znaczy wiesz, ja tam reklamowałem, oni włączyli taki smart 8,5% pricing. 8,5% ryczałtem najem, ktoś napisał. Tak, ale jeśli masz chyba więcej, tak Jarosław zatrzymał rynek wynajmu mieszkań, dlatego zablokowali. Tak, o właśnie, widzisz, Maciej Mediafan, dziękujemy za tą wiadomość. Czyli zablokował, znaczy w sensie zatrzymał rynek Aleksandro wynajmu mieszkań. Live trwa godzinę 40. Słyszysz? Tak. Że aż tak, ale to było ewidentnie gdzieś tam w statystykach się przejawiało, że ten Airbnb tak no, że ludzi tak nie stać, ludzi po prostu nie stać na to, bo ceny podskoczyły. Mm-hmm. No bo jeśli ja mam zarabiać, czy ktokolwiek, Berlińczyk, Franc, ma zarabiać 3000 z mieszkania, euro, albo 1500 z długiego najmu, to wybiera 3000. Większość raczej wybierze 3000. Niektórym się nie chce, wybiorą 1500, ale większość. Więc żeby ci się to jakby wyrównało, to potem jest, nie wiem, 2200. No to zaraz, to nie dąży, za 200, nie dąży za do tego 200. samego teraz w Krakowie? Czy tam w Warszawie? To znaczy? No to samo co w Berlinie, to nie będzie powtórka? No nie wiem, zobaczymy. Czyli może nie być. Może nie, bo jakby jesteśmy innym krajem i mamy inne zasady. Są kraje na świecie, że nie jest zakazane Airbnb. Ale zobacz, co robią te biznesy internetowe oparte na sharing economy. No. Czyli wkraczają w rynek, który jakoś sobie tam działa. Tutaj w tym przypadku rynek najmu wtórny, a tutaj taksówki. No i psuje ten rynek. Zmienia go. Zresztą Berlin chyba też Ubera zablokował, czy nie? Tak. No, więc zablokował i Airbnb, i Ubera. Tak. Jest to trochę dziwne, czy nie? No Niemcy mają do pewnych rzeczy dobre podejście. To jest dobre podejście. To jest społeczne, społecznie odpowiedzialne podejście. Lewackie. Nie lubię. Lewackie jest to bardzo pejoratywnie chyba nacechowane. No, więc pewnie jakby, tak, nie, przepraszam. Ale też jakby tak, jak ja to mówię, to moja intencja nie jest negatywna. No. No to nie mów lewackie. Lewicowe, przepraszam. No, tak jest lewicowe. No. Kropka. No, to Grzegorz będzie nam rozpieprzał rynek. Biedni studenci, wiesz, bo ja już mam ten czas wiesz, za sobą. Ale chciałbym, żebyś ja się moralnie czuję dwuznacznie, bo z jednej strony zgadzam się, że Airbnb rozwala ten rynek, a z drugiej w tym uczestniczę. No ja też bym się czuł dwuznacznie. Ja się czuję tak w tym, ale trochę się czuję bezsilny, tak? No i tyle. Takie zarobki są obecnie w ochronie sprzątania, no właśnie, pracowników fizycznych. Na studiach pracowałem jako hostessa za 8 zł za godzinę. Wiesz co, kiedyś było mniej, nie wiem kiedy chodziłeś na studia, ale no. Konrad Kluczkowski, który był w drugim odcinku, opowiadał, że on pracował jako ochroniarz tu gdzieś niedaleko i on wtedy zarabiał za godzinę stary strzelaj. To było rok 2001 albo 2. 4. No coś 3,60. No. Jak to ja właśnie to usłyszałem, pani tak, tak. Jak ja to usłyszałem. No i tak być nie może, no. I tak być 3,50 nie może, więc... za godzinę. I jeszcze miał sytuację, że kradli mu kable. Ale też skończmy już tą politykę, dobra? Proszę, to jest to samo. To jest małe płace, to jest polityka. No właśnie, więc jakby odejdźmy od tego. Bo ja się nie czuję kompetentnym, w sensie miałeś dużo... To chcesz skończyć ten temat, czy tak, czy chcę coś powiedzieć i dobrze, to przejdźmy na temat, w którym czujesz się bardzo kompetentny, czyli coaching. Coaching osobisty z przyjemnością. Grzegorz ma, drodzy państwo, ma tak ułożony światopogląd, że w tym światopoglądzie jego coaching nie jest wysoko. I widziałem dzisiaj na Snapchacie wrzucali zdjęcie magazynu Coaching, w którym pisze Konrad Kluczkowski. No być może tam się trafiają. Stronie być może tam felieton Konrada. Być może tam się trafiają mądrzy ludzie. No. Podejrzewam, że Konrada tam. No. Wrzuciłeś zdjęcie, podejrzewam, w celu obśmiania. Taki, opuszczenia oka. Jesteś wielkim fanem fanpage'a zdelegalizować coaching. Jestem wielkim fanem. Siedzisz tam, klikasz? Nie klikam. Jak się coś pojawi, jak mi Ale nie wierzysz w likwidację Polipa. Nie wierzę w Mateusza Coachingera. Wiemy likwidację Polipa, on się z tego wycofał. No dobra, To jest mało wspólnego z coachingiem, to tak używam jako przykład. No tak, ale taki jest człowiek, no. To jest biznes. To jest po prostu biznes. To jest bardzo biznes. Ale z Andrzejem Tucholskim warto, o tym gadałem. Warto oglądać. Krzysiu, warto. Że coaching
sam w sobie może być bardzo dobry. Jest sporo ludzi w coachingu, którzy nie chodzą po scenach, nie są celebrytami. Oczywiście, że tak. I ratują biznesy bądź też rodziny. Oczywiście, że tak. I oni cierpią przez to, że ludzie, którzy wykorzystują ten image coachingu do swoich niecnych celów. Francusko pochodzenia słowa. No. W ten sposób, że ci, którzy robią niby dobrą robotę, muszą chodzić się tłumaczyć, że robią coaching. Tak. Więc wiesz, że jest też dobra strona tego. Tak. A ty byś zdelegalizował tak wszystko. Tak jak psychologii. Absolutnie nie. Absolutnie nie. W ogóle absolutnie nie. Jestem samozwańczym. Po prostu nie lubię coaching, nie lubię oszustwa i nie lubię... Może po prostu... Grzegorz, no bo popatrz. Coaching cię uczy wiary w siebie. Może po prostu nie wierzysz w siebie. Daj mi dokończyć. Poczekaj. Widzisz, już, ale już się broń. Popatrz, jaką masz defensywną postawę. Proszę. Się napiję. To też na coachingu możemy przerobić twoją defensywną postawę. Co tam jeszcze oni uczą? Uczą, jak wchodzić w interakcję z ludźmi i jak siłą perswazji przekonywać do swojego zdania. Może tego też nie chcesz tego potrafić. Tak. Co jeszcze? Bo może po prostu nie chcesz dużo zarabiać też. Też na pewno. Wiesz co, gdzieś tam sobie myślę, że coaching dla wielu daje jakąś taką początkową dawkę motywacji, nie? Czyli taką, ktoś obejrzy, dajmy kogokolwiek. Twojego ulubionego Mateusza Grzesiaka. Mhm. Ogląda i sobie myśli, wow, ja też tak mogę. I myślę sobie, słuchasz mnie? Tak. I myślę sobie, nie ma w tym jakoś tak bardzo nic złego, bo to jest taki płomyczek, który on gdzieś tam rozpala w kimś, tylko że jeśli on tego płomyczka nie wykorzysta i nic z nim nie zrobi, typu nie powie sobie, a... On, co, czyli kto? No ten widz, czy tam ktokolwiek siedzi, tam ogląda filmiki na YouTubie, klika User, i mówi, a ruszę dubsko i zrobię coś ze swoim życiem. Mhm. Aczkolwiek też nie uważam, że życie służy do tego, żeby coś z nim konkretnego robić. Mm-hmm. Coś jest ciekawe. To może właśnie, wiesz, może taka pierwotna dawka motywacji jest mu potrzebna. I to nie jest mój argument na poparcie coachingu. To jest gdzieś tam to ziarenko, które dostrzegam, że może być dobre. Natomiast to, czy to jest biznes, no to myślę, że masz tu dużo racji. Tylko w złym tego słowa znaczeniu biznes, bo ci dobrzy coache, to też jest ich zawód. Mhm. I oni, to też jest biznes, natomiast to jest biznes, który coś robi dobrego za pieniądze, które bierze. Natomiast ten coaching, z którego się chichramy, czy ja się chichram i ty też się trochę chyba chichrasz. Ja się nie chichram, ja obserwuję z zaciekawieniem. Jest różnica. Pobudki są podobne, ale reakcja jest tutaj... Może, że taka sekurantka to zabrzmiało. Ja się nie obserwuję z zaciekawieniem. Bardzo ładnie to zabrzmiało. Muszę to wykorzystywać. Więc co? Więc jeśli to jest sztuczne i to jest pompowanie... człowieka takie, możesz dzisiaj, mhm, sprzedasz więcej, zrobisz, powiesz jej, jemu, to jest ulotne. A kosztuje 400 zł za godzinę. Ale ty też podajesz jakieś skrajne przykłady, bo większość ludzi nie chodzi na te szkolenia, nie kupuje tych konferencji za 6000 zł. Tylko co, tylko oglądamy Mateuszka, który pompuje ludzi. Ale dobrze, oglądajcie sobie Mateuszka. Jak ty mówisz słowo Mateuszka, to w tym jest bierna agresja. Jest, absolutnie, jestem bardzo passive-aggressive. Jak ty mnie sam nazwałeś, tak? No jest taka, właśnie taka Mateuszka. No co to znaczy? No bo gość jest, no nie chcę oskarżeniami, ale... No właśnie to wiesz, bo jak nie ma kogoś przy nas, to zawsze dobrze mówi się o tych, kogo nie ma przy nas. On by się bronił, zastanawiam się jakby tu był. Mówiłby, no ale ja pomagam tym ludziom, ale... No kurczę, ale pomagasz im na chwilę w większości. Pomagasz im sztucznie. Nie mam pretensji, słuchaj, ja nie mam pretensji, że on bierze za pakiet platynowy, gdzie możesz nie dość, że go posłuchać, to jeszcze zjeść lunch w, nie wiem, 80-osobowym, 13-osobowym, obojętne, stole. Mhm. Płacisz tam 7 tysięcy. Ja nie mam z tym problemu. W sensie, jak ktoś się na to chce i to pomoże. Tak, tylko że to jest napompowane, nieprawdziwe, ulotne, efemeryczne, chwilowe, niepogłębione. Natomiast jak pójdziesz, przejdźmy, bo coaching jest dość blisko psychologii, psychoterapii, prawda? Jest gdzieś tam. Tak, ogóle musisz wspomnieć o tym, że żeby być psychoterapeutą, nie trzeba być psychoterapeutą. Żeby być psychoterapeutą, nie trzeba nic poza chyba kursem jakimś. Tak, to mnie mega zaciekawiło, ale mów. Tak, więc jest to blisko. No to też w branży psychologicznej, psychoterapeutycznej, możemy o tym za chwilę powiedzieć, jest masa biznesu takiego, nie... Brakuje mi słowa.
niedobrego, czyli nie pomagasz faktycznie, tylko po prostu chcesz, żeby ten pacjent cały czas przychodził. No przychodzi, przychodzi, płaci, stóweczka, ciach, no więc leczysz. Mhm. Nie wyleczyć, tylko leczyć, o. Więc no, z tym mam problem. Jeśli oszukuję, bo trochę to jest oszustwo. Włot. Ale czemu? Jeśli ja ci mówię, że apka Headspace, wracając, tak. Będzie dla ciebie cudowna, tylko zapłać za nią $100, a ona nie jest. Jest dla bardzo wąskiej, nie wiem, czy są jakieś badania na temat coachingu. Czy w ogóle weźmy 100 osób, 1000, 10 tysięcy. Właśnie chyba nie ma, wiesz? Bo chyba to jest nie do udowodnienia. Bo chyba to jest jak... A nawet jeśli są, wydaje mi się, że są, to jest taka próba jak... na pewno jest w psychoterapii są takie badania. Że weźmiesz grupę, powiedzmy 100 osób, które będą chodzić do pana Mateusza i będziesz ich pompował tymi złotymi, świetnymi myślami, że siła jest w tobie i środa jest w tobie i wszystko jest w tobie. No to podobny odsetek osób pomoże zmienić życie i rzeczywiście będą zmotywowani do działania, jak w próbce 100 osób, która nie będzie chodzić na żaden coaching. No więc jakby... I branie za to 7 tysięcy jest, przepraszam, moralnie. Ale to po pierwsze, to 7 tysięcy daleko... to ty wziąłeś, skąd ty wziąłeś te 7 tysięcy? Z jakiejś strony jego, no na no, Boga. No to ja byłem kiedyś na takiej stronie. No bo 4,5 za krótsze, no. Nie, to proszę jest jakieś 1700, jakiś tam pakiet z premium. Z lunchem? Nie wiem, z parkingiem darmowym? Ja mówię ci, kto? Z lunchem. No z lan, no. Aczkolwiek, wiesz, to jak gdzieś tam... 1700 też jest. 30 zł jest oszustwem. Nie, 30 mógłby brać, no. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film, który ja ci wysyłałem. Enlighten Us. Nie widziałeś. Z Netflixa? Powiedziałem, no chyba wysłałem ci film, który się nazywał Enlighten Us, chyba też z Netflixa. No. I napisałem ci, spodoba ci się. Bo potwierdza to światopogląd. Confirmation bias to tak, się jakby, nazywa. Jakby nie potwierdzał, to byś powiedział, ale głupi. Ale ten akurat potwierdza. I on jest o gościu, który kiedyś był coachem, niestety nie pamiętam, jak się nazywał. I robił kursy, szkolenia i był wielkim guru dla innych. I doszło do tego, że zabił 3 osoby. Mhm. Widziałeś ten film, czy nie? Nie. W taki sposób, że robił jakiś taki retreat, czyli tam wyjazd poza miasto, na łono natury i na tym łonie natury miał swoją grupkę ludzi, tam nie wiem, z 30, 40, 50. Zamknął ich w ogromnym namiocie, bez dostępu do słońca i powietrza. Rozgrzał ten namiot, coś tak typu sauna. I oni mieli tam pokonać swoje ograniczenia. Mieli sprawdzić, jak daleko są w stanie... Zajść. Tak, no to nie jest śmieszne, bo 3 osoby zginęły. No nie, śmieszne jest metoda. I ktoś tam, wiesz, zaczął się czuć źle i mówił, że on chyba chce wyjść. I to powiedzieli, nie, musisz przełamać swoje te bariery. Taka starsza pani była chyba jedna i ona zemdlała. Gość potem trafił do sądu, jakby pozwali go, on jakby, wiesz, nigdy się, to jest cały dokument o tym, nigdy się nie spodziewał, że może z czymś takim trafić do sądu. I tam była właśnie ta sytuacja, kiedy ktoś mówił, że ona nie oddycha, czy coś tam. Że miał jeszcze ten moment, kiedy mógł powiedzieć, przerywamy to, to zaszło za daleko. I tego chyba nie zrobił i za to go skazali. Bo gdyby to było jeszcze szczere na tyle, że okej, umawiamy się, że tu wchodzimy, ale jak tylko co się dzieje, tak, to tak, wychodzimy. Tak, 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 jest jakiś czerwony przycisk. Ale jak masz ten autorytet u ludzi i traktują cię jak w pewne, pół Boga w pewnym sensie, pół Boga, to masz możliwość sterowania tymi ludźmi. Ich zachowaniami. I oni też sami nie wiedzą, gdzie jest ta ich granica i wierzą, że ty bo wiesz. Mają pół Boga, ty no. Wiesz, ty no, wiesz, wierzą, że ty wiesz. W ogóle traktowanie kogokolwiek jak pół Boga, czy siebie samego jak pół Boga jest strasznie niebezpieczne. Mhm. To jest chyba jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jaką można w życiu zrobić. Nie znaj swojego miejsca w szeregu. I to była dla niego taka szkoła życia, bo chyba na 2 lata poszedł do więzienia. Że wrócił i dalej robi to, tylko w inny sposób. Czyli dalej robi coaching, ale widzisz, czyli dalej robi pytanie twój coaching. W inny sposób. No w sensie taki, pytanie, że czy tylko dodał czerwony spokojniejszy, mniej musisz osiągnąć, tu lepiej. Ciężko mi się, no okej. Okay. Dalej, znaczy, to no. Dobra. Straszna historia. Nie mi oceniać, czy dalej to robi, to jest okej, okay, czy dalej to robi, to jest nie okej, okay, bo nie wiem, pojęcia nie mam. Natomiast wiedzmy, idźmy, bo coaching jest dość nowy, modny. Natomiast cała psychologia... To też jest modne i nowe. 10 lat no, temu trochę to nie było starsze. Tak modne. Ale trochę, 10 no, lat nie, temu... No, w Polsce no, troszkę jest starsze. 10 lat temu, żeby ktoś przyszedł i ci powiedział, stary, chodzę na terapię, a ty, wow, gratulacje, dzięki. Ale mówimy światowo. Nie, mówię o Polsce. Aha. I w, no, Polsce, to w Polsce 10 lat temu byłbyś firem, dzisiaj jesteś modny. Jest modne
I nie mówię, że to źle do końca. Masz ja też nie mówię, że to źle. Że ludzie chodzą na terapię? Nie, absolutnie nie. Natomiast też trzeba bardzo uważać, bo wiesz co, trafiłem i to zdruzgotało mój światopogląd, że ojciec współczesny, w ogóle psychoterapii, Sigmund Freud, to był oszust. To był gość, który po pierwsze, nie, Witkowski, dziękuję mamo za podrzucenie tej książki, są jakby, gość w ogóle nie opierał, czy bardzo mało opierał swoje poglądy, swoje jakby ustalenie, co to jest psychoterapia, jak pomaga, na badaniach, tylko na swoich jakby myślach. Jest cytat z niego, że pacjenci to jest po pierwsze hołota i właściwie służą wyłącznie, po pierwsze, żeby psychoterapeuta czy psycholog miał z czego żyć i b, do badań. Kropka. To jest cytat z Freuda. Nie znany. Czy coś jeszcze masz do dodania w tej kwestii, w tej materii odnośnie Freuda? Nieznany. Mam do dodania, że na przykład on chyba tam dużo z psychoterapii, tak mi się, w sensie zaproś sobie dużo mądrzejszego w tym zakresie gościa. Natomiast z tego, co ja wiem, to on tam analizował kompleks Edypa, czyli to, że kochasz matkę, nienawidzisz ojca. I on to nie wziął z badań, z analizy, ze swoich tylko miał swój taki problem, że kochał matkę, ojca zaczął nienawidzić i napisał do drugiego kolegi psychologa. Co tak mi się wydaje, że to jest kierunek, idziemy w to. I w ogóle Freud miał szczęście w nieszczęściu światowym, że on zaczął tak by przestawał być popularny i w 1928 roku NSDAP w Niemczech doszła do władzy. Najpierw chyba 800 tysięcy głosów zdobyli, potem już parę milionów i zaczęli palić myślicieli różnych, w tym Freuda. Więc zwłaszcza Zachód, skoro się pali takich ludzi jak, nie wiem, Thomas Mann, coś tym musi być. Einstein, palona Einsteina, coś tym musi być. To przed operą w Berlinie chyba, to coś tym musi być. I zastanówmy się nad tym. I oni, okej, okay, to ma to sens. Kupujemy to. W sensie jak się go pali, to... No ale to też masz jakąś sensowną i logiczną narrację, która też może nie być prawdziwa. Oczywiście, że tak. Skąd ją ale masz? Skąd ją masz? Z książki? Z książki, z artykułów, z cytatów, z Wikipedii. Wpisz sobie Freud... Freud teraz, oszust. Freud cover up chyba. Nie teraz, ale wpiszcie sobie państwo. No, ale jeśli on dał podwaliny do współczesnej psychologii, to skąd się to wzięło? Jeśli to są tylko jego wynurzenia. No właśnie znikąd. Właśnie jakby znikąd, bo ja nie chcę przesadzać w tym. Mówię ci, zaproś osobę bardziej kompetentną ode mnie, bo ja nie jestem psychologiem. Wiesz, jedna osoba niekoniecznie będzie bardziej kompetentna od tego, co... No nie, ale ma wiedzę, ma dużo, jeśli jest oparta na tej wiedzy, no to będzie też bezgranicznie w nią ufać. No to zaproś sobie kompetentnego psychologa. No, poszukam, dziękuję. Natomiast bardzo dużo w tej psychoterapii, która nie jest już taka nowa, i o to mi chodziło w stosunku do coachingu, ma ze 100 lat, też jest szarlataństwa. Też jest, to nie znaczy, że cała psychoterapia jest zła. Oczywiście, że nie, tak jak coaching, nie? Tylko trzeba być szczególnie ostrożny w tej szczególnie sferze. Ostrożny. Wiesz, i zapytać, jak ktoś chce iść, zapytać, drogi panie psychologu, jest jakiś plan? My tu mamy na przykład, nie wiem, pan myśli, że to jest 5 spotkań, poznał pan mój problem, na przykład, tak? To jest 5 spotkań? 50? Czy 155? Jak on ci powie, o, nie wiem, bo to rozwojowe, ale... No to wiesz, jeśli on cię pozna, może nie jedno, 3 spotkania. Zapłaciłeś teraz o uzależnieniu od terapeuty? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że płacisz i to nie ma końca. Bo fajnie ci się gada, bo są przeważnie świetni rozmówcy. To są ludzie, z którymi naprawdę dobrze się rozmawia. Którzy jakoś tam coś tam ci wrzucają. Oni mają takie, niektórzy mają takie grypsy. Nie? Różne są te zabawki. Jakie są? Takie gadki, szmatki? Grypsy, źle użyłem tego słowa. Takie zadania, takie taski do tego, żebyś sobie z czymś poradził. I to jest fajnie, że to robi. Na przykład dostajesz jajko, masz kupić jajko i masz z nim chodzić przez cały tam, tydzień na przykład, tak? W następnej sesji terapii, miesiąc, zresztą się chodzi. I masz się z tym jajkiem opiekować. I to ma wzbudzić w tobie potrzebę opiekuńczości. Tak? Tamagotchi mieliśmy od tego kiedyś. No, mieliśmy kiedyś od tego Tamagotchi. Ja nie wiem, czy to w sensie, no...
jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No, któremu wierzyć? A ty za to płacisz, wierzysz. Trochę go, może nie jak pół Boga, ale wiara ufasz. To jest elementem kluczowym. No, wiara, nie? Jest w ogóle we wszystkim elementem kluczowym. Nie, że to, no, że to ten psycholog, do którego idę, jest ten dobrym. Jak tego nie masz, to też pewnie z tego w pełni nie skorzystasz. Ale mówiąc o przywiązaniu do terapeuty, to bardzo, ale bardzo jeszcze, myślę, no, że to jest powszechny problem. Chciałbym powiedzieć, że Grzegorz nie myli chyba coachingu z psychoanalizą, przynajmniej coś tak nie wydaje. Pan Grzegorz bardzo bagatelizuje dorobek Freuda. No to ja bym prosił panią Alicję albo kogoś, żeby mnie wybił z... Pan musisz, Tomiku, Grzegorz, mniej zwracać uwagi na komentarze, bo się nie wygrzebiesz. Aha, rzeczywiście, okej. Okay. To jest jak z własnymi myślami. Okay, jak się za bardzo zagrzebiesz, to się nie wygrzebiesz. Okay. Znaczy wiedzcie, drodzy państwo, że ja się na tym nie znam. Znaczy ja coś przeczytałem. Wydaje mi się, zburzyło to trochę mojego światopoglądu. Zgadza mi się trochę z tym, że to jest biznes i że... I w ogóle trzeba poddawać wątpliwość bardzo wiele rzeczy. Ale odnośnie tej pani, która ci zadała pytanie, no na pewno masz pełno ludzi, którzy po analizie gdzieś tam opartej na Freudzie pomogły. Poczuło się 10 razy lepiej. Super. Super. Mm. Ja nie przekreślam dorobku Freuda. Nie miałbym z tym, wiesz, za krótkie mam rękawki, żeby móc tylko przekreślać. Tylko mówisz, że to, co on zrobił, jest oparte na jego, wydaje mi się. W niektórych tak, dziedzinach tak. No to musi tak trochę być, no bo skąd miałem wziąć tą wiedzę? Nie, robisz badania. W sensie albo traktujemy to jako... medycynę. To jest badamy, traktowane jako normalna nauka. I mamy badania. Uh-huh. I jest. Uh-huh. Albo nie traktujemy tego medycyny, tylko powiedzmy to ludziom. To nie jest medycyna. To jest medycyna alternatywna. No, wiesz co, to z tym mówisz, że jest dużo szarlataństwa w tym. To wydaje mi się, że gdzieś tam polega na tym, że ktoś się odłącza z tego głównego nurtu psychologii, medycyny czy czegokolwiek i idzie w swoją stronę. Ja znalazłem dużo ciekawsze rzeczy i moją wersję prawdy i zaczyna ludzi leczyć tym. To tu się może to szarlataństwo pojawiać, kiedy ty zaczynasz wierzyć, że ty zrozumiałeś coś dużo lepiej niż tak. 100 tysięcy innych osób przed tobą. To zrób badania. To jakby tą metodę zastosuj do 100 osób. Tylko królików, dużo łatwiej jest nie robić marchewek, badań i wierzyć, że masz rację. A, no niż... super, no tak super. To tak budujmy ten świat, gospodarkę, psychologię, zdrowie, wszystko tak budujmy, że ja nie, wierzę. Ja wolę tak nie budować. No ja też tak wolę nie budować, no. Wiem, ja rozpoznałem twoją ironię. Co? Ale wiesz, ja tylko klaruję dla tych, którzy nie. No dobrze. Więc z tym przywiązaniem, co chciałem powiedzieć, co mi pan przerwał komentarzem, z przywiązaniem do terapeuty, myślę, że to jest bardzo prawdziwe. Jeśli idzie do terapeuty osoba, która jest w jakiś sposób zamknięta przed światem, tak, albo czuje się gdzieś tam niezrozumiana przez tak innych, idzie do tego terapeuty, to prawdopodobnie może być w jej życiu jedyna osoba, przed którą ona może się otworzyć w pełni. A nie, właściwie nie tyle może, co musi. Bo terapeuta jej mówi, musisz się tu otworzyć w pełni. Nie mówi tego, no. No ale do tego chyba dochodzi. Otwiera się w pełni. Ja bym nie mówił, gdybym był terapeutą. Widzi, że ten terapeuta ją rozumie, bo przynajmniej sprawia wrażenie, jakby rozumie. I mówi, no to jest normalne. To jest zrozumiałe. Rozumiem, że tak czujesz. Mhm. To jej się wydaje, no w końcu znalazłam gościa, który kurde kuma. A nie ten mój mąż, który w ogóle nie kuma. Ja do niego walę młotkiem, on nic. Więc mnie to nie dziwi, że tam dochodzi do jakiejś relacji, do której w normalnym życiu tak często nie dochodzi, bo ludzie są jednak za jakimiś fasadami, nie? To jest klasyczek. Uh-huh. A tam musisz być nagi. Ale też jesteś trochę za fasadką. Ale tak, no rozumiem. Zależy od osoby. Rozumiem, myślę, że są tacy, nie, otwierają się. Też jesteś za fasadką, ale dobra, rozumiem twoją linię, no. No i ta osoba przeprowadza cię przez tą ścieżkę ciebie samego. Więc ja podejrzewam, że oni się bardzo często borykają z tym przywiązaniem, ale od tego mają w psychologii tych superwizorów, którzy rozmawiają z nimi, oni się im spowiadają i psycholodzy leczą psychologów. Tak. I oni potem wracają wyleczeni. Tak, znaczy w sensie, no, to jest taki audyt mini, no. Tak, więc to jest super narzędzie, że jest. Tak, znaczy, że jest, tylko że niech będzie... Bo też wiesz, idziesz na sesję jako terapeuta, uczciwe, posłuchać problemów ludzi, jakby tych bagażów emocjonalnych, których oni chcą się pozbyć. Bierzesz to gdzieś tam na siebie. Mm-hmm. Bo jak nie weźmiesz tego na siebie, znaczy nie wiem, czy nie weźmiesz, jak totalnie będziesz miał to w nosie, no to pacjent zobaczy, że masz to w nosie, że tak puszczasz to mimo uszu i nie angażujesz się w jego problemy. Więc bierzesz to na siebie i kurde, jak tak posłuchasz jedną, drugą, trzecią, 10 osób w ciągu dnia, wychodzisz, co myślisz? No, bo jest coś taki też ciężar. I tak sobie myślę, jak jest taki psycholog, to jak on patrzy na ludzi, nie? Jak wie, co w ludziach siedzi na co dzień, chodzi po ulicach i patrzy na nich. Matko, ten, nie wiem, ten żeby... zgwałcił, ten nie może sobie poradzić. Aż tak nie, ale to jest ksiądz trochę. Tak. No tak, tylko wiesz, no bądźmy po pierwsze odpowiedzialni w tym, ale... Co to znaczy?
W czym? No oni niech będą odpowiedzialni, że żeby nie ciągnęli tego leczenia i terapii dla samego leczenia, żeby ci powiedzieli, no może się nie da, albo nie mam pomysłu. O, albo, no to... to, to wiesz, no, bo nie będzie pieniążków, nie będzie pieniążków. Są tacy, mówię, nie mogę pani pomóc, niech pani dzieje, że jestem, robię apki, tak? Z innej branży, ale wydaje mi się, że adekwatne. Tak. To tylko zareklamuję Grzegorza, że ostatnią apkę zrobił dla Wośpu i miała same 5 gwiazdek. Same, tak. Dziękuję też tym osobom, które chciały wystawić. No, same 5 gwiazdek. Staramy się. Jeśli ktoś tak. 115 samych 5 gwiazdek. Sam sobie, no, duże. W sensie robimy apki tak, tacy dla... Ale nie to chciałem. O apkach możemy jeszcze pogadać. Jak robię... Przychodzisz do mnie i mówisz, Grzesiek, mam taki program live, chciałbym apkę. Ja tak patrzę, spoko, okej. Okay. Apki są raczej drogie. To jest dużo pracy, programiści dużo pieniędzy zarabiają. To prawda, strasznie dużo. Programiści w ogóle żałuję, że ja nie jestem programistą. Tak? No? Tak, no to znaczy, żałuję dla tych zarobków. A dalej jest zapotrzebowanie. Ogromne. Ogromne. Co z roku na rok. Więc, i będzie rosnąć. I ty mówisz, mam taki program Włodek Markowicz Live, potrzebuję apkę. No. Ja ci mówię, no kurczę, Włodna, ale to jest Android, iOS też, może Windows Phone? Nie, Windows Phone nie. BlackBerry Key One. BlackBerry Key One. No to ci mówię, ileś tam tysięcy. I ty mówisz, znaczy inaczej, jakby zacznę od tego, Włod, ty raczej nie potrzebujesz apki. Tak mi wystarczy, powiesz, ale jesteś moim przyjacielem, czy... Nie, jestem absolutnie tak, jakby jesteś moim klientem obcym. Okay. Ja mówię, panie Włodeczku, pan raczej nie potrzebuje apki. No chyba, że tu ma być jakiś GPS, jakieś rzeczy, choć GPS z Safari też można, czy tam z Firefoxa używać. Jakby raczej postawiłbym na razie na stronę mobilną, która się ładnie będzie wyświetlać na wszystkich tych urządzeniach. Pan wyda powiedzmy 5, 10, 50 tysięcy w zależności od tych wszystkich feature'ów. Nie wiem, dobre strony kosztują 250, no. Się dziwisz, no? Zapytaj tych agencji wielkich. No jasne. Da się za 5, da się za 300 zł u studenta. Za 5 zł czy za 5 tysięcy? Za 1500 da się na pewno, no. No da się, no. What? Wszystko się da, no Jezu. MacBooka też możesz kupić, laptop możesz kupić za 300 zł i możesz kupić za 10 tysięcy, no. Jakby, czemu się dziwisz? Czemu się dziwisz? Czemu się taki udajesz głupiego? No, udajesz głupiego, no. Czasem interwiewer musi udawać głupiego, ja panu wytłumaczę, pan jest głupi? Czego pan nie rozumie? Tłumaczę jak debilowi. Przepraszam. Jestem pierwszy raz w takim studiu. Nie jesteś pierwszy raz, już dawałeś interwiu kiedyś, nie? W życiu? Ale króciło, to było takie pyk, muzyka. Dzięki, Grzegorz, że wpadłeś. No dzięki, super. A teraz Enrique Iglesias. Bailamo. Nie, Heartbeat. Przepraszam, Heartbeat jest spoko piosenką, ale no mów, no i co, 250 tysięcy. Ja ci mówię, Włodek, ty raczej potrzebujesz stronkę. Wydasz na nią mniej. Wydam. Sprawdzisz, czy w ogóle to ci potrzebne, czy ci ludzie wchodzą. Raczej wchodzą, bo ruch mobilny stale rośnie, desktopowy spada raczej. I potem jak ci to jakby stwierdzisz, może pomyślimy o apce. Albo zostaniesz na tym etapie, stwierdzisz, strona jest good, znaczy wystarczająco dobra. natomiast nie potrzebujesz, może potrzebujesz, to ci powiem, okej, spoko. Natomiast wydaje mi się, że to jest moralnie okej. Jak gorszy biznes przez to robię, bo ja bym na tobie zarobił dużo więcej. No mógłbyś kosić takich frajerów. Kosić takich frajerów mógłbym, ale tego nie robię, bo ja się z tym będę źle czuł. I jakby i tak samo oczekiwałbym. Żeby mi ktoś to powiedział. Tak. Przy psychologu, coachu, kimkolwiek. Że... Ja myślę, że mówią. W większości mówią. Nie wiem, nie mam statystyk. Wydaje mi się, że ten biznes jest raczej... Człowiek przychodzi do psychoterapeuty, a potrzebuje leków. To też podejrzewam psychoterapeuta go wyśle do psychiatry. Do psychiatry. Psychiatra tylko przepisuje. No wiem. I wtedy go pewnie od razu wysyła, a nie łudzi się, że może mu pomóc. No ale to mówimy o edge case. Ja myślę, że i w przypadku coachingu, i w przypadku psychoterapii, i w każdym innym przypadku trzeba po prostu być bardzo czujnym, żeby nie uwierzyć w własny geniusz. Tak. Nie, czyli... też osoby programisty, psychologa, drugie osoby. W sensie wątpić. No. Wątpić. Ludzie mają wiedzy. Ludzie ufają. W sensie, wiesz, przychodzisz do mnie, no chciałbym jakąś apkę. Ja ci mówię, no jasne, proszę. Katalog. Tutaj, proszę, katalog, takie mamy. No to weźmiesz. Segregator. Weźmy. Jak jestem dobrym sprzedawcą, w ogóle szukam sprzedawców, znasz jakiś sprzedawcę? Możemy tu ogłoszenie zrobić? Radek Szukamy. Kotarski. Ale Radek jest bardzo zajętym człowiekiem. Jest bardzo, ale jest Radek bardzo dobrym sprzedawcą. Wiem. Jeszcze Kamil Górecki. On, nie znam. Szukamy sprzedawców, drodzy państwo, teraz będzie ogłoszenie płatne. Ale co trzeba będzie robić? Sprzedawać apki. Mamy taką apkę fajną i chcemy sprzedawać. Szukamy sprzedawców. Jeśli ktoś dobrze sprzedaje, robić? To ja zapraszam. Co trzeba robić? Sprzedawać apki. Chodzić po klientach. Apki. Proszę o kontakt. Proszę o kontakt, numeru nie podamy. hello@cocola.pl. Hello. Jestem ciekaw, jak działa taka rekrutacja. Może, jeśli Maciej jest, to jeszcze Maciej Budzik to zrobi ten case w Krakowie. Ale można zdalnie. Można to zrobić na telefon. Ale to rozumiem, że chcesz takiego akwizytora, który będzie chodził po firmach, mówił, czy nie chcecie apki? Ale po konkretnym rodzaju firm. Na przykład?
festiwale muzyczno-kulturalne. To ile ich jest? Dużo. Na tyle, że sam nie możesz tego robić? Ja nie umiem tego ile robić. Ile płacisz? Dużo. Dużo płacisz? Dużo. Więcej niż dwójkę? Dużo, tak. A, no to dużo. To za dwójkę stare to ja... Czyli moim zadaniem będzie tylko pisać do ludzi? No nie, no jeszcze... Znaczy... Jeździć na spotkania? Piczować? Tak, to wszystko. Będę musiał przygotować portfolio? Tak. I chodzić i mówić, to jest najlepsze. Masz to sprzedać, w sensie możesz zrobić, możesz zatańczyć i zaśpiewać, ale jeśli to będzie skuteczne. Was jest łatwo sprzedać, bo macie dobre recenzje. Możesz pokazać, no, mamy takie i takie recenzje, 5 gwiazdek. Pan Owsiak, gratis. Nagrajcie sobie Jurka, jak mówi, polecam firmę jako collab. Nie możemy, znaczy to nie, to są, nie. Co nie? Tak nie można chyba. Czemu? Zapytaj pana Jurka. No nie możesz, to jest osoba, no nie ma, tak by też... Cię mogę zapytać, nie, ale... poprosić go, żeby nagrał ci, jak się to nazywa? Film referencyjny. No. Współpracowaliśmy z firmą Coca-Cola. A to tak, to mamy takie ten... Pokazujesz na pitchu do innego klienta, Jurka Owsiaka. No widzisz, może ty chcesz. Łot, potrzebujesz, bo ty ostatnio pracy nie masz. Wiesz co, jestem zajęty robieniem internetu. No, ale to w poniedziałki, nie? Nie, w poniedziałki, następny jest w czwartek, w sobotę. Tak. Następny tygodniu jest w poniedziałek. W środę i w sobotę, więc to jest 3 razy. Ale tam są jeszcze 2 dni w tygodniu wolne, to możesz na przykład. Z jakiegoś coacha zatrudni, on ci apki sprzeda. Przez tam rekrutację zróbcie. Dobrze, media. Pisze pan MTB. Coacha zatrudni. Która apka datingowa jest według was najlepsza? Nie wiem, nigdy nie korzystałem z apki Tinder. Datingowej. Oczywiście, że tak. Polecam dużo łatwiej jest znaleźć sobie jedną osobę na zawsze, na całe życie, niż latać z apką datingową. To prawda. Ale ty korzystałeś z Tindera, nie? Oczywiście. I co, i swajpowałeś w prawo? Swajpowałem wszystkie w prawo, żeby tylko mieć mecz. No i? Słabo. Nigdy nie byłeś na randce? Swajpowały w lewo. Byłeś na randce kiedyś z Tindera? Byłem. Serio? Tak. Ile razy? Byłem. Więcej niż dwa? Więcej niż dwa? Byłem, no. Więcej niż dwa? Byłem. Więcej niż dwa, czekaj. Czy dwa to jest więcej niż dwa? Więcej lub równo niż dwa. To dwa, tak, z matematyki. To tak. Jest ten, dwa, ten i z tym. Dwa razy. Dwa razy. Tak. I jesteś zadowolony? W sensie z tego, jak wygląda proces? Twoja relacja z tymi kobietami? Twoja relacja z Tinderem. Bardzo jestem zadowolony. Czyli to nie był mecz? W sensie, nie jesteśmy razem z tymi kobietami. Ja i te dwie kobiety nie jesteśmy razem. Ale nie przez Tindera. Tylko przez twój trudny charakter. No oczywiście. One przyszły tak, oh fuck. Tak. Ale przynajmniej nie ma rozczarowania tym, jak wyglądasz, nie? Jak w ogłoszeniach matrymonialnych. Typu jestem Grzegorz, mam ileś tam lat. No nie, no mam lepsze ogłoszenia. Masz zdjęcia. Mam lepsze zdjęcia na Tinderze niż wyglądam. No właśnie, to też. A one też miały? No. Miały? Tak. Czyli zawsze tak jest. Pewnie zawsze połowa ludzie robią. Połowa miała. Czy jedna miała, jedna miała. No. Czy trzeba mieć 18 lat? Nie trzeba mieć 18 wiem. Lat. Znaczy, nie trzeba wiem. Mieć 18 w ogóle lat. Mam fajny opis na Tinderze. Wszystkie ex dają Grzegorzowi 5 gwiazdek. I właśnie pytałem twoją żonę o to. O co? I jest Monika. Od kiedy ty gadasz z moją żoną? O czym wy gadacie? Odkąd się poznaliśmy. No mów, no. Wszystkie ex dają... No gej, mąsik. Wszystkie ex dają Grzegorzowi 5 gwiazdek. No i tam są opinie ex o Grzegorzu. Właściwie nie wiem, dlaczego rzuciłem. Ale tylko 2, tak? No nie, w ogóle ex. Z Reala też. W sensie a, z Reala też. Ta, no. Świetnie gotuje, właściwie nie wiem, czemu go rzuciłam. Albo zgłupiałeś, nie będę ci pisać opisu na Tindera. No i tam kilka dziewczyn napisało, o fajne, fajne, ha, 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 hi, hi. No ale były z Łodzi na przykład, bo przejeżdżałem autobusem przez Łódź. Dawno było. Kiedy? 2 lata temu? 3, 5, 10? Nie wiem, 3, 4. Nie, 5 lat temu nie było Tindera. Może. No nie, takie przerwy. Oglądałeś Oscary? Byłeś w nocy nie. Czujny? Byłem czujny, ale nie na Oscarach, bo spałem gdzie się byłeś krótko. Czujny? Byłem czujny w internecie i w taskach i w mailu. I w... Sprawdzałeś, żeby nikt nie ten? Dawałem sobie, to jest fajna funkcja w apkach mailowych, że możesz nie wysyłać maila o 3:00, tylko dajesz, piszesz, dajesz enter, ustawiasz wyślij mi wszystkie te maile o 6:30. Pach, i masz z głowy. No i dochodzą 6:30, a nie jesteś wariat, żeby wysyłasz o 3:00 do jakiegoś poważnego pana, pani. Czy Oscarów nie oglądałeś? Nie. Ale wiem, co się... Ale no, ja nie jestem, tu wiesz, lepszy. Nie, nie chodzi mi o to, że było mix-up, jeśli chodzi o La La Land, Moonlight. To no. Mon mi dzisiaj wysłała wiadomość. Tak. Odnośnie Casey'ego Afflecka. Ludzie pytali w ogóle o teatr. Ja bym chciał może o teatr, co, długi, no... Dobra, to dawaj o teatrze. Ale ja sobie poczekam, wiesz. Problem zostanie przyjęty. Ja będę tak. W skrócie... Może czekaj, poczuję się jak... A co, chcesz Pegas? No, Pegasa nie będziemy robić, ale... A co będziesz robił? Rozpraszasz mnie tutaj. Aha, ja cię rozpraszam. Nie ma jak zaprosić Grzegorza i powiedzieć, żeby ci powiedział, że... Wiesz co, rozprasz mnie, posuń się. Czekaj, bo ty jesteś we wtorki i czwartki, tu nie ma studia, tak? Czy ja tu mogę siedzieć? Będę ci płacić czynsz?
będę płacił ci wynajem za sprzęt i będę tutaj prowadził program. Więc ktoś mnie tam pytał, Grzegorz Kaszanowa, pytał nas o to, jaka jest dobra sztuka. Uważam, że jedna z najlepszych sztuk, jakie widziałem, to jest na pewno Wróg Ludu w Teatrze Starym i druga Podopieczni TR Warszawa. Kropka. Proszę iść. Bardzo dobre, mądre sztuki. A w ogóle dla osób, które nie chce im się do teatru, boją się teatru albo cokolwiek, odkryłem strasznie późno i mam pretensje do wszystkich swoich znajomych, że mi nie powiedzieli o tym. Jest serial zrobiony przez TVP i Narodowy Instytut Audiowizualny, nazywa się Artyści. Słyszałeś? Nie. Ha. I został... Pozwól, że ci powiem. I dlatego... Został zrobiony przez... Dlatego mam pretensje. Został zrobiony przez duet Strzępka-Demirski, czyli wybitnych, bardzo dobrych na pewno parę reżyserską teatralną, z Teatru Starego zresztą. I to jest serial, w którym gra taka ilość fenomenalnych aktorów i nie masz, po pierwsze, fenomenalnych, których znasz, czyli Frycz, czyli... miał kiepską pamięć do nazwisk... Ale nie, przecież nie, z tej listy tych filmów, to zawsze filmy jest grają, Karolak, tak? jest Karolak, ale gra Karolak, gra jest tak fajnie pokazany, bo Karolak gra gościa, który gra w tym teatrze, bo to jest serial o teatrze popularnym w Warszawie, w teatru dramatycznego. I Karolak gra faceta, który tylko przychodzi na te próby, szybko, bo leci na serial. To jakby jest zgodny ze stanem faktycznym. Go tak, jest ogromna ilość nieznanych powszechnej widowni aktorów, bo to są aktorzy teatralni. I grają świetnie. Ja to z tym miałem zawsze problem, że aktorzy teatralni w filmach grali słabo, bo tak ten przerysowany był teatru sposób. Świetnie, w sensie widać, mieli bardzo mały budżet, dlatego bardzo dużo scen jest w budynku. Mhm. Są takie close-up. No, no. Ale jest świetnie, wszyscy są... Ja to oglądam jak House of Cards. Natomiast ostatni serial, który zrobił na mnie takie wrażenie, polski, to była Ekipa, nie wiem, czy pamiętasz, Agnieszki Holland. Polityczny, tam był Turski. Nie? Świetny, wybitny. Więc bardzo proszę, Artyści, bardzo spoko, widzisz. My cały czas jak patrzę na ekran, albo Mediafan bardzo dużo pisze, albo mamy jakieś takie przyciąganie, coś, że jak to patrzę, to akurat... Nie, po prostu obserwuję, jak się świetnie bawisz w programie... Włodek Markowicz Live. Jak jesteś na środku kamery, tak. Widzę kadr. Nie, świetnie, no, bardzo mi się podoba. Tak. Bardzo mi się podoba. Ja się strasznie cieszę, kiedy goście się czują jak u siebie w domu. Już się poczułem jak u siebie w domu. No i o to chodzi. Już mi trema. Po 2 godzinach 15, o to chodzi, 82 tak. giga ma ten program? Chryste, Włodku. Nie, 82 giga to ja mam wolnego jeszcze na dysku. Pogadajmy o prywatności, pogadajmy o technologii, pogadajmy o czymś ciekawym, o czymś, coś tam się trochę znam. No to jeśli chodzi o prywatność, to jedyne co robię, żeby zapobiec utracie prywatności, no to zaklejam kamerkę. To bardzo dobrze. Ale z drugiej strony nie robię tu... Ale nie wkładasz jacka do mikrofonu. Jacka do mikrofonu? W sensie jacka uciętego. A nie. A to też trzeba? No w sensie mogę ci podsłuchać. A co ja takiego robię, żebyś ty mnie podsłuchiwał? No nie wiem, co robisz. Zazwyczaj się siebie, tu cicho. Siebie zapytaj, co robisz. Zazwyczaj się tu cicho, nic się nie dzieje. Czy ludzie chcą słyszeć o prywatności? Teatr Szczęście, Kraków, wieczór. Mam jeszcze też komentarze, przepraszam. Grzegorz, jeśli ty będziesz pytał ludzi, co oni chcą usłyszeć, to zawsze im dasz to, czego chcą. A ludziom trzeba dać to, czego potrzebują. Ale czekaj, jak oni powiedzą, chcemy, żebyś mówił o coachingu, no. To ja powiem nie. Bo już gadaliśmy, albo mi się nie chce. No. Żebyś pogadał o Bogu, to też powiem nie. Ale jak powiedzę na przykład o teatrze, albo o artystach... To się zapalasz. Albo to się zapalam i mówię. To byś mógł mówić cały dzień. No nie wiem, aż by mi wiedzy zabrakło, ale... Tylko wiesz, ja wolałbym, żebyś ty mówił o tym, o czym ty chcesz mówić, a nie o tym, czego ludzie od ciebie oczekują. Ale to wybiorę sobie, nie? Jakby nie mam... Mogę gadać o tym pięknym iPhone'ie, który leży, albo o myszce twojej, tak, albo tylko wiesz, o Starbucksie. gdzieś tam się to skupia w tym, żeby nie spełniać oczekiwań innych, tylko robić to, co cię cieszy. Widzisz, wszyscy... A, ekipa przewidziała Smoleńsk, to chyba prawda. Dobra, tak było. Oskarę, bo ludzie chcą... Wygoń go, Oskar, nie mam pojęcia, nie znam się na filmach. Ale nie chodzi mi o to, żebyś... Większość filmów, które była nominowana... Fajnie, że tak odpowiadasz bez pytania. No, mów, no. Większość filmów, która była nominowana, mi się nie podobała. Natomiast, nie powiem tego publicznie, ale gdyby to nie było publicznie, powiedziałbym ci w tajemnicy, że film Whiplash nie zdobył mojej sympatii. A był to podobno fenomenalny, wybitny film. Sprzed lat. Sprzed roku chyba, bo dwóch. Jak jest Trupa z Szafy. Trupa z Szafy. Więc tak samo. Manchester by the Sea... Fajnie, spoko. Może po prostu nie widzisz tego kunsztu, który moja wrażliwość, widzieć. Oczywiście, że tak, to po pierwsze. Po drugie, moja wrażliwość jest jakby... Nie, może tempa. Zbyt tempa. No to pewnie jest tak, no. Nie wiem, co jeszcze. Może się... Nie znam się, tak? Dlatego nie chcę tym mówić, co powiedziałem o Nie, ale mi nie chodzi o konkretne zagadnienie filmowe, żebyś ty mi ocenił, jaki film. Tak.
Chodzi mi o to, że ona mi wysłała wiadomość i ta dobry wiadomość brzmi tak. Fajnie, powiedzieć. No to zaraz powiesz. Casey Affleck dostał Oscara mimo protestów i zarzutów o molestowanie seksualne. Szkoda, że w tym wypadku sztuka wygrała z życiem. Bo ja sobie myślę, przeczytałem to i sobie myślę, what? No. Okazuje się, że Casey Affleck miał kilka lat temu, dokładnie w 2010 roku, sprawę o molestowanie seksualne, które wysunęła mu producentka Amanda White i polska operatorka Magdalena Górka. Mhm. I on tam był sądzony i w efekcie się umówił z nimi na zapłacenie im tam... Nie rozumiem, że to jest złe. Nie, i oni teraz, ludzie teraz mają problem. I o to cię chciałem zapytać, czy ty też masz z tym problem? Czy uważasz, że oni powinni mieć z tym problem? Nie wiem. Że on, że osoba, która ma wątpliwą przeszłość, dostaje Oscara, a przecież tak. Oscar, oprócz tego, że to jest docenienie aktorskie, jest też pokazaniem kogoś w świetle autorytetu. I kogo my teraz stawiamy na piedestale? Kogoś, kto miał sprawę o molestowanie seksualne. I ja się pewnie bardziej zgadzam z tobą, że tutaj nie, to nie jest konkurs na kto jest lepszym człowiekiem. Czemu tak siedzieć? Tylko to jest konkurs na to, kto jest lepszym aktorem. I w tych tak. sferach powinno się to obracać. To tak. jest raz. Dwa. Tak. 2010 to jest 7 lat temu. Człowiek od tego czasu mógł bardzo zmądrzeć i myślę nawet, że bardzo zmądrzał, kiedy był na scenie w Złotych Globach, które oglądałem i powiedział do Denzela Washingtona, że dziękuję ci, że mi pokazałeś albo uświadomiłeś, że Bóg jest miłością. Więc myślę, że jakaś tam zmiana w jego życiu zaszła, coś tam zrozumiał, czegoś żałuje. Git. I myślę nawet, że gdyby nie miał trudnych przeżyć w swoim życiu, którego ukształtowały, jakby nie było, to nie byłby w stanie sięgnąć po te emocje i tak dobrze zagrać. Nawet o tę tezę bym się pokusił, że żeby zagrać coś, musisz sięgnąć po to autentycznie w sobie, a nie kierować się swoim założeniem, jak taka autentyczność miałaby wyglądać. I to, że on to przeżył w życiu, ten jakiś tam upadek... Pedofilię? To nie jest sprawa pedofilii, molestowania seksualne. I to, że przeżył tam ten upadek, to mu pozwoliło po to sięgnąć i nam to zaprezentować, żeby móc docenić to jako dobry przykład aktorstwa. Więc trudny temat, jak kumam, że komuś może się to nie podobać, że na scenie stoi ktoś, kto wcześniej był niezbyt dobrym, powiedzmy, publicznie, ale też publicznie, wiadomo, jak wizerunek jest skrowany publicznie. Chcesz dalej siedzieć na środku, czy chcesz nie, się... Nie. Ale mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba. Czyli nie masz takiego... Dziękuję bardzo. Nie masz takiego odczucia, że nie powinien. Bo to gdzieś w złotych, wysokich obcasach ona to znalazła. Nie wiem. Mam coraz większy problem z tą wyborczą. Z Gazetą Wyborczą masz problem. Wow, jest, mamy. Prawicowi subskrybenci, słuchamy. No, Michnik kłamie, proszę. W sensie są nierówni, są za... No nie pokazują drugiej. Ja bym chciał, czytając, płacąc abonament, a płacimy abonament za Wyborczą i za jeszcze jakieś tam gazety... jakieś tam gazety. No, Polityka? Tak. To jest jeden abonament? To jest drugi abonament. A czyli masz dwa abonamenty na to. No. Co jest jeszcze w składzie wyborczej? Duży format na pewno? Koniec, no to jest duży format, wysokie obcasy. I wysokie obcasy, tak. W każdym razie, wracając do twoich Oscarów. Dziękuję. No. Czy inni goście byli bardziej pokorni z mikrofonem? Bardzo. Bo ja czuję, właściwie, że jestem nikt w ogóle... właściwie nikt nie miał problemu z mikrofonem, poza tobą. Jesteś pierwszy. Przepraszam. No co, widzę, że dalej myślisz o tym teatrze. Co byś ludziom powiedzieć o teatrze? Nie, o teatrze. Nie, po pierwsze ja się na filmach raczej nie znam. To jest raz. Dwa, oceniamy, tak jak sam powiedziałeś, dorobek artystyczny i czy on był fenomenalny w tej roli, czy oddał tą postać i tak dalej. To chyba oceniamy. No też mi się tak oczywiście wydaje. Możemy to, bo to molestowanie seksualne jest, natomiast jakbyś złe, karygodne, natomiast... Nie wiem, byłby seryjnym pedofilem albo mordercą, a to też dać mu Oscara, czy Ja też nie. Czyli nasza zasada. Gdzieś ta granica jest. Czy on był blisko tej granicy? No. Bo jednak dostał. A to głosuje tam 6 tysięcy osób. Nie wiesz, czy był blisko granicy, w sensie. Nie wiesz, jakby zadecydowała Akademia. Gdyby był seryjnym mordercą... Jeśli w tym gronie ludzi, którzy decydują, jest kilka tysięcy osób, powiedzmy 6, nie, może 8 tysięcy osób, to założy się, że chociaż jedna wiedziała o tym i myślę, się zastanawiała, czy mu dać. No pewnie. I może, tak, może właśnie 000. Jedna z nich nie dała, ale w większości. Ale reszta dała. Tak. No, został 5900 Oscarów. Więc myślę, że był blisko tej granicy bycia złym człowiekiem. Wiesz, Mel Gibson też miał swoje historie. Przez Hollywood został wyklęty. Słyszałeś o tym, czy nie? Nie?
To nie będziemy w to wchodzić, bo też nie będę mówił za Mela Gibsona, jakim był człowiekiem. Ale wydaje mi się, że też ma bardzo podobne. Ja się trochę uśmiechnąłem, chciałem wyjaśnić, bo on tam powiedział, do kogo powiedział, że kocha Boga, że widzi Boga, że dziękuję go za miłość Boga. Bóg jest miłością. Że, no, jakby to mnie nie jest to rozgrzeszenie, że zrozumiał dla mnie. No dla może Bóg jest miłością, no. A może on mógł te kobiety molestować i dalej uważać, że robi to w imię Boga i miłości. Były takie przypadki w historii. No czekaj, proszę no! Cię. Skąd, no co? Gdzie to wziąłeś? No skąd to wziąłeś? W historii. No, różne rzeczy ludzie wiedzą, wierzą. W sensie nie jest to, po prostu tłumaczę uśmiechnięcie się na tego Boga, bo jakby powiedziałem ci, nie wątpię, nie mówię, że on jest, czy go nie ma, nie wiem, nie zabraniam ludziom wierzyć. Z dużym uznaniem ostatnio wracałem późną nocą do domu i dwie panie przechodziły koło kościoła, młode, takie wiesz, z imprezy, i stanęły przed kościołem i zaczęły się modlić. Bardzo mi się spodobało. O której? O drugiej. No, które ja mogę wracać. Nie wiem, może wracać. Myślę, że możesz... Młodek jest znany z tego, że pierwszy przychodzi, ale pierwszy też opuszcza. Nie pierwszy melanżę. Przychodzę. Nie zawsze pierwszy jeden przychodzę, ale zawsze raczej ale pierwszy wychodzę. Absolutnie pierwszy. Nawet Moniczka by została dłużej. Gdyby nie ja. Gdyby nie ty. Tak, bo ja pamiętam jedną sytuację, jak ty przyszedłeś do nas do domu i siedziałeś do 6 nad ranem. Ale by nam się zapytaj Moniczkę, może Moniczkę to zaprosimy, że bardzo by się dobrze rozmawiało. I do dzisiaj nie wiem, o czym gadaliście. Pewnie też nie pamiętam. Ja mam słabą pamięć. Dlatego jesteś świetnym rozmówcą. Można ci powiedzieć wszystko. I tak, Grzegorz, o czym gadałeś wczoraj? Wiesz co, nie pamiętam. Czyli jesteś i dla kobiet jesteś idealnym kolegą. Może właśnie nie partnerem życiowym, ale kolegą. Że można ci się wygadać, zwierzyć na ucho. A ty nic nie będziesz pamiętał. A nawet jak będziesz pamiętał, to nie powtórzysz nigdy dalej. Nie? A to też, na pewno. To jest też jedna z twoich zasad. Nigdy nie powtórzysz. Wolno. No nie wolno. Ktoś ci mówi, znaczy dlatego mam prośbę, że jak na przykład my gadamy... O. Chociaż z tobą to mniej, bo ty takich rzeczy nie, z tobą się tak nie rozmawia, no takie... O czym się mam problem, że możesz mi coś powiem ci coś, tylko nie mów nikomu. Ty tak nie robisz. Ty tak nie... Że ja nie przychodzę do ciebie? Tak. A chciałbyś, żebym przychodził? Egal, no. Obojętne po niemiecku. Jak ktoś przychodzi do ciebie z czymś takim, masz takich ludzi? Są ludzie, typu ja taki jestem. Możesz do mnie przyjść. No wiem, że do ciebie mogę przyjść, ale to jest, jakby mówimy o mnie, że ja umiem dochować tajemnicy. A ja nie umiem. A nie, to też raczej umiesz. No nie wiem, nigdy cię nie złapałem, nigdy nie było czegoś takiego, że wypaplałeś coś dalej. Ja, no zaraz, bo jak gadamy, tak. To i są rzeczy, które ja wiem, że gdzieś tam mogę podać dalej. Tak. I wydaje mi się, zdarza mi się w życiu nie zrozumieć, co jest tą rzeczą. Tak. I masz rację. Znaczy, przydałoby się trochę wyczucia, tak. Ale ważną zasadą jest, że ja ci mówię, powinienem ci powiedzieć, Włod, ale to między nami. I ty, koniec. I nie masz, jest tu jakieś... Dokładnie. To jest zamknięte w puszeczkę. Proszę mi etykietkę naklejać, jest między nami. Best before 2000. Będę wiedział. Czasem myślę, że to jest taka normalna rzecz dla kogoś, że tam nie wiem. Że się dzieli, no. Że cokolwiek, nie wiem, że zmienia pracę, czy coś tam. To stary, powiedziałeś to? No. A tak, no, to nie jest normalne? No. Nie! Nie, no. To nigdy nie było normalne i wiesz. Tak, jesteś idealnym kandydatem na friendzonowca. Miałeś mieć, czy teraz Putin uprawiał seks z wiernymi w imię Boga. O, widzisz? Krzegorz, widzisz? Ale teraz Putin uprawiał seks z wiernymi w imię Boga. Uważał to teraz za moc modlitwy. Masz. Nie czytamy komentarzy. No. Słyszałem wiele komentarzy. Ale znalazłeś sobie argument na potwierdzenie swojej tezy. Może ja ci znajdę jakieś inne. Oczywiście, że tak. Że byli inni, którzy molestowali kobiety nie w imię Boga. Super, to będziemy mieli świetną dyskusję. Zejdźmy z tego. Zejdźmy z tych niebezpieczne? Kobiet. Bo nie mamy wiedzy, nie znamy. Zejdźmy z tych kobiet. Tak. Ja mam dla ciebie inne tematy, Grzegorz. Tak, słucham. Zapisałem sobie. I to się tyczy, to się w ogóle nie zamykamy wątków. Czy państwo macie wrażenie, że my nie zamykamy wątki? Tak. A jeśli nie zamykamy wątków, to proszę napisać zażalenie na hello@coca-cola.pl. Odnośnie tego, o czym gadaliśmy. W temacie sprzedawcy. O wyzyskiwaniu ludzi. Tak. To ci, którzy są dzisiaj prawdopodobnie najczęściej wyzyskiwani, czy oni przez postępujący proces technologizacji naszego świata pierwsi stracą pracę, bo maszyny ich wypchną, automatyzacja i software? Nie wiem, czy pierwsi, na pewno. Znaczy, nawiązuję tutaj pierwszych do filmiku, który mi wysłałeś bardzo dawno temu, którym się bardzo podekscytowałeś i ja potem też, który obejrzałem dzisiaj w celu przypomnienia sobie, o co w nim chodziło. Mhm. I to jest film, który się nazywa po angielsku, ale chyba ma polskie napisy. Humans do not apply. Need not apply. Need not apply. Okay. Humans need not apply. Czyli, że ludzie się zaraz nie będą przydawać. I to jest z kanału CGP Grey. Świetny kanał. CGP Grey. Kanał, to jest przykład YouTube'a, który jest fenomenalny. Tak, jest to, ten CGP Grey, jest Nerdwriter, kolejny dobry. Tak.
Jest jeszcze taki, którego ja za bardzo nie lubię, bo jest zbyt obiektywny. W sensie mało jest tam aspektu ludzkiego. No. On się nazywa Kurzgesagt in a nutshell. I masz rację, ja też go jakiś nie tyle, ale jest dobry. No. Jest taki jak encyklopedia. Tak. Nie widzę tam, żeby tam człowiek stał za tym. Jest piękny, jest graficzny, jest cudowny. No i coś, co tobie się podoba, School of Life. Tak. Czyli to są takie cztery kanały, które czegoś można się nauczyć o życiu. Jeszcze tak. Z Vox, czyli piąty. Jeszcze z Vox, to już jest medium, to już nie są takie kanały. Ale tak, to jest ale pięć tak, kanałów, tak. Z których tak. Można się czegoś o świecie dowiedzieć. Tak. No i na tym, i w tym filmiku Humans Need Not Apply jest wysunięta taka teza, że świat rozwija się tak szybko i tak szybko budujemy roboty i to, że informatycy zarabiają tyle pieniędzy, coś pokazuje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na nich. Że bardzo niedługo te zawody, które są trochę automatyczne, takie jak prowadzenie auta, czy szydełkowanie czegoś, czy przenoszenie paczki z jednego miejsca na drugie. Praca mechaniczna. Mechaniczna praca, czyli niekreatywna. Nie? Mhm. Że ona pierwsza pójdzie w odstawkę. Potem mi się przypomniało to, co też tam obiegło świat bardzo szybko i głęboko, że nasze dzieci... Czyli moja córka będzie wykonywać zawód, którego jeszcze nie ma. Że 65% zawodów, które będą za 20 lat, jeszcze nie istnieją. Słyszałeś tego? 65% zawodów, które będą na świecie za 20 lat, jeszcze nie istnieją. To jest ciekawe, bo patrząc wstecz... No nie? YouTuber, social media manager, ale czekaj, ale poczekaj. Ile tych YouTuberów, Snapchaterów, jaka to jest część? No mało. Mikro, nano. Mikro? Natomiast tak? Jedynym, tylko odniosę się do tego argumentu, na liście top 100, czy top 30, czy 50 zawodów w Stanach, pierwsza robota, jaka się pojawiła, która jest na samym chyba dole, właśnie w tym filmie CGP Greya, to są programiści. Tej całej reszty nie ma tych, więc pytanie jest moje. Czy też 65, tak? Około 60, no jakoś tak. 63 może. No to dobrze, no to jaki to będzie wolumen ludzi? W sensie, ile osób będzie pracować w tych zawodach? Bo to może być, nie wiem, specjalista od VR. To może być specjalista albo osoba, która tworzy treści w jakimś nowym medium. Mhm. Albo będzie, jakby tak? No. Tylko ile takich osób będzie? No, ile jest Snapchaterów? Ile jest YouTuberów? Ile jest mało? Wiesz co, może ta teza jest o kanty dupy rozbić, ale wydaje mi się, że gdzieś tam tyle osób się pod nią podpisało, że tak daleko to poszło w świat. Gdzieś na konferencjach to widziałem, jak ludzie pokazują. Nie? Ludziom się to spodobało. Potwierdziło to ich obraz świata, że pewnie tak będie. No. Czyli gdzieś, no tak tam, będzie, gdzieś tam się wszystkim nam wydaje, dobrze, że tak ale będzie. I co z tego? Okej, to dobra, kropka. No co to, z tego? Że bardzo trudno jest prognozować, tak jak było 30-50 lat temu, co będzie robiło moje dziecko w przyszłości. Chodzi mi oczywiście o to wysyłanie tak. Na studia. Oczywiście, że tak. Przewidywanie, kształcenie się w jednym kierunku. Wiesz, wszystko wydaje mi się, gdzieś tam się to obraca o te nowe technologie, informatykę, automatyzację, robotykę. Ale są zawody, które są nie do porzucenia. Lekarz, prawnik, architekt. Ale to właśnie to też jest dyskusyjne. To znaczy na pewno... Jakby zacznijmy od początku twoich pytań, twoich rozterek, że na pewno ludzie, którzy robią tak zwane low skill workers, czyli ludzie przeważnie fizyczni, albo którzy robią pracę nie wymagającą jakichś wysokich kwalifikacji, pójdą, zostaną jako pierwsi zastąpieni robotami, ogólnie szeroko. Pierwszy absolutny sygnał dla ludzkości, dziwny, z którym będziemy musieli sobie poradzić, to będą kierowcy, strzelacy, ciężarówek, traków, busów, taksówkarze. Bo to jest pierwszy... W sensie samochody już samo... Strasznie rozpraszające, no. No. Samochody już powodują... Bo to jest tak, samochody, tak samo jak lekarze i prawnicy, nie mają być super skuteczni i lekarz nie będzie miał dawać ci diagnozy ze 100% pewnością. Mhm. Tak jak kierowca... automatyczny robot ma nie, w sensie nie jest założeniem, żeby on był bezwypadkowy. On po prostu ma powodować mniej wypadków niż człowiek. I to tak. Już się stało. Tak. Tak? Więc i to będzie, my w ogóle o tym nie dyskutujemy, że ludzie będą niezatrudnialni, a uważam, że to jest kolejna jakaś bomba, problem w historii ludzkości, która to trzeba będzie się jakoś zmierzyć. Też coś przewiduje odnośnie chodzenia z widłami. Jeśli pełno ludzi, na których opiera się gospodarka, zostanie wyparta przez roboty i oni będą teraz bezrobotni, tak.
No to co się wtedy dzieje? Narasta frustracja w tych ludziach. Będą dostawać pieniądze, czy nie? Czy co? Czy będą dostawać pieniądze? Jeśli będą, no to super. Powinni. No to, to już by było super. Testuje się. Czytałem niedawno, że startupy z Silicon Valley... To myślę, że to przez jakiś czas. Słyszałeś o tym? No. Startup, w ogóle w Kanadzie jest jakiś tam, chyba w Quebecu, ludzie dostają, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Kiedyś tak było w Polsce. Tak się mówiło. Że to, że tak jest teraz w Quebecu? Tak jest w Quebecu, że ludzie niezależnie, czy jesteś multimiliarderem, czy jesteś bezrobotną, biedną osobą, nie umiejącą sobie poradzić i znaleźć pracy, dostajesz powiedzmy 2000 zł na ichniejsze dolary. Tak? Czy jakieś 1500, nie pamiętam tej kwoty. No to wiesz, o tym mówił Mateusz z razem. Tak, no. Ja się z tym zgadzam. W sensie, tak było? Ten post, tak, ten postęp, w sensie Amazon zarabia coraz więcej. Ludzie bogaci coraz bardziej się, o tym pisał Piketty w Kapitale, bogacą się dużo więcej, dużo bardziej niż gospodarka. No ale to prowadzi do nierówności społecznej. Właśnie, też trzeba je opodatkować, żeby podzielić się tym bogactwem. Wiesz, ja jestem jakby... A oni powiedzą, no to czemu chcecie nas karać za dobrą pracę? To nie jest karanie za dobrą pracę, tylko to jest jakieś podzielenie się waszym sukcesem. Oni mówią wtedy, no dobra, my się dzielimy, dajemy na fundację tyle. Oh, jakby nie było takich ludzi jak ja, to nie mieliby pracy. Ale będą tacy ludzie jak my. Co to znaczy no tacy ludzie? Znaczy, no tacy ludzie, jakby, którzy mogą być opodatkowani bardziej, no. Którym się udało. Ja, ty, Gates na końcu tej ścieżki. No, podzielmy się tym, że nam było, nie wiem, łatwiej, albo pracowaliśmy bardziej, albo mieliśmy szczęście, albo trafiliśmy w niszę, w której nam się... Jakby, niektórzy pracowali ciężko na ten sukces, oczywiście, niektórym się udało, niektórzy się lepiej urodzili. Whatever, w sensie obojętne, no. Podzielmy się z tymi ludźmi, którzy część z własnej winy po prostu nie idzie do roboty, a część jest niezatrudnialna, nie wie, jest biedna, nie umie. Jakby, wydaje mi się to... odpowiedzialne, sensowne. W ogóle z własnego interesu, bo prędzej czy później to się w historii kończy rewolucją i ci wybiją w twoim Mercedesie w klasie tą szybeczkę, albo będziesz musiał mieszkać, jakby ja nie chciałbym mieszkać. Jestem przeciwnikiem grodzonych osiedli. Ja nie chcę mieć bezpieczną swoją, wiesz, a w krajach, w Afryce tak jest, w Tajlandii tak jest, w Indiach, że masz super wieżowiec, super basenem, super, tysiąc ludzi wokół ciebie chodzi, a obok jest skrajna bieda. I masz, jeździsz, mój tata dużo podróżował po świecie, jak pracował, ojciec jest energetyk, budował elektrownię. To w Karachi, jak był, w Pakistanie, to jeździł z kierowcą, który miał kałasza. Wiesz, od hotelu do pracy, od pracy do hotelu. No, w takim świecie chcemy żyć? Nie. Ja wolę żyć w bezpiecznej Szwecji, Niemczech, Kanadzie, może Tajlandii, która w miarę jest też bezpieczna, ma zupełnie inny model, bo tam jest... Tajlandia jest bezpieczna? Tajlandia jest raczej bezpieczna, tak. Tak mi się wydaje, no nie mam tych, ale czułem się tam bezpiecznie i nie słyszałem o... Znaczy, to co ty mówisz, już lewaki, już socjalizm, już równanie w dół. Przepraszam, ale widzisz, znaczy, jeśli oni by mogli, bo ja chętnie wysłucham. No. Wiesz, miałem taki problem po wypadku pani premier Szydło, tym Seicento, tak. Że wszedłem... Co to za komunizm mi się tu szerzy? Co to? Uwielbiam komentarze na YouTubie, one są zawsze takie przewidywalne. Jakby wszedłem na jakiś taki ultraprawicowy portal, który pisał o tym wypadku, tak. I poczytałem sobie komentarze i absolutnie nawet były takie, że to jest zamach, że trzeba przesłuchać kierowcę Seicento, że to jest niemożliwe, że trzeci wypadek w ciągu roku. A taki był tekst? Nie taki był tekst, takie były komentarze ludzi. A, komentarze. Komentarze. No, ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Nie zgadzam się, że to był zamach. Nie wierzę. Ja mam problem z tym. Jakby w moim Facebooku, czy w moim towarzystwie są przeciwne poglądy. No, lewackie nazwijmy je. Tak? No. I ja oni, wydaje mi się, że nie słuchają. Oni właśnie krzyczą, ale lewactwo, ale nam się komunizm szerzy, tak? Tak, no. O Szwecji powiem zaraz chętnie. Ja też bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Więc ja ich chcę wysłuchać. W sensie ja też czytam, chcę. Czytam. Lewactwo, lewa, komuna, wypieprzaj. Tak, dobrze, ja też chcę z wami prawicowcami żyć. I się jakoś znajdziesz jakiś złoty środek. Bo ja też na pewno nie mam w pewnej części swoich poglądów racji. Ja ci powiem inaczej. Ja rok temu bym był pewnie we wszystkim zgodny, co ty mówisz. Tak. A teraz myślę, że ta prawa strona jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjna niż lewa.
No dobrze, to ja bym chciał usłyszeć, nie wiem, czy to jest ten na odcinek, ale tych ludzi, którzy... No. Na przykład takie kiedyś mi się wydawało, że wszelkie ruchy narodowe, czy to jest nacjonalistyczne, jak to tam właśnie to często było wykorzystywane, są przejawem wszelkiego zła. Tak. Podczas kiedy to tak naprawdę jest efekt dumy tych ludzi, że oni są dumni z tego, że chcą dbać o interesy państwowe, a nie zachłyśnięci neoliberalną propagandą Zachodu. Chcą żyć, wiesz, tak jak ludzie w Stanach. No. I zamiast wierzyć gdzieś tam w jakieś utopijne bajeczki odnośnie tego, jakby było fajnie, żeby było, dobrze byłoby się też zająć realnymi problemami i tym, żeby nasze interesy były reprezentowane odpowiednio. Tak. A nie być uległym państwem dla innych państw. Ale to jest zupełnie inny spektrum dyskusji. To jest zupełnie inne spektrum dyskusji. Mówimy o podatku. Uwielbiam te komentarze, one są takie prawdziwe. Jakby... Hańba, skandal. Nie czytaj, możemy... Masz Scotch Tape'a, zalepimy to... Scotch Tape'a, mogę po prostu wyłączyć. Możemy zakleić. Tak, nie, no nie, ludzie, kurczę, no nie zgadzacie się i... No możecie się nie zgadzać i nas wypieprzyć, tak? Możecie nas wypieprzyć za granicę. Tak, możecie. Pluje nam w twarz. Idą specjalnie, to jest tak przekonane. Znaczy podejrzewam, że niektóre są na śmiesznie robione, ale niektóre są szczere. Jeśli no więc właśnie, pluje szczerze? Nam w twarz, podejrzewam, jest żartem. Okej, więc jakby... Albo nas wypieprzycie za granicę. Raczej to się nie uda, tak jak my was też nie wypieprzymy za granicę. Choćby dlatego, że nie chcemy. Więc albo się jakoś dogadamy i znajdziemy jakoś ten middle way, tak Brytyjczycy tak mówią. No więc jakby no. Środek. Thatcher chyba. Dobra. Albo będzie wojna. Ale to na tym środku gdzieś tam się to oko zawiesza właśnie, żeby spowodować wzrost klasy średniej. Myślę, że klasa średnia... Tak, oczywiście, że tak. To jest to, czego wszystkim brakuje. Oczywiście, że tak. Nie biedni, bogaci, tylko jak najwięcej tej klasy średniej, która... Widzisz, decyzja PiSu 500 zł jest fenomenalna. Zgadzam się, podpisuję się, mimo że nie mam dzieci. No to mi miło, że to się zgadza. Absolutnie się podpisuję. Brawo, pani Szydło, panie Kaczyński, panie, nie wiem, kto jeszcze tam odpowiedział. Myślałem, że nie będziesz taki... Jestem absolutnie. No to fajnie. Bo w ogóle, no... Ile ci zapłacili? Kto? No Unia Europejska. Nic jeszcze. Nie wziąłem w ogóle dotacji żadnej, żałuję. Właśnie, Shaosi. Czemu community na kanale Włodka jest na takim poziomie? No kurczę, może jest na wysokim poziomie, tylko boi się, że takie... Nie, no ci, którzy oglądają, a ci, którzy piszą, to są jakieś aha, osobne różne... No tak, no dobra. Bo czy ty, kiedy ty oglądając live'a czujesz nie, potrzebę... Nie oglądam live'a, nie mam szans oglądać live'a. Nie, no nie live, oglądasz filmik na YouTubie. Tak, to czy napisze komentarz? Nie. No, ja też nie piszę. Ale zakładam, że... Mówię, że jest to 90-10-1. No. Na 100 osób no. 90 chyba nic nie robi, 10 kliknie like, tam coś zrobi, łapka tak, u was. A jedna zostawi komentarz? Tak się te łapki robią, tak? A jedna zrobi jakieś treści. I z czego to wynika? Że ta osoba jest tak zaangażowana? Nie, że ludzie tak mają. Niezależnie od opcji, od tego ludzie tak mają po prostu. Ale ludzie tak mają, bo jest konkretny typ ludzi, którzy lubią pisać? No dzielić się, gadać. Ja jestem. To jest ciekawe, bo ja niby lubię gadać i lubię siąść z tobą porozmawiać, jeszcze dać ludziom to do obejrzenia, a nie czuję potrzeby ciekawe, pisać komentarze. Dlatego prawdopodobnie, że czuję, że ten mój komentarz nie jest najlepszą platformą do wywołania dyskusji. Jak czytam czasem dyskusje w internecie i te komentarze, to nie służą temu, czemu mają służyć, czyli chciałbym przedstawić państwu swój pogląd. Napisał druga osoba. Dziękuję ci, że przedstawiłeś swój pogląd. Nie zgadzam się z tym, to jest mój pogląd. Trzecia osoba i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest, ty, baranie, nie, ja. I to jakby, wiesz, wydaje mi się, że jedyne co, to służy przedstawianiu swojej wizji. Tak, i tyle. Niesłuchanie. I wychodzisz z poczuciem, albo mi się udało go przekonać, albo mi się go nie udało przekonać, prawdopodobnie to drugie. Jestem ciekaw, czy w internecie są miejsca, czy w ogóle, bo wydaje mi się, że sposób tekstowy jest tu problematyczny. Tak. Że my jakby zagadamy, to cię wysłucham, ty wysłuchasz mnie i chętnie, tak? Natomiast tutaj się popisujemy. W pewien sposób, ale ten kontekst, brak kontekstu mi najbardziej przeszkadza. Bo zauważ, że jak ja powiem do kogoś cześć wieśniaku, do kogoś, kogo bardzo dobrze znam, tak. To są te same słowa, tak. To on powie, no siema bucu. No nie, jak napiszesz mi cześć wieśniaku, chociaż nie, cześć bucu. Na fejsie mi napiszesz, to takie, o co mu chodzi, no. A powiem do kogoś, kogo nie znam, cześć wieśniaku, dostanę w ryj. Ale nie wolno tego zrobić, czyli to jest ten kontekst.
No. I w tekście trochę tego kontekstu brakuje. Brakuje przekazu niewerbalnego, brakuje emocji, emotikonek, a nawet jeśli ludzie mają te emotikonki, to używają ich może nie tak, jak wiesz, by było w prawdziwym życiu. I ta konwersacja jest dużo mocniej zaburzona w kontraście do zwykłego gadania face to face. Więc ciekawe, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ciekawy temat. Czemu ludzie są tak inaczej ze sobą rozmawiają? Chyba inaczej rozmawiają. Myślę, że łatwiej się pisze, niż się mówi. Może nam się wydaje, wiesz? Nie, łatwiej się pisze, niż się mówi. Po pierwsze, możesz przemyśleć, co chcesz powiedzieć. Tutaj w tym ferworze naszej dyskusji musisz gdzieś tam odpowiadać na pytanie i nie masz za dużo czasu, żeby się zastanowić, poszukać. Ja myślę, że te najgorsze komentarze to jest właśnie w ferworze. Tak. Enter. I też masz tą taką zasłonę dymną w postaci ekranu i klawiatury. No, tak, nie wiadomo, oczywiście, oczywiście. Czyli możesz być cwaniakiem. Oczywiście. Możesz zgrywać wielkiego, tak. No, ten, zupełnie inaczej powiedzieć komuś prosto w twarz to samo. Tak. I to też, to, że to jest dużo trudniej powiedzieć w twarz, generuje, wydaje mi się, większą pokorę u ludzi. Mhm. Jeśli nie masz tej pokory, jesteś półbogiem. Dlatego ja nie jestem fanem, wiesz, tej dyskusji w komentarzach. No, nie ale czuję też się zgadzam na się, tak jak ktoś napisał komentarzowi nierówny. Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. O! No znowu Mediafan, zobacz. Kiedyś były odpowiedzi Mediafan, na YouTubie. Mediafan powinien już dawno spać. Nieprawda. Już jest po 10:00, ale ktoś zadał fajne pytanie. Tak. O czym ja nie wiedziałem. Tak. Ciebie zapytam. Tak. Mogę też nie co wiedzieć. Co z prostytuowaniem się na Snapchacie? Jest coś takiego? A, jest. Co to jest? Jest, słyszałem o tym. Ale jak to wygląda? Słyszałem o tym. Płaci się za to? Znaczy, wiem, że są kanały, że dziewuch, nie wiem, czy mężczyźni, bo nie jest to jakby to moim zakresie zainteresowań. Są kobiety, które delikatnie się negliżują się, ale są jeszcze w futrze, wracając do poprzedniej analogii. Czyli nie pokazują piersi i innych części ciała. Bo coś tak, a wiesz, tak cię zachęcam. No to samo mamy na billboardach na mieście. No, tylko bardziej seksualnie. I ona cię potem zaprasza, ona widzów zaprasza na jakąś stronkę, gdzie ona tam full wszystko tak. Coś ten. A, płatnie, to się nie dzieje na Snapchacie. Ale nie wiem, być może to też tak jest. Chyba tak jest, wiesz? Tak. Tak jest, przypominam sobie teraz, wracam pamięcią, że po prostu płacisz przez jakiś serwis zewnętrzny i potem masz one-to-one na Snapchacie wideo. W sensie te 10-sekundówki. I to jest jakoś do zgłoszenia? Czy co? To jest do zgłoszenia? Jakoś ludzie zgłaszają tego nie typu wiem, rzeczy? Nie wiem, tego nie wiem. Bo Snapchat się tym nie zajmuje sam z siebie. To trzeba Snapchat zgłoszenia. Się na pewno zajmuje nagością, wulgarnością. Chyba nie. Na pewno na gością, na My Story. Nie wolno, czyli w tym publicznym kanale pokazywać na gości. I z tym nigdy nie miałeś problemu. Nigdy się nie negliżujesz. Że nie ma na gości, mam straszny duży problem, że nie ma na gości na Snapchacie, no. W sensie ty się nie negliżujesz. Ja się nie negliżuję. Nie ma co szkoda ci jej followersów. Szkoda mi followersów, tak. Musiałbyś stracić. To by się na pewno bym stracił. No. Także tak, poruszyliśmy z Grzegorzem temat. Masz notatki, czekaj, o czym chciałeś jeszcze pogadać? Mam tak. Co robić w Krakowie? Absolutnie zapraszam. O, jeszcze na sam koniec może. Co warto inwestować? Nie. O, czekaj, co robić w Krakowie? Czy ja mogę na głos? Nie, nie możesz. Co robić w Krakowie, to jest ciekawe pytanie, bo ty jesteś ekspertem. Jakie masz apki? Świetne pytanie, no. Grzegorz. Świetne pytanie. Studiowanie na AGH, to jestem ekspertem, no. Ile lat ty zapraszasz na AGH? 8,5. Czemu tak długo? I skończyłem swoje urodziny, bo mi się bardzo podobało. A tak naprawdę... To ja może uleję ten rok, bo tak mi się bardzo u was podoba. Tak, ja tak, 8,5 roku. No, studiowało się. I jak z inżynierii środowiska się zaczyna robić apki? Cztery roczniki poznałem, czujesz? Wiesz, ile ludzi można poznać? Bo oni idą dalej, no, a ty zostajesz. Idziesz trochę z nimi, bo część przedmiotów masz, a część dużo ulałeś. AGH, zwłaszcza Wydział Górniczy, jest dość liberalny. Tam nie jest tak jak na... Nie wiem, nie. Wydział prawie. Górniczy, ale nie studiujesz do inżynierii środowiska? No tak, ale na Wydziale Górniczym. A co nie jest informatycznym wydziałem? Czyli coś są trzy osoby. Czego się uczyłeś? Jak zrobić, żeby nie było smogu? Dna mułowe. O smogu było coś. Wiesz, mało... Niestety nie pamiętam, dlatego teraz Kraków ma problem ze smogiem. Była geometria wykreślna. Co ciekawe, zdecydowana większość moich znajomych z inżynierii środowiska pracuje w zawodzie. Ze 120 czyli osób, gdzie się pracuje w zawodzie? 80 skończył. W Urzędzie Miasta? Nawet w tych sieciach, elektromarketach, żeby zajmować się śmieciami, elektroodpadami. Aha. Nawet. Okay. Ale tak, w elektrowniach, kotłowniach, górnictwie. To czemu? Co się stało z tobą, że cię wywiało? No, informatyka, czy IT mi się spodobało. W trakcie studiów?
pod koniec. I ty byłeś jeszcze w NZS-ie, nie? Mi się mało co podoba. Ja byłem w NZS-ie, tak. Prawicowej organizacji, drodzy państwo. A kto to powiedział? Odnośnie Szwecji miał być, no nie pogadam, Szwecja. Wiem. Nie, no. Pogadam o Szwecji. Co to jest z tym NZS-em? Co to było, że... Szwecja też Kto to powiedział, że ja coś tam? Niezależne zrzeszenie studentów. A wy studentów. W NZS-ie, wy wódkę piliście w NZS-ie. No. Krew przelewaliście? Wódkę przelewaliście. Tak, tak. To chyba Mariusz Max Kolonko powiedział. Nie Mariusz Max Kolonko, znaczy nie wiem. Chyba Mariusz Max powiedział. A nie... Że ktoś tam z NZS-u się powiedział, że my walczyliśmy, my krew za morze przelewaliśmy. Możliwe. O tak, ja was pamiętam, no. Wy z NZS-u. Wy krew przelewaliście? Wy wódkę przelewaliście. To jest właśnie Max. Ale coś w tym prawdy jest. Oczywiście, że jest tym prawdy, ale to co wódki się wyklucza? Że krew. Albo krew, albo wódka? Tak. Nie wyklucza się. Nawet wydaje mi się, że to idzie w parze. Jesteś bardziej chętny do przelewania krwi? Tak, buńczuczny po wódce, oczywiście. Czy nie przelewałeś krwi za... Nie przelewałem, ale widziałem miejsca, gdzie piło się wódkę. I co ustalaliście tam w tym NZS-ie? Co ustalaliśmy? Jak walczyć o prawa studentów. Ha! A nawet walczyliśmy o ich prawa. Czyli taki związek zawodowy. Jak miałeś problem, tak, taki związek zawodowy. Miałeś problem, no. Że student, że dziekan jest... Teraz bym zaklął. O, na przykład teraz pasuje sobie zaknąć, ale publicznie chyba nie wypada. Dlaczego? No, że dziekan jest... Jest członkiem. Jest złym człowiekiem, tak? No. I cię uciska, bo ci nie daje warunku, mimo że ten warunek ci się, jak psu kość, należy. A jest coś takiego, że ci warunek należy? Oczywiście, że tak, masz prawo do jednego warunku. No dobra. Dwóch, trzech. Za darmo, a potem jest płatny. Tak, na przykład. No. Albo ci nie chcą puścić, albo nie chcą zrobić drugiego terminu, albo dają termin za blisko. No i ty nie czujesz się, że cię słucha ta druga strona, uczelnia. To jest wielka, duża ilość. No ciężko walczyć z uczelnią. Tak. To jest już do NZS-u. A my to wiemy. To takie pismo. Tu wódkę przelewamy. Przelejemy z dziekanem wódkę. Panie, i... no jakby krew taki związek zawodowy, a nie to nazwałeś. Związek, no to zawodowy, związek zawodowy studentów. A czy to, się, czy to nie ma w nazwie związek? Nie, niezależne zrzeszenie studentów. Myślałem, że związek studentów. Jeszcze było ZSP, Związek Studentów Polski. Ale to komuna i lewaki. No. To ja nie. Ja tylko NZS. I oprócz tego co jeszcze? Tusk był w NZS-ie, a to nie. Tusk był w NZS-ie. Kaczyński chyba był w NZS-ie. Na pewno połowa PiSu, nie, no stary, połowa PiS, może nie połowa teraz, bo teraz się zmieniło, ale bardzo dużo prawicowo-liberalnych, bo chyba PO jest liberalna, polityków było w NZS-ie. A czy ty w tym NZS-ie nie byłeś jakoś wysoko? Ja byłem szefem Agiechowskiego. Byłeś szefem NZS-u? Tak. A jak się zostajesz szefem NZS-u? Ludzie głosują. Czemu głosowali na ciebie? Dużo wódki przelewałeś. Dużo wódki przelewałem. Nie, serio, jak się głosuje? No są co roku. Czyli ty byłeś, startuję na szefa. Tak. Ile byłeś? No nie, Grzegorz, no idź. No nie, no i potrzebujemy kogoś takiego jak ty. Potrzebujemy, no i musisz zebrać, no tak jak w polityce, w sensie na szczeblu ministerialnym, musisz zebrać ludzi, musisz mieć skarbnika. Tobie miłasie. Świetna dziewczyna. Musisz mieć do spraw marketingu gościa. Musisz mieć... Chris był w ogóle, możesz zapytać, jak Chris zaprosisz Chrisa. Chris był w Beście. Chris był w takim konkurencyjnej organizacji, zazdroszczę mu, bo NZS jest polski. No. A Chris był w międzyeuropejskiej organizacji, więc on sobie podróżował, sobie jeździł do tych wszystkich krajów różnych, sobie widzisz. No, super. Będzie tu, no. No. Schetyna był. Schetyna był w NZS-ie, proszę bardzo. No to jak masz prawo do warunku, to o jakie prawa walczyłeś? No to skoro masz prawo do warunku, to jak... Nie pamiętam, jakie prawa walczyliśmy. No jakby Chuck Ile Norris, byłeś Chuck Norris pyta. NZS-u? Rok się jest. W sensie można następną kadencję? No ty byłeś tylko rok. Ja byłem rok, tak. Ale mało, przeważnie się... Zadowolenie byli z twojej kadencji? Trzeba ich zapytać, no ciężko mi stwierdzać. Czy nie dostałeś nigdy butelką w łeb? Nigdy, ale to nawet, no nigdy. Po wódce. Nawet po wódce. Bo wódka się skończyła, nie ma czym przelewać. Szef, i załatw. Ale to ciepło wspominasz te czasy. Wódka zawsze się kończy, a dla wszystkich jest... Znaczy, powszechnie wiadomo, że wódka się kończy, ale jednak dla wszystkich jest to zaskoczenie. To słyszałem, że to tak dla facetów to było, że faceci są dziwni, że wiedzą, że wódka się skończy, a kiedy się kończy, to zawsze dla nich jest wielkie zaskoczenie. No. No bo to już są wtedy w takim stanie, że to wszystko jest zaskoczeniem. Okej. Tak nie wiem, czy zgadzam, czy nie zgadzam. No. O Szwecji miałeś powiedzieć. Co o Szwecji? No pamiętam, że ktoś... A, wiem, to było odnośnie bezpieczeństwa. Ktoś napisał ironicznie, że a, jasne, w Szwecji jest bardzo bezpiecznie. Wydaje mi się, i powiedziałeś wtedy, o Szwecji chciałem powiedzieć. Wszelak, na wszelki, w sensie bandycko-kryminalnym. Myślę, że pan Krzysztof Bosak by się z tobą nie zgodził. Boję się, że oni nas teraz zaleją tutaj argumentami, że lewak, że Szwed, a spieprzaj do Szwecji. Bo już to zrobili. Po rosyjsku, ty to umiesz, nie? Po rosyjsku, co lice? Umiesz czy nie umiesz? No to jest z... To jest... A ty tak powoli czytasz, tak? Raczej poziom... Z czczan? Trzecia A.
Czekaj. Młodek zaraz ci ucieknie ten komentarz. Wiarz. Nie, to nie jest po prostu. To jest gość po prostu... Trzecia ADB, pozdrow dla kumaty. Widzisz, kolega z trzeciej ja ci napisał. Pozdrow dla kumatych, a trzecia jest najlepszą klasą. Gdzie ktoś tak napisał? Ktoś gdzie napisał? To masz? To Pitex, Pitex. Ale co, chodzi o mnie? O moje liceum czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Chodzi o trzecią A. No, o Szwecji, że Szwecja jest bezpieczna. Odnośnie Szwecji, stary. Tak. Odnośnie informacji z prawej strony. Tak. Szwecja ma ponoć... Nie ponoć. To nie jest informacja z prawej strony, to jest prawda. Tak. Szwecja ma ogromny problem z gwałtami. Słyszałeś to? Tak. No to jak nie tylko. Jest bezpieczne. Nie tylko, bezpieczne. Ale jakby... Okej, okay. O, to jest super, bo uwielbiam to. Uwielbiam to. Czyli ja buduję narrację, jest, a ty lewa, lewicowa teza, bo oczywiście wszystkie złe są lewicowe, że Szwecja raczej jest bezpiecznym miejscem i warto pewne pomysły kopiować albo brać, oceniać, czy pasują i wdrażać. No nie oceniać, po prostu brać i wprowadzać. No nie, no czasem jakby część trzeba oceniać, wiesz. Nie mamy... No, nie, nie mamy ja to tak reklamuję, jakby ktoś kontrował razem. A ty bierzesz tą gwałcą? I to wszystko diabły do kuba. Okej, okay, a to wygrałeś. A, to tak gwałcą. No, ale, że gwałty są, no. No ale wiesz, że gdzieś tam... Kurde, stary, jak piszesz sobie Sweden Rapes, to masz jakieś Indie, no potem masz Afrykę Południową i Szwecję. No to zastanówmy się, dlaczego. Na pewno przez to, że są... Jasne, nie, no ruszaj więcej, nie, dobrze, działa. Na pewno są... Skąd ty wiesz, że działa? Bo mam tu podgląd. A. No. Bo Wodek ma dwa tu komputery, wiecie? Jest dedykowany wpis na Wikipedii, który się nazywa Rave in Sweden. Wspaniale, no a przekazać, w ogóle ja chcę przekazać, mam zadanie w Wunderliście, w takiej aplikacji, bo gadajmy o apkach. Tak odnośnie tego, że nie kończymy tematów. Do pamiętania. Faktycznie to jest lekko stąd na żywo. Naprawdę? Czemu? Aha, że nie kończy się tematu. A, że tak leci. Skakanie pułapka. No więc jakby, no dobrze, no mają Szwedzi, mają też problem z alkoholem. A jest w ogóle prohibicja od 16 chyba, nie możesz kupić flaszki. O, serio? I dlatego nie ma AGH-u na przykład. No i jest drogi alkohol. No. Nie ma NZS-u, nie mogę to zrobić. Szwecja myślała nad założeniem NZS-u. Nie ma szans, nie ma wódki. Stwierdzili, że nie ma wódki, nie zakładamy. Nie ma wódki. No i co? No jakby wiele ma Szwecji problem. Jest świetny dokument. Pytaliście mnie, ty mnie pytałeś. No. Grzegorz musi usiąść z lewej strony. Nie czytaj komentarzy, no. Był taki... Dobrze. Ty sam czytasz, więc mnie to... Ja to robię jakoś tak, mam wrażenie, że się nie ekscytuję tym, jak czytam te gity. Komentarz. Koniecznie. Człowiek coś napisał. Nie ma racji. Kochanie, idziesz spać? Nie mogę, ktoś nie ma racji w internecie. Muszę go poprawić. Więc świetny dokument. Powiedziałbym, że z Baumanem, ale pewnie nikt na niego wtedy nie pójdzie. A co jest za mnie tak? No ludzie go nie lubią, nie wiem czemu. Szwedzka teoria miłości. Tak. Pokazujący, bardzo, widzisz, to jest sposób dyskusji. Sposób dokumentalny, przystępny, racjonalny, oparty na argumentach, że szwedzkie podejście właśnie do związków, do miłości, do samowystarczalności jednostki jest błędne. Super. Że trzeba się trzymać raczej, jakby trzeba, że raczej to trzymanie się rodziny i tych starych wartości, tak, dla niektórych starodawnych, konserwatywnych, ma sens, ma konserwatywnych, ma dużo sensu. Zgadzam się. Bo Szwecja przegięła w drugą stronę. I tylko, widzisz, możesz wypluć na mnie, że Szwecja jak Szwecja gwałci się, a możesz wziąć i przedstawić, oczywiście jakby półtora godzinnego dokumentu nie zrobisz, że tak akurat zrobisz, akurat ty byś mógł zrobić. Ale ktoś to nie ma... Ktoś, kto nie ma kamery. Mhm. Przepraszam, no, mam problem z mikrofonem, problem z komentarzami, za dużo się dzieje w tym studiu. No ale nie pogadaliśmy w sumie o tym, że jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie? Wydaje mi się, że jakby, wejdźmy na, może nie wchodźmy, nie chcę korzystać z internetu, bo to chyba nie jest niegrzeczne teraz, ale wejdźmy na Crime Index, indeks przestępczości, tak? Dobra. No bo ja rozumiem, że gwałcą. I co? Może by, nawet by country, piją. Tak? No by country. No jakby... A jest, by country. No. Jestem bardzo ciekaw, a też a propos tego dokumentu, World Happiness Index. Jest taki indeks szczęśliwości ludzi. Wenezuela jest na pierwszym miejscu. No jest. Napisz command F z Szwecja. Znaczy Sweden. 58 kraj, no. No. To co, sprawdźmy Polskę. Przed tym jest United States, Panama, Meksyk, Ukraina. Sprawdźmy Polskę. 96. 96. No więc... Czyli w Szwecji jest bardziej niebezpiecznie niż w Polsce. Jest bardziej bezpiecznie. Nie, niebezpiecznie. A poczekaj. Nie, tak. A to ciekawe. No.
A, to ciekawe. A, to ja wracam to, co powiedziałem. Ja cofam to, to cofnąłem. Ukraina jest wyżej. O, a jestem ciekaw. Znaczy, absolutnie zgadzam się, okej, okay, dobra, szachmat. Rosja jest nawet ciupkę niżej. Wow, niż Szwecja? Mówiłem ci, stary. Tylko pytanie, czy to jest per capita? To jest per capita, nie? Na pewno jest per capita. Bo to takie mierzenie, na pewno wiesz, jest per capita. No. No mówię ci, no że dobrze, tam coś jest, jest no. Tam coś jest, tam coś wiesz. Tam legło moje lewactwo legło, zostało taki cios, taki fydrz. Ale widzisz, i to też jest fajne, że masz podejście jakieś, ono jest kontrowane z innymi faktami. Bo słucham ludzi, i w związku wiesz, tajemnica wiary. Słucham ludzi, przepraszam, słucham ludzi. Jak mają coś do powiedzenia, widzisz, mam indeks. Chciałbym się zagłębić w niego i dowiedzieć się, jakie są przyczyny, kto to bije, czy to kogo bije, czy to Syryjczyk bije. Może Syryjczyk bije, tak? No. Może Ukrainiec bije, leje Brożynę, Szweda, Hansa. Mhm. No. Jaka jest przyczyna tego? Bo dużo rzeczy w Szwecji wyszło. No to akurat nie wyszło. Zostałem teraz zagięty. Chciałbym wiedzieć czemu. Czyli dalej pytać, dalej drążyć, dalej do... No, ja ci powiem czemu. Tak, powiesz. Przez szkodliwą dla nas wszystkich ideologię multikulti. No dobrze. To jest to dobrze, spoko. To teraz weźmy inne kraje, które też mają szkodliwą ideologię multikulti i czy też tam crime index albo inne takie ważne, ważkie tematy też są na wysokim poziomie. Co to znaczy ważkie tematy? No w sensie ważne, w sensie bezpieczeństwo, znaczy crime index, tak raz. Nie wiem, co jeszcze psuje multikulti, no. Przywiązanie do jakiejś wartości. Nie wiem, no, zastanawiam się. Czy też to multi, o co mi chodzi, że czy to multikulti, gdzie jest w innych krajach, co się dzieje? Nic, patrzę. Brócznie brzuch, zamówimy coś do jedzenia, to dowożą? Nie, dowożą, nie, to jest, nic nie dowożą. Jest w pół do 11, już to nic nie dowożą. Nie. Za minutę będzie 3 godziny, Włodku, to chyba trzeba powoli już. A może będziemy na rekord, bo ja bym nie poczuł tego. Ja bym chciał Paweł powiedzieć. Na... Ja bym chciał Paweł powiedzieć. Powiedz mi, kiedy zawsze. Paweł był? 3:20 był chyba Paweł. 3, powiedzcie nam. I czy mamy dalej gadać? Czy nie, bro tak naprawdę kłamie? Czekaj. Czy nam wmawia? Ale mówi, bo nie, skapnęliśmy. Lewacka propaganda upadła. Widzisz, Grzegorz, to jest najlepsza ci recenzja. Przepraszam. Nie, to jest najlepsza recenzja naszych rozważań. Bartłomiej Kaproń, bardzo ci dziękuję. Mieliśmy rozmawiać o technologii, a nie o polityce i czyichś poglądach. Dziękuję. Dobra. Ja też poproszę. Dobra. Co jest najciekawszego teraz obecnie w technologii, Grzegorzu? Co zwraca twoją uwagę bardziej niż inne rzeczy? Na co my mamy zwracać uwagę i czym mamy się fascynować? Jest to są dwa różne pytania. Dobra, to pierwsze. To pierwsze, no. Pierwsze, co mnie interesuje. Znaczy, w którym kierunku zmierza, tak? Co? Tak? Co się dzieje na świecie, co zwraca twoją uwagę w kontekście technologii? Bo kiedyś pamiętam, to było big data. Pamiętam, opowiadałeś mi, stary, muszę robić big data. Big data is the way to go. Big data is the way to go. Prywatność. Nadużywanie, znaczy powiem trochę tak w kontrze, bo nie powiem ci VR, wearables, nie wiem, nowe MacBooki, czy co? Nie. W ogóle nowe Apple się w ogóle... Szlak by ich. Nie znoszę ich. Wiesz prywatnie. Już nie jesteś fanboyem. Państwo nie wiedzą. Nie wkurza mnie Apple. W sensie cały czas jestem, bo jest to najlepszy ekosystem dostępny, ale jestem wściekły na to, jak oni to prowadzą. Jestem absolutnie... I nie mam gdzie pójść, tak? Nie chcę. Tak długo się śmiałem i siedziałem z Windows Phone'a, że ma... Wiesz ile? Słyszałeś o tym? Co? Że iOS i Android razem mają 99,6. A reszta jest Windows Phone, BlackBerry już tak jakby... BlackBerry jest Android. Ktoś tego używa. To jest Android teraz. No teraz nowe, ale tak. Już wszystkich ludzi. No tak. 99,6, tak? 99,6 jest iOS. A jest pół na pół, czy nie Android jest dużo nie. Wyżej? 3/4? Kurczę, nie pamiętam, ale chyba 80-20? Aha. 60, no coś no dużo, takiego. Dużo. Na pewno 80-20 to jest za dużo, powiedziałem, a 60-40 będzie za mało dla Androida. Więc jestem na Apple absolutnie wkurzony. Chciałbym jakiegoś trzeciego gracza, który by zmienił ten oligopol. Duopol. Duopol. Są dwa podmioty? No to duopol. A oligopol to wiele. Wiele, no. Jest okay. Monopol, duopol i oligopol. Rzeczywiście. To łatwe. Grzegorz odkrywa życie. No, widzisz, o Nokii 3030 możemy pogadać. Jest, oczywiście. Nowa Nokia 3030, ja też. Badziew. Ja myślałem, że to będzie wyglądało dokładnie tak samo, jak wyglądało no, kiedyś. Nie. Ona jest taka cieniutka, jest taka żółta. Stary, baterii ma dużo więcej. No musi jakby... Bateria 30 ma 30 dni stand-by'a. W sensie trzymania, w sensie takiego leżenia telefonu na biurku. I co, bierzemy? No nie, a czy może... Ile to kosztuje? 200?
A nie pamiętam ceny. 100 dolarów? Nie, mało. Mało. 19 dolarów? O, co ty? 19, mówię ci, 50 max. 50 max. Nie będzie tu ceny. Nie, nie. 240 na 320 ekran. No Nokia 3030. W ogóle trwa w Barcelonie MWC, czyli Mobile World Congress. Największa... Konferencja... Nie mogę się rozpraszać, oczywiście. Nie mogę z tobą prowadzić programu, się rozpraszam twoim ekranem. Ale może się tego nauczę. Największa technologia... Ile ty masz wymagań odnośnie tego programu? Najpierw chcesz siedzieć w środku dla tych, którzy oglądają wideo. Moment był. Potem mnie szturchnąłeś. A pokory to nie ma komu. Nie ma komu. Nie ma. Ale wypominać innym to pierwszy. Prawda? No mów. Zakłamany. Co z tym Mobile World Congress? Była konferencja Samsunga, ale nie pokazali S8-ek. S8-ek. Taki telefon, Samsung Galaxy S8. Ale pokazali tablety. Pokażą go za miesiąc, chyba. Bez sensu. Pokazali tablety. Czemu nie pokazali teraz? Może nie jest gotowy, może chcą zrobić jeszcze... Bateria w nim wybucha, Może bateria w nim wybucha. Bardzo szkoda, bo ja bym chciał Note'a. W sensie mi się ten Note bardzo podobał. Bardzo chciałem mieć taki duży... Ale bateria wybucha, więc jakby... Lepiej nie kupować. Nie, telefon, jakieś ciężkie pieniądze, naprawdę ciężkie. Jeszcze noszę przy jajkach, to wybuchnie mi... Nie wolno nosić telefonu. No jak nie wolno, a kto nosi? Gdzieś indziej niż w prawej kieszeni? Nie wiem, tutaj na przykład. Mimo, że nie nosisz telefonu w prawej kieszeni? Tylniej. Tu nie nosisz? Ja zawsze tu noszę. Czyli tu mam nosić? Tu, na marynarce? Tak. To żeby mi serce, zwariowało. Włączać flight mode. Włączać tryb samolotowy. I dzwonić tylko wtedy, kiedy potrzebuję. I wtedy wyłączać flight mode i dzwonić i włączać znowu. Tak. Tak robić. No, nie, no jasne, jakby dojdziemy do końca, że w ogóle nie możemy nic. Znaczy, gdzieś jest granica, tak? Czego? W ogóle GSM nie jest raczej, czy nie wiadomo, GSM jest nową technologią. Nie jest aż tak nową technologią. No 20 lat to jest nowa dla ludzkości. Już jakieś badania robili, 30, że to nie jest takie rakotwórcze. No dobrze, no okej, okay. Ale Bluetooth... Inaczej. Wiesz, ile teraz, nie jestem osobą, teraz fal lata wśród nas? Nie jestem osobą, dużo, nie jestem LTE. Osobą, która będzie protestować, że mu stawiają maszt LTE. Nie. Natomiast uważam... To jest temat. Że powinniśmy być jakoś ostrożni. Czyli, bo jesteśmy... Wszyscy mówią, nie podobało mi się, przykro mi, Black Mirror. Tak? Czyli o problemie przywiązania nas do technologii i to, gdzie to wszystko zmierza. Czemu ci nie podobało? Ale mówisz o tym toporne. Pierwszym odcinku nowego sezonu. O tym, że babka ma telefon i tam na tym zbiera lajki. I potem na ślubie i potrzebuje mieć ileś tam ślubie, opinii, żeby wejść. Tak, i też pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Bo powiedziano mi, że to jest niereprezentatywne. No. Ja poszedłem wstecz do pierwszego jednak sezonu. Jednak było reprezentatywne. Jest ciekawe, dla bo mnie jednak jest... wszyscy uwielbiają. Wiem. Bardzo żałuję, bo bardzo ciekawy temat, bliski mi, o którym chcę mówić i dyskutować i go jakby czytać, analizować i wymieniać opinie. Aha. A jest zrobione, no... Co? Jak? Zbyt oczywisty sposób? Tak, w sensie czemu taki przykład ze świnią w tym, przepraszam, jeśli spoiler... Nie, to nie jest spoiler. W pierwszym odcinku, że premier ma odbyć stosunek seksualny. W sensie czemu tak, pięścią w twarz taki przykład? Jakby można było... W takich czasach żyjemy, że musisz nie musisz, żeby zwrócić... House of Cards jest jakby wszyscy oglądają, wszyscy wiedzą, wszyscy ten, a jest na pięknym poziomie. No, tak, nie. Artyści serial... Mówię ci, spróbujcie i wy spróbujcie. Mhm. Jest na... Jak wam źle będzie działać na TVP VOD, bo tnie trochę... To na Ninateka, bardzo fajny serwis Narodowego Instytutu... Narodowy Instytut Audiowizualny. Mhm. Publiczna instytucja. Nietnie. Jest 8 odcinków, można zobaczyć klik za darmo. Świetny serial, mądry, przekazujący pewną wartość dla różnych, z różną świadomością widzów, no i działa. Jak się nazywa? Artyści. Artyści i co? Artyści Ninateka. Ninateka? Ninateka. Mhm, tak jak biblioteka, tylko o twojej... Aha. Tak. I to jest za free? Tak. O, fajne. Z reklamami, tak? Nie. Bez reklam. Za free. Widzisz, masz pierwsze. Ale to tyle czasu trzeba poświęcić. Powiedział gość, który nadaje programy 3,5 godziny na żywo. Właśnie. Nie, odnośnie tego, co gadaliśmy o tych falach, to wow, to jest super. Widzę, nie protestuję. No, czekaj, gościu. Bo byliśmy na filmie z Grzegorzem. To była premiera, pamiętasz? Dokumentu... Low and Behold? Tak, Low i stało Wiesz, się. Wiesz, że jest na net... No? Jest. No. Czemu żałujesz? No, bo jest na Netflixie. A to nie jest film kinowy. A, no dobra, ale byliśmy i obejrzeliśmy. W tym filmie, w owym filmie, była pokazana rodzina, to była rodzina cała. Cała rodzina, która zamknęła się w domu, z dala od cywilizacji, bo ich organizmy były wrażliwe na promieniowanie GSM, Wi-Fi i tego typu rzeczy. Tak. I podejrzewam, że to, że zostali umieszczeni w tym filmie, to po to, żeby pokazać
trochę skrajność, że do tego stopnia dochodzi. Podejrzewam, że też, żeby poddać wielką wątpliwość, czy takie rzeczy są... Czy oni mieli rację, tak? Czy to jest, czy ta choroba jest właśnie wywołana autoimmunologicznie, że ktoś sobie sam wmówił i przez to się objawiło na zewnątrz, a on jest przekonany, że to z zewnątrz. No to tak się nazywa, jak sam siebie atakujesz, to jest chyba autoimmunologiczne, nie? To jest hipochondria. No jak gdzieś tam podejrzewam, hipochondria ma swoją rolę tutaj, ale... No jest dla mnie, jak to oglądałem wtedy w kinie, myślałem, no świry. Ty też pewnie podejrzewałeś, no świry. Oczywiście. Bo oni chodzili w jakichś tych, mieli jakieś tam rzeczy. Nie pamiętam już, ale wiem, że trochę tak, i... znaleźli miejsce, w którym nie było tych fal. Ale może nie świry. Może to są ludzie, którzy przewidują przyszłość i my wszyscy dostaniemy, wiesz, dobrze. Nasze dzieci będą miały raka. To nie było, oni nie umierali od tych fal GSM. Im po prostu źle się czuli, prawda? Głowa ich bolała. Nie jakieś poparzeń czy coś? Czy nie? Nic groźnego w każdym razie. Tak, no. To nie była śmierć, ani rak, ani... Nie. Po prostu źle się czuli. Źle się czuli. Więc ja bym zrobił taki eksperyment, że mi nie powiedział. Przeniósłbym w jakieś miejsce. Postawiłbym im router pod domem. Nie, w tym miejscu, gdzie nie ma ten. Postawiłbym im trzy routery 5G dookoła. I czy by to, tak, no. I czy państwu, jak dobrze jest, dzisiaj jest pięknie słoneczko, dobrze. Przyjść do nich w odwiedziny jako reporter, tak, i tak. Wspaniale. No, to takie miejsce zielone, oni, czyste. Oni tak, no fantastyczny dzień. A tu, ha. No niestety, nie, tak bym nie zrobił z tym, ha, ale. Ty mówisz, czy taki, it's a prank, bro. Nie! It's a prank, nie. Bro! To są badania, czy to jest jakby... Przepraszam. It's a prank, bro, a oni... Może ja z tym, no. Może to się da... Nie, Grzegorz, no proszę mówić blisko mikrofonu. Co jest tą nie tak? Są lepsze mikrofony na przykład? Można? Co są najlepsze? Te są bardzo dobre. Bardzo dobre są. Jest są bardzo good enough. Dla dobrych gości. W Polsce jest bardzo gości, trudno je dostać. Potrafią jakieś dyscypliny się trzymać, no. To są dobre, a dla... reszty. Czy, nie no, wydaje mi się, Grzegorz, przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się dosyć powszechną wiedzą, że mówi się kuźwa do mikrofonu. Ale myślałem, że to zbiera. A nie, wiesz, że to zbiera. Nie, bo jesteś, wiesz co, zapomniałem, że my jesteśmy zbiera. W radiu. Mnie tak jakby kamera... No to właśnie, kiedy ty widziałeś, że w radiu, kiedy ktoś mówi dwa metry do mikrofonu? W radiu. Oczywiście, że tak. Ja zapomniałem, że my jesteśmy w radiu. Teraz będę mówił inaczej. Fajnie, że na koniec. Żeby się pożegnać, żeby się ładnie pożegnać. Czyli nauczyłeś się teraz ładnie żegnać. Tak. W sensie kierunek jeszcze nie wiemy, czy ładnie, ale wiemy, że do mikrofonu. Nie, wiesz, Grzegorz, moglibyśmy skończyć teraz i wtedy nie pobiłbyś Pawła. Ale nie chodzi, żeby pobić Pawła. Chociaż zawsze można pobić Pawła, ale... Sprawdźmy do moich notatek. Tak. Dobra, to powiedz. Jakie masz apki? Co masz ciekawego na telefonie? Headspace'a oczywiście. No, oprócz Headspace'a. Headspace'a. Mogę, bo włączę ci dźwięk, jest ryzyko. Mogę to po prostu kapelusz? No. Mogę? Zaraz będą pisać, dźwięk nie działa. Czekaj, strasznie dużo ludzi do nas napisało. Znaczy do mnie, ale... No, być może, to jest bardzo ważne dla ludzi być teraz. Być może, przepraszam. No. Nie, być może mówią, że Grzegorz, głupio gadasz. Apki. Zacząłem używać VPN-a. Czyli ty wiesz, co to jest. To mam tutaj wykopionego. Co się okazało, potrzebowałem VPN-a, żeby nadawać na Facebooka. Mówiłem ci o powiemy pan. No. O! No. O! Że mam, nie wiem co, mam jakiś ban chyba na ten... na tym tutaj internecie? Na ten maszt internetowy, tak, bo ja mam z LTE. O, ciekawe. No i widzisz, VPN rozwiązuje. No. VPN, w skrócie, VPN. Pogooglujcie sobie, żeby szyfrować połączenia, żeby nie zostawiać śladów. Po prostu tak, tak proszę, idę, robię sobie internet. Czy jestem no ale co ty takiego ukrywasz? Bardzo lubię ten, a to jest w ogóle to na godzinkę, znaczy na godzinkę, przepraszam, dyskusja. O prywatności, tak? Co ty takiego ukrywasz, że nie, że dbasz jestem. O prywatność? Ciekaw jestem, co ty takiego ukrywasz. Nic. To po co ci każdy to ma, każdy ma jakąś sferę prywatności. Ty też, ja też i ci państwo, którzy nas patrzą albo nas słuchają również. Jak chodzimy do łazienki, to chyba zamykamy drzwi. Tak? Ale to są inne, to są czynności czemu fizjologiczne. Czemu fizjologiczne? No dobrze, a fizjologiczne? No dobrze, a czy robisz czynności fizjologiczne ze smartfonem? Nie. A, że biorę ze sobą? Zależy, tak. No. Prawie zawsze. A ja na przykład staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale nie staram się unikać, tak. Czemu? No bo czemu zabieram rzecz... No bo masz co robić, a tak to patrzysz w ścianę. No gazetę sobie ten... A, to masz gazetę, okej. Okay. Wydrukuj sobie coś. No. Nie, drukarka. Dalej, w sensie... Nie lubię osi dyskusji, bo ona jest błędna, ona wprowadza ludzi w błąd, że zresztą dużo osób jej używa, choćby z Erik Schmidt na przykład. Erik Schmidt powiedział kiedyś, Erik Schmidt to jest prezes Google'a, że jeśli robisz coś w ogóle, chodziło o online, ale w ogóle,
co nie chcesz, żeby zostało upublicznione, może in the first place już jakby nie powinieneś tego robić. Absolutnie bzdura. On tak powiedział? Tak. Absolutnie bzdura. A z drugiej strony redaktorzy, nie pamiętam jakiego serwisu, chyba CNET, pogooglowali, czyli korzystając w ogóle z narzędzi Google'a, informacji o Schmidcie. Okay. I opublicznili. Okay. I co ciekawe... Co tam było? No, nie pamiętam tych rzeczy, ale upublicznili w swoim serwisie i Schmidt dał bana pracownikom Google'a na wypowiedzi dla CNET-u, dla tego portalu. No to stary, zaraz. Albo wszystko jest... Wszystko, co robimy, jest otwarte i róbmy sobie, co chcemy. Albo jednak jest jakaś sfera prywatności. Na pewno jest sfera prywatności. No właśnie. To też więc, chyba nikt nie wątpi. Więc, a to jest nowa rzecz, to jest nowy gadżet, który jest z nami absolutnie wszędzie. Jest w historii chyba ludzkości, tak mi się wydaje, nie było tak personalnej rzeczy, którą tak traktujemy jako... Która o nas tyle wie. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że... Wiesz, jakby, ty to wiesz, ja to wiem, ale dużo ludzi nie wie, że jak scrolluje Face'a, no, to po pierwsze zauważ, że jest tylko jedna... Niezależnie, czy masz 7-calowy ekran, czy 4-calowy, przeważnie masz jedną informację, widzisz naraz. Po co? Bo w momencie, jak zatrzymasz na chwilę scroll i zapatrzysz się na coś, to Facebook już rejestruje, a ten news jest dla niego ważny. W takiej i takiej skali. To jest edge rank. Bo to są dla nas oczywistości ludzi z technologii, a ludzie tego nie wiedzą. I... No i jakby znane hasło, że jesteś produktem, że w momencie, jak Facebook jest za darmo, Google jest za darmo, no to jesteś produktem, te dane są sprzedawane. I ja nie chcę, wracając do VPN-a, być na tej linii, operator komórkowy o mnie wie, państwo coś tam o mnie wie, tu gdzieś skapnie, tu gdzieś, jakby, no nie, jeśli nie muszę, to korzystam, wiesz, ja korzystam od jakiegoś czasu z Proton Maila, czy tego szwajcarskiego co adresu. To jest znowu za to jest szyfrowany szwajcarski, trochę niewygodny. Taki Tor? Nie, to jest szwajcarski e-mail. W sensie jest... Oczywiście jak ci wyślę mail na Gmaila, no to klops. Widać, tak? NSA czyta. Natomiast, jeśli chcę zostawiać w jakiejś sferze prywatny, a dużo ich jest, po prostu dużo... I to nie o to chodzi, że robię coś złego. Wiesz, Zuckerberg też mówi, co on powiedział? Że w obecnych czasach, kiedy mamy social media, media społecznościowe, nie ma specjalnie czegoś takiego jak prywatność. I ten sam Mark Zuckerberg kupuje chałupę, już nie wyspa, ale chyba chałupę, i przy okazji cztery chałupy naokoło, żeby nie mieć sąsiadów, żeby nikt go nie podglądał. No to... To ja się pytam, drodzy państwo. No to jest zgrodzenie się. To jest prywatność, czy nie ma prywatności? Mamy jakąś potrzebę... Mi posiadania fajny, chyba Greenwald, facet, gość, który Citizen Four polecamy. A, ten dokument. Redaktor, który ten redaktor robił, Guardiana. Tak. On chyba... Glenn Greenwald. Nie? Glenn Greenwald. Nie jestem pewien, czy to on, ale to nie jest ważne. Na taki argument, że mam w nosie prywatność i to, czy ktoś jakby, czy te maile czyta NSA, czy nie, mówi, no dobrze, no to daj mi dostęp do swojej, wyślij mi, to jest mój adres mailowy, wyślij mi login i hasło do swojej skrzynki. Skoro dla ciebie to jest irrelevant, no i nikt jeszcze mu na to nie odpowiedział. Bo oczywistym jest, że nie chcesz, żebym czytał twoje wiadomości, żebym czytał twojego Face'a, żebym czytał twoje, nie wiem, wiadomości na Telegramie. No, zachęćmy do Telegrama. W sensie Telegram jest przy okazji dobrą apką, bo jest po prostu dobrą apką, jest szybką, stabilną, wystarczy Edge, kiedy wiesz, inne apki. Signal nie jest lepszy niż Telegram. Signal jest, była dyskusja Snowdena z założycielem Telegrama, chyba z nim. Była na ten temat dyskusja i... Telegram się nie podoba Snowdenowi tylko z jednego powodu, że domyślnie nie jest włączona ta end-to-end encryption, ta szyfrowanie. Tylko trzeba po prostu założyć czat, który jest troszkę bardziej niewygodny, bo się nie synchronizuje. No ale nie synchronizuje się, bo nikt tych danych w chmurze nie ma. A Signal ma tylko to. Natomiast Signal, jeśli chodzi o... Jeśli mamy coś wybrać, to Telegram jest wygodny absolutnie. Wiesz, jest na wszystkich platformach, jest za darmo. Nie stoi za tym Facebook. Czyli nie siedzisz, jakby nie wrzucasz... Jest taka też zasada, żeby nie wrzucać za dużo jajeczek do jednego koszyczka. Czyli okej, masz trochę informacji na fejsie, bo jesteś na fejsie, bo żyjesz w XXI wieku. Korzystasz trochę z Google'a. Może nie zawsze korzystaj z Google'a, może próbuj. Nie jest łatwo DuckDuckGo używać. Tak? Używasz Google'a? Zdjęcia i tak dalej synchronizujesz? Absolutnie. Na przykład widzisz, o, bardzo świetne pytanie. Mam ogromną, gigantyczną bibliotekę nieprzerobionych zdjęć, które po prostu robisz i dobra, wrzucasz folder jakiś tam. I chcę to uporządkować.
Byłoby mi hiper wygodnie wrzucić to do Google'a albo Apple'a. Ja tak robię. Ty tak robisz. I w tym momencie wystarczy, że wpiszesz, nie wiem, Grzegorz Wieża Eiffla, koniec, i masz Grzegorza przed Wieżą Eiffla, bo on robi image recognition i face recognition. Natomiast ja tego nie robię, bo za dużo danych. Nie chcę, żeby to gdzieś było. Ja tam nie robię nic złego, ja stoję pod Wieżą Eiffla. Tak? Ja nie mówię o jakichś ostrych imprezach czy rzeczach, które mogą mnie dyskredytować, bo takich zdjęć raczej nie ma. Bo takich sytuacji pewnie nie było. Natomiast... No, muszę pozwolić po znajomych. Do ZS-u zadzwonię. My tam nie, tam nie było ten... Nie stoi Twitter za Telegramem. Nie, bo to jest ciekawe. Dobrze. Więc żyję w XXI wieku, mam Face'a, ale nie... Facebook nie jest dla mnie źródłem komunikacji. Facebook, staram się, nie zawsze mi to wychodzi. Wchodzę intencjonalnie na Facebooka. To jest coś takiego, to jest drugi temat, czyli higieny w internecie, w digitalnym tym. Czyli pierwsza rzecz, nie wchodzę na Face'a bez jakiejś intencji, żeby se poskrolować. No. Nie. To jest głupie. A to jest głupie. W sensie, czekaj. Jak mam, bo mam taki argument, znaczy ludzie, no. Jakby siedzę na Face'ie, bo tam jest Włodek, tam jest Radek, tam jest Karol. Tam są wszyscy moi znajomi. He, co tam u was? Co może jakiś ciekawy artykuł? To sobie weź tych trzech swoich kolegów do jakiejś podgrupy, sam sobie dodaj ich i czytaj tylko rzeczy, które oni... No to będę wtedy w ekobańce i będę czytał tylko to, co już chcę czytać. Jakby ten ich światopogląd, który znam. No to czekaj, dodaj sobie Radka Bis, który wierzy, a Korwina sobie dodaj. Znaczy, wiesz, ja mam tych znajomych, podejrzewam, jakiegoś przekroju ludzi dosyć szerokiego. No. I to ja Facebooka, ten newsfeed traktuję trochę jak Onet. Nie wchodzę na Onet, nie wchodzę na gazetę, na temat, nic z tych rzeczy, tylko gdzieś tam skróluję Facebooka, tak, o, to jest ciekawe. Gdzieś tam wierzę, że to, co oni wrzucają, jest na tyle ciekawe, że oni uznali, ja się tym podzielę z innymi. No jasne, tylko że masz trochę, no masz ten edge rank, który jest, ja uważam, że jest słaby. Ale to jak znaczy, masz ktoś wybiera za ciebie, jak czytasz Onet, oczywiście, że tam też są testy, to jest sprawdzane, natomiast nie jesteś tak ostro, tak nisko profilowany. Co to znaczy nisko profilowany? To znaczy bardziej się zamykasz w bańce informacyjnej, siedząc na fejsie. W sensie nie szkodzi, ale to, nie komentuję. Oczywiście. Ale w momencie, jak scrollujesz i Lewak tu napisze razem, tylko razem, 80% dla bogaczy i ty sobie zatrzymasz na tym scrolla i zaczniesz czytać i potem polecisz dalej, to Facebook już wie, że Włodek może nie 80, ale 60% dla najbogaczy. I będzie ci dawać takich ludzi, tak? To jest dziwne. Znaczy, to jest trudne. Ja ale wiesz, że tak jest. Ty wiesz, tak no, technologicznie no, tak jest. Strzelam, że tak może być. No nie, tak jest. Tak działa. Tak, no ale VPN tego nie zmienia. Bo tego to, akurat nie zmienia. No. Tego akurat nie zmienia VPN. Natomiast jest jakby jedna rzecz, to trzymać te swoje dane, jak już trzeba, bo wiesz, no... O, dobra, trzymać dane w różnych kubeczkach. Jak już jedziesz tą taksówką, czy nawet Uberem, bo nie zabronimy tego, jak nie zgadzasz się z tym, co mówimy, to wysiadaj chwilę wcześniej. Czemu Uber ma wiedzieć, że ty akurat tutaj mieszkasz, albo tu pracujesz, albo tu masz dziewczynę, chłopaka? Ale nie masz wrażenia, że wcześniej. Żeby dotrzymywać... To nie jest takie trudne, zobacz, czekaj. To nie jest takie trudne. Nie, to jest takie trudne, bo ty mówisz teraz o Uberze, mówisz o Facebooku, będziesz mówił o każdym nowym serwisie, do którego ja się zarejestruję. To nie wymaga jakiegoś pewnego rodzaju paranoidalnego nastawienia do życia. Wymaga w ogóle życie. W każdej sferze mojej działalności w internecie myśleć o tym. Życie wymaga trochę paranoidalnego podejścia. Ale aż tak... No nie wiem, czy to jest aż znaczy, tak. Jasne, czy to, że jest ja jakaś, wcześniej? Nie, jest jakiś spektrum między bezmyślnym korzystaniem ze wszystkiego... Co robimy? ...a paranoidalnym. Co robimy? Oczywiście, że tak. Więc widzisz, znaczy nie wiem, czy nieużywanie Google Maps, no, czy w ogóle Google... Jest Google Maps, też nie mogę używać? No w ogóle mam wyłączoną historię się zakopać. Maps. Brawo. Od kilku lat. Brawo, więc brawo, nikt nie wie, gdzie jeżdżę, nie mam zapisanych miejsc, nie wie, gdzie jest moja praca. Brawo. No brawo, no. Ale z Apple Maps na przykład nie da się korzystać, bo wpisujesz ulicę i on mówi ci, to jest Burkina Faso. Więc no... I hasło, rozumiem, masz wszędzie inne, w tym OnePassword, absolutnie, tak? Absolutnie. To jest jakby, to już jest security, to nie jest safety, to jest security. My w Polsce mamy tylko to Bauman właśnie. Nie mów tego słowa. To nazwisko. On powiedział, że Amerykanie właśnie mają dwa różne słowa, security i safety. U nas jest jedno bezpieczeństwo. Mhm. A czujesz różnicę między safety a security, więc no security hasła. Jest mocniejsze dla mnie. No security jest takie bezpieczeństwo, że nikt ci do domu nie wejdzie, tak. Nie da ci w gębę i zabierze kobietę. Za ramię zarzuci i wyjdzie, chciał. Tak? Viking. No. Natomiast safety to jest takie bezpieczeństwo trochę socjalne, społeczne, takie cieplejsze, no. Nie wiem, jak to
Nie mogę tłumaczyć inaczej. No. Więc właśnie zamykanie się w bańce informacyjnej bardziej bym określił w safety. A hasła absolutnie generowane, 16-znakowe czy 20-znakowe, duże, małe, niebieskie, czarne, to jest security. I to absolutnie hasło. Już był wyciek, teraz był niedawno. Jakiś kont bankowy? Teraz niedawno. Kont w ogóle nie trzymam w menadżerze haseł. Konta staram się pamiętać. Bankowe. Czyli możesz mi zrobić kuku społeczne. No. Jak już się włączyłem niedawno do wszystkich serwisów dwustopniową autoryzację. Musisz mieć mi jeszcze mój telefon. No to musisz to się włamać na ten telefon. Do wszystkich serwisów, czyli gdzie to zdjąć? Masz? Ja nie mam. Czym to masz? Wszystkie najważniejsze. Apple mam, Facebook mam. Apple mam. Co jeszcze jest? Google. No mam. Google, Facebook, Dropbox, no, wszystkie chmury OneDrive'owe. Nie, musiałbym przejrzeć. No trochę mam tych. Kurde, tych. Bo ja mam wrażenie, że ja mam pozakładane serwisy wszędzie, gdzie się da. No ale widzisz, ale nie masz tam danych. I tych haseł, które mam, ale nie używasz ich. X5. Ale nie używasz, więc jak masz, no, nie wiem, używam. Sony był włam parę lat temu do Sony PlayStation Store, czy tego miejsca. Więc jeśli ty, ja się zarejestrowałem powiedzmy raz w życiu, tak? No. I w ogóle nie grałem i to hasło jest inne, no to dobrze, ktoś mi się włamie, nie muszę mieć dwustopniowej weryfikacji. No to trudno, przepadło. Bo takie jest zagrożenie, że jeśli z hasłami, że łapią włodekmarkowicz@gmail.com, czy tam włodek@markowicz.com, bo te obojętne, twoją parę, i masz hasło do PlayStation Włodek. Albo moja Moniczka. Mhm. Password 123. I ludzie używają tego hasła. Password 123. Używają tego hasła w różnych serwisach, więc automatycznie próbują pingować na tej parze login hasło wszystkie serwisy. I tak. Jak się dostają, no to mają. I to wiem, jest... ale z drugiej strony, jak mam ten One Password, który mi daje hasła przeróżne dla każdego serwisu i ja mam ten jeden master password, no to też wystarczy zdobyć mu jeden master password i wtedy masz do wszystkich hasła. No ale no to a jak to zdobędziesz? No, to widzisz, no nie wiem właśnie. Nie włamie się, bo jest lokalnie trzymany. No ale... W sensie no nie wiem jak. Bo raczej się musiałbym, no widzisz, musiałbym intencjonalnie... Będziesz się śmiał, że to już jest może... Jak to nazwałeś? Że przesadzam to... Ze skrajności w skrajność? No. Paranoidalne. Paranoidalne. Że ja jak siedzę w kawiarni i mam wpisać hasło, no. Tak, to ja patrzę, czy nie ma kamery. Albo czy nikt nie patrzy. No od kiedy się taki stałeś? Od Maciej mnie, wiesz? Nasz przyjaciel wspólny, Maciej Ujejski mnie tak... On mi tak wrzucił takie ziarenko, że to jednak nie jest takie. On zaczął, padło na podatny grunt, zaczął kiełkować i ja tak... No, nie wiem, czy to jest paranoidalne, czy nie. Ale wiesz, co sobie ludzie myślą? Ludzie sobie myślą, ja jestem zwykłym, szarym obywatelem. Tak. Co kogo kuźwa interesuje moje zwykłe, szare życie? Więc czego ja mam się bać? Co ja mam chronić, jak moje życie jest nudne, nieciekawe i bez sensu? No to powtarzam, no to otwórz sobie... Czemu zamykasz drzwi do ubikacji? Czemu nie dasz mi... To jest jedna sfera mojego życia, a to, co prowadzę w internecie... Jest takie samo. Założę się, że wszyscy ci ludzie nie... Inne rzeczy piszą na prywatnym Snapchacie, inne dodają do My Story z mojego świata, z świata facebookowego, inne rzeczy piszą na Messengerze. Wiesz, jakich... W ogóle to też jest problem, że raczej iPhone jeszcze uchodzi za bezpieczniejszy, iOS uchodzi za bezpieczniejszy system. Bo szyfrowanie... Słusznie uchodzi, czy nie? Słusznie. Znaczy na pewno niż Android. Tak? Z wielu powodów. Łatwiej zrutować Androida. Łatwiej zrutować Androida też. Sam robię. Też. Nie tylko, ty jeszcze Treo dawno temu, nie? Treo hakowałeś, jakieś kraki pisałeś. Tak, Windows, to jest tak jak ja kocham ten etap piękna mojego historia, życia. Piękna historia. Jak ja kocham ten etap. Więc problem jest jakby społeczny, że tylko bogaci mają dostęp do większego poziomu bezpieczeństwa. Jak nie masz pieniędzy, nie kupisz iPhone'a. Kupisz no, jakiegoś low... używanego Nikt tego nie robi. Mało kto to robi. No, ja bym tak robił. Włodek. No ty byś tak robił, jesteś świadomym użytkownikiem, który jakby jest tak. Tak byś zrobił. W ogóle lubisz Apple'a i lubisz iPhony. No. Więc nie. Ale biedny człowiek idzie do salonu, no płaci za złotówkę. Dostanie za złotówkę. Nie dostanie na pewno iPhone'a za złotówkę. To się nie opłaca tak w ogóle. Płaci, w sensie brać w ogóle ludzie za nie złotówkę. Tego. Nie chodźcie do salonów i nie bierzcie... Znaczy chodźcie do salonów, podpisujcie umowy, ale nie po bierzcie to telefonu. Nie mów ludziom, co mają robić. Ja tak nie robię. Ja no, nigdy od lat, ty też nie, tak, nie wzięliśmy nie telefonu tylko o to, w abonamencie. Lepiej się, bardziej się opłaca wziąć abonament bez telefonu, mieć to i kupić coś na Allegro. No. Bo nikt wam niczego nie daje za darmo, w sensie operator komórkowy, jak to nie jest telefon za złotówkę, to jest wliczona rata w abonament. To jest tylko być może tłumaczenie, że ludzie nie mają 600 zł, 800 no, zł, okay. 4000 zł, żeby wydać tak z góry to i to przerzucają na ratę. Ale być może
To jest do sprawdzenia, no. Czy jakiś system ratalny nie jest tańszy niż, wiesz, no. 20 zł do abonamentu. No bo są raty 0% czy coś takiego, więc myślę, że tak, jest bardziej opłacalne. Więc no wracając więc i robiąc takie... jak critical. Ja jestem trochę być może wedle, nie wiem, standardów jakiejś normy polskiej, czy być może nawet światowej, myślę, paranormal critical, ale zachęcam do tego, nie żeby być paranormal critical, ale żeby... Paranojak critical, paranojak, to jest takiego filmiku na YouTubie. Aha, jest taki. Z Salvatorem Dali. To ja przepraszam, ja mało jestem na YouTubie. Dzisiaj jest mój pierwszy raz właściwie. No tak? Myślę, że tak. Nie, widziałem cię na YouTubie w jakiejś konferencji. No, w jakiejś konferencji jako UX Poland, gdzieś tam Grzegorz specjalista na konferencję. Tak. Kazali mu mówić, że się zna. Więc mówiłem. Więc mówię, kazali mówić, mówię. Mówię, co... Tak jak do ciebie, Wodek. Mówią... Zapraszasz, mówisz, mów. Mówię. Każą mówić, nie mówić. Nie do końca wiem czasem, gdzie jest mikrofon, bo mówię w bok. Ale... Każą mówić, nie, każą mówić, nie mówię. Więc żeby być uważnym w tym i nie przeginać z tą technologią. A raczej przeginamy. I tyle. W jakim sensie? Że za dużo korzystamy? Za dużo korzystam, za dużo, to jest w ogóle higiena, to tego nie odknęliśmy, że budzimy się z telefonem, idziemy spać z telefonem. No to jest... No stary, no jakby, ja mam wyłączone. Ale muszę na to uważać. Raczej większość notyfikacji nie będzie, to się nie będzie ostrzyć, nie? Czy będzie się? No, nie bardzo. Nie, musiałbyś ściemnić go. Musiałbyś się, no nie wiem. No. Jak podnoszę telefon, żeby coś zrobić, to ja nie chcę widzieć wszystkich notyfikacji, że coś się stało, to mnie wybija. Tak? Więc ja mam tylko najważniejsze aplikacje, nie jest to mail, Telegram mam wyciszony, tak? Jest to chyba tylko telefon, SMS-y. I tyle. I chyba tyle. I chyba tyle. To widzę, że... A, dzwonił. Bo to jest ważne. Ja mam cały czas włączony, ty też chyba, tryb nie przeszkadzać. Nie mam. Miałem. Miałeś. I chyba wrócę do tego. To było fajne. Czyli tak. Dla tych... Bo ty coś robisz, coś klikasz, jesteś jakimś, tu ktoś dzwoni, no... No okej, nie musisz teraz. Nie muszę. A to cię wybija, jak to będzie dryndać. Ja muszę to... 20 minut zainwestować, żeby wrócić oczywiście, z powrotem do... Oczywiście. Więc jesteś mniej efektywny, jakby nie szanujesz swojego czasu i... Tak. No jesteś... Oczywiście niektórzy mają taką pracę, że muszą być pod telefonem. O, Airbnb mam oczywiście na pierwszym ekranie. Bo do tego lecę jak, no, jak piesek. Bo to twoja praca. Bo to moja praca, tak? Żeby tym ludziom szybko odpowiedzieć i im coś tam pomóc. Więc jest kwestia higieny, jest kwestia bezpieczeństwa, jest kwestia jakby takiego, nie wiem, właśnie tego używania socjalnych platform rozważnie. No ale to wstajesz rano i bierzesz pierwsze, co to bierzesz. Staram się w ogóle ładować, robiłem, tak? Staram się i przez to, że mam taki nawyk, czy w ogóle mamy taki nawyk, ale też mam taki nawyk, no. To żeby sobie go nie ładować, albo inaczej, żeby sobie go utrudnić, to zacząłem ładować telefon w salonie. I teraz muszę ruszyć do kupiłem sobie budzik, tak, kupiłem sobie budzik. Będę o tym w ogóle mówić, już nie ma podobno biletów, ale powiedziałem, że znaczy, tak. W piątek będę na TEDxie w Łodzi. Będę prawdopodobnie ale mówił. Ale mówił? Tak. Czemu ja nic o tym nie wiem? W ten piątek? Tak. O czym będziesz mówił? Why we all need a smartphone rehab? Dlaczego wszyscy powinniśmy iść na smartfonowy odwyk? A to o tym? Tak, o tym, no. I co będziesz mówił? Jest no, spoiler alert. Co? Nie będzie spoiler. No właśnie będzie o tym, że przesadzamy. No, spoiler alert, że... że smartfon generuje dopaminę. Tak jak generuje hazard. Tak jak generuje alkohol. Tak jak generują lajki. Że ci się coś pojawia. Pięknęło. Lecę. No i to jest ten moment... Panie, czy no to dobrze. Nie jest twój Snapchat? Czy nie robisz Snapa dla tej dopaminy? Tak, o, ludzie oglądają. To jest co... Ale no... Nie. Nie. Bo to jest jakieś narzędzie, które mnie bawi, które robię... Ale staram się nie latać. Poczekaj. Jakbym miał Snapchata i miał notyfikacje, no. Bo ja wam nie mówię, czy tobie nie mówię, rzućcie te wszystkie platformy w pierony i idźmy lepić zamki. Ja mówię, uważajmy i nie dajmy się wciągnąć w... To jest interes Google'a, Snapchata i innych, już nie Apple'a, bo Apple zarabia na hardware'ze, żeby jak najwięcej... spędzić czasu, zwłaszcza platform socjalnych. Z Google nie jest tak w pełni. Natomiast, żeby nasz czas jest walutą. Więc jak ty latasz do każdego plumknięcia, to jest waluta. Bo ty zobaczysz coś, jakąś reklamę, jakąś scrollniesz i tak dalej. I to jest nasz czas, który dajemy się wciągnąć, bo jest to, tam są specjaliści opłacani, których ja śledziłem zawodowo, bo ja to robię. Ja robię apki. Więc moim... Dla niektórych klientów celem jest właśnie powracanie użytkownika, jak największa aktywność. Więc czytam rzeczy, staram się tego jakby nie implementować. Nie da się, jeśli klient chce notyfikacje, to muszą być notyfikacje. Kropka. Natomiast będę zachęcał, nie wysyłaj ich 5 razy dziennie, ludzie tego nie lubią po prostu.
wysyłaj, nie wiem, podsumowanie rano, na przykład pomyśl, co jest pomocne. Rano jest pogoda pomocna, tak? Festiwalowo, teraz jesteśmy mocno, mocno w festiwalach muzycznych. Wyślij rano informację o pogodzie. Może o 18 wyślij, jaki koncert jest popularny. A nie jeśli, nie wiem, nowa gwiazda ogłoszona o 13. No to jest taki sam problem, albo... jak był kiedyś ze spamem i pierwsze mailingi. Listy mailingowe, też ile wysyłać, ile to jest za dużo, jak zrobić, żeby nie nawkurzać ludzi, a jednocześnie utrzymać ich tą lojalność. Nie? To jest kwestia lojalności. No, Facebook mi pokazuje, widząc, że ja jestem już coraz mniej aktywny, ja coraz więcej w tym masz te wiadomości znajomych i te notyfikacje, tak, ten globusik. Tam coraz więcej pojawia się rzeczy, które w ogóle nie wiem, skąd się dzieją. No bo rzadko wchodzisz, to się dużo zbiera. Nie, pojawiają się notyfikacje do rzeczy, które jakby... Serio? Na przykład co? Hitler zrobił imprezę? Ktoś skomentował coś, gdzie było coś. No nie, powiedziałem słowo Hitler, teraz będę nazistą jak PewDiePie. Nie wiem. No to no z nie, tego nie, filmiku no nie tego. Tako. Mówiłem ci w ogóle, że Tako jest... Tako Hemingway? No. Co jest? Że ten filmik Hitler w poszukiwaniu elektro na YouTube, no, co był taki viral, że to Tako zrobił. Wiem. I się dowiedziałem, że był wow. Tak, szacun dla Tako za teksty, które przyjął i za twórczość całą, ale za to, że jeszcze był tym z Hitlerem typ. Bo wiesz, on pracował w IML-u? Nie, w PZL-u. W IML-u. W IML-u na 100%. W IML-u wtedy chyba nie było. W Pride and Glory. Znaczy, nie wiem, czy Pride and Glory. Na 100% w IML-u. Na 100%. No, w każdym razie szacun dla Tako. Ja bym chętnie go tu ściągnął, ale nie przyjdzie. Może przyjdzie, spróbuj. No i zobacz, no, jak z tą może no właśnie, lepszych gości. Lepszych gości, bardziej wiesz, co. Nie, ty jesteś dosyć ciekawy dla ludzi, bo co? Nie używajcie, widzisz, ludzie tego nie wiedzą. Znowu się dajesz wciągnąć te komentarze. Polecam przeglądarkę Opera, ma VPN, taki średni, ale działa i świetnego budowanego adblocka. Nie wiem, czy ten świetny adblock jest świetny, tego nie mam zdania, natomiast operowski VPN nie słynie. Bo pamiętajcie, że VPN to jest przerzucenie całej, zaszyfrowanie w paczki całej waszej transmisji. Moja mama to ogląda. Nie mówię, że oglądasz, tylko mówię, że oglądaj tak. Aha. Jakiej paczki? Paczkę to ja ostatnio wysyłałam na poczcie i było fajnie. Ale są też ludzie, którzy mówią, że Opera ma VPN, więc jakby... Czy... A nie ma? No, ma, ale słaby. Okej. Okay. Słaby. Więc widzisz, ja... Ale za darmo? Tak, no built-in browser. A, ale na tyle dobry, że mogę sobie tam włączyć i ściągać? Czy... No pytanie, czy im ufasz? No, bo ktoś ufasz, nagle... Czemu bardziej ufasz VPN-owi, który kupujesz ze strony Hype My IP? Mają pieniądze. Bo widzę, skąd mają pieniądze. Mają z moich 5, 3, 10, w zależności jakiego wiesz, dolarów miesięcznie. Opera jest za darmo. Follow the money, powiedział Jobs chyba, czy Tim Cook? Nie, pamiętasz? Każdy dobry dziennikarz śledczy. Też, no. Follow the money. Interesem mojego dostarczyciela VPN-u jest moje 10 baksów. Czy 5, czy 3, w zależności co wybierzesz, tak? Więc oni odpowiadają tobie. Tak. Tak. Oczywiście mogą. Ty jesteś szefem. Możemy spiskowo pójść i oni sobie jeszcze dorabiają. I tutaj jeszcze sprzedają dla NSA. Tak, właśnie. No. Mogą. No ale możemy, tak. Nie skończymy tej dyskusji, jak tak pójdziemy. Natomiast jak mam Operę, która jest za darmo i dają mi technologię, która jest dość pamięciożerna, w ogóle zasobożerna, no to jaki jest? No co, zdominować market, czy ten rynek przeglądarek? No nie wiem, teraz zadaję te pytania, odpowiedzi. Natomiast no, nie, coś mi tu się nie klei. Czyli paranoidalny. Tak jak widzisz. Wszędzie widzę spisek. Nie widzę wszędzie spisku. Właśnie jestem, no... No Grzegorz, właśnie no, powiedziałeś, że zasłaniasz ręką hasło, jak wpisujesz, bo powiedziałeś, że może być kamerka. Czy to jest złe, przepraszam, drodzy państwo? Weźmy pierwsze 10 komentarzy. Czy to jest złe, że... Wiesz, zasłaniam... na co czekasz? Tak. Na co czekam, aż będziesz w kawiarni miał kocyk ze sobą, żeby się nakryć jak Snowden. No widzisz, Snowden tak robi, no. No z jakichś powodów tak robi. Oczywiście on ma ryzyko ogromne. Tak, on coś wnosi do życia. On coś wnosi do życia pozytywnego, a nie śmieszki, heheszki. Tak. Ale, no ale jednak tak robi. Mimo, że jest w pokoju hotelowym, w którym siedział, zna. Tu są dziennikarze, którzy jakby jesteś od ciebie oddzielony. Widzę, że... A jednak tak robi. Więc Snowden, któremu raczej ufamy, nie? Raczej spoko, ziom. Snowden bohater czy zdrajca? Bohater. Zdrajca. Mi się podoba. Ja myślę, że zdrajca. Dobrze. A ja myślę, że bohater. Ja myślę, że jedno i drugie. Jak to jedno i drugie? To nie może być jednej odpowiedzi? Nie może. Nie, może być bohaterem i zdrajcą jednocześnie, nie? Może być, ale wydaje... Znaczy, nie wiem, no może być, tak. Czyli bohater dla ciebie. Może być. Dla mnie bohater, tak. No, ogromna odwaga. Ogromna odwaga, no. Gościu. A to jak to jest to samo... Przekreślić całe życie, wygodę...
no wszystko. A to jest ta granica, na... to jest ten suwak, nad którym się zastanawiamy, gdzie go położyć, gdzie go przesunąć, żeby było dobrze, czyli bezpieczeństwo versus prywatność. Gdzie ten suwak dać, żeby ludzie czuli się, że ktoś nad nimi czuwa, ale jednocześnie dać im wolność i wtedy nikt nad nimi nie będzie czuwał, bo masz totalną wolność. Tak. Gdzie jest ten suwak, nie? I tak wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że staramy się znaleźć proporcje między jednym a drugim, no. Żeby mieć bezpieczeństwo, na tym cywilizacja trochę się opiera, nie? No. Że my się tutaj łączymy wszyscy do kupy, żeby czuć się trochę bardziej bezpieczni, rezygnując w jakiś sposób ze swojej wolności, bo dużo bardziej wolny byś był na zewnątrz, tak. W krzakach i byś biegał tak. Z siusiakiem na wierzchu i byś był wolny. Tak. Trochę jak różnica między wilkiem a psem w budzie. Tak. Pies ma zawsze jedzenie, ma budę, jest bezpiecznie, ale nie ma wolności. Mhm. I czy jedno jest takie dużo lepsze od drugiego? W sensie, czy wilk ma tak dużo, dużo gorzej, bo nie ma tej miski, ale może powiedzieć, ja prowadzę własną działalność gospodarczą, muszę się martwić o swoje jutro. No nie wiem, wilk jest wilkiem i wilk w budzie nie przeżyje, a pies no też... No pies to stary wilk. W sensie pies to też był wilk kiedyś, tylko stał się psem. Nie wiem, ale psu raczej dobrze w budzie, a wilkowi dobrze. Więc chodzi mi o to, że jeśli jest jakiś system, który ma nas teoretycznie bronić przed terrorystami, nie? To co tak. NSA zrobiło. Tak. I Snowden mówi hej. Tak. Hola, hola. Za dużo. No to oni teraz muszą całkiem zlikwidować ten system, bo ludzie się dowiedzieli. No widzisz, to świat nie jest... Zróbmy taką klamrę. Świat nie jest czarno-biały. To nie jest NSA jest złe wyrzucić, NSA jest dobre zostawić. To jest NSA, jest jakaś idea, raczej słuszna, natomiast to za daleko zaszło. Jest nadużywane. I są na to wyroki sądowe, że NSA wielokrotnie śledziło obywateli amerykańskich bez jakichkolwiek przesłanek i podstaw. Mhm. I hola, no, stop. Gdzie jest ta granica? Ja nie mówię wyrzućmy NSA, jakby... To nie jest... Yes or no. Czyli jesteś... Tak lub nie, no. Nie jesteś radykałem. Staram się nie być, bo żadna... O tym jest właśnie sztuka podopieczni TR Warszawa. Właśnie, że każde bycie radykałem jest złe. Wszelakie, lewackie, prawicowe, nakładanie koca na... Zresztą tym nie robię nikomu ten, ale no jakby ogólnie każda skrajność jest niedobra i, no, i trzeba jakoś odnaleźć, to jest trudne, swój kierunek. Dobra, Grzegorz. Tak. Jest 3:40. Dziękuję ci bardzo za... Korzystać VPN. Grzegorz, już wystarczy. Zostaw tych ludzi w spokoju. Oni już idą spać. Bardzo dziękuję. Jest po 11:00. Dziękuję ci za rozmowę. Ja również. Bardzo miło. Myślę, że dla wielu... Tak, myślę, że dla wielu to była jedna z ciekawszych rozmów z tych czterech, które były. No, ktoś taki jeden może z tych 1500... Żywotna była. Tak, było tak energii dużo. Było czuć energię u ciebie. Miło mi bardzo. Mi również była tutaj. To nie jest, to się nie, że ja tak sam z siebie, tylko to tak rozmawiam. Ciekawie się gadało. W niektórych się posprzeczaliśmy, w niektórych się nie posprzeczaliśmy. Wkurzyłeś mnie ze dwa razy. Wkurzyłem cię ze dwa razy i o to chodzi, bo dyskusja bez temperatury to jak seks bez uczuć. No i 3:40 wybiło. Żegnamy się z państwem. Grzegorzu, może uda się zaprosić cię, wiesz, za jakiś czas? Dobrze, z przyjemnością. Chociaż, wiem, dobrze. No i nie będzie już niedługo, to wiesz o tym. No nie tak niedługo. Jeszcze czas. No, jeszcze wielu. Więc może właśnie zaraz przed. Wreszcie. O, zaraz dobrze, przed, to zaraz było przed fajne. Przyjemnością. Zaraz przed twoim wybyciem wielkim tak. I wtedy pogadamy. No, a wam dziękujemy i widzimy się we czwartek z dekanem Grzegorzem Barańskim. Znasz? Niestety. Taki youtuber. Nie znasz. Ale gamingowy, czy... To już nie ma znaczenia, bo już się nie widać. To już nie ma. Ale mogę pytać? Co? Czy on jest gaming, jaki on jest dziedziny? Taki lifestyle'owy. Znaczy, nie lifestyle, no taki, no... krytykuje świat. O! No. To może być ciekawe. No, więc dzięki jeszcze raz. Dziękuję, Marto. I dobranoc. Dynamicznie. Dobranoc. Drodzy państwo, bardzo dziękuję, że wytrzymaliście. Bardzo dużo osób się martwiło na czacie o moją żonę. Wiesz, naprawdę? Jak mnie nie ma, to kto jest z nią? Ale zapewniam was, wszystko jest okej. Mam zły żart. Ale trzymajcie się. A mógłbym obejrzeć pół sezonu. Grzegorz, nara, bo już jest logo dawno. Przepraszam, ale to jeszcze słuch jest, nie? Lubię. Widzisz, zupełnie inaczej by się rozmawiało, jakby nie było kamery, tylko był sam głos. To zupełnie inaczej się niesie, wydaje mi się. Magia radia. Dziękuję państwu.